Siema czat, witam was serdecznie. Zostawili mnie samego w pokoju z komputerami, więc tańczę sobie, żeby się rozgrzać. Zaraz zaczynamy, ale jeszcze musimy się w 100% zebrać. Jeżeli lubicie wpierdalać naleśniki, napiszcie na czacie ser.
nie mogę odcisnąć. Hej, nie... dzień dobry. Nie mogłem trafić. Ziemniak miał problemy z trafieniem w przycisk, ale tak to bywa, jeżeli 27-calowy monitor jest ustawiony jakieś 3 metry od ciebie. Hej, czat. Jak tam? Widziałem, że wszyscy lubicie wdupcać naleśniki. Tajna misja przedstreamowa okazała się być wielkim sukcesem. Dzień dobry wieczór. Aj, czat. Ziemniaku, przywitaj się, taki cichy jesteś dziś. A wiesz co, wsłuchiwałem się w twoją opowieść o naleśnikach i im więcej... O, patrz. U, mister Chrupek, dziękuję ci bardzo, mister Chrupku. Ty, ale może to się pokażemy w takim razie, żebyśmy, wiesz, mogli... Możemy się chyba pokazać, tak więc gdzie nasz... Mamy nasz przycisk podłogowy bezręczny. Raz, dwa, trzy, ejlu! Siema, czat, witamy was serdecznie. Ja, Ziemniak, siema. I moja skarpeta. Tworzymy trio, którego nikt nie powtórzy. Ja myślę, że po tych naszych wspólnych streamach ty będziesz mógł wziąć sobie tą skarpetę, tak na pamiątkę. Jedną? Jedną będziesz mieć ty, drugą skarpetę będę mieć ja. A myślisz, że jeżeli w odpowiednim momencie razem każdy założy swoją jedną skarpetę Witch Marcy? Dziękuję ci bardzo. Urodziny tydzień temu, spóźnione, wszystkiego najlepszego, dzięki wielkie za 22 miesiące. Ziemniak, wyobrażasz sobie, że skarpety z technologią, które sprawią, że jak ty ubierzesz jedną, a ja ubiorę drugą, będziemy czuli nasze własne chody? Słyszałem o takiej technologii, która umożliwia na kontakt na odległość, ale dotyczyło to niekoniecznie tematu stóp, chociaż w tą stronę też można byłoby ją rozwinąć. Ale tak, ty no. Rzeczywiście. Międzydystansowe, interkontynentalne zabawki erotyczne to raczej nie jest temat, który będziemy zgłębiali na tym streamie. Ale są na przykład takie bardziej związane z miłością jakby emocjonalną takie gadżety, jak na przykład poduszka, na której czujesz ciepło, jeżeli druga osoba też na swojej poduszce leży. Astral, dzięki wielkie, 22 miesiące. Na twoją cześć, tutaj energetyk w proszku. Bo Astral otóż zajmuje się rozlewaniem energetyków, o ile nic się nie zmieniło. O, widzisz. To dzień dobry, dajesz energię. On ma dostęp do informacji, o jakich nie masz pojęcia. Smakach, których nigdy nie posmakujesz. Puszkach, których nigdy nie zobaczysz. Sztandar, dzięki za wspornika wąsatego. Go. Nie, to może nie powinienem tego, to pewnie też jakiś kolejny interkontynentalny symbol seksualny był. Ale wróćmy jeszcze do tej poduszki, ja się zastanawiam nad jedną kwestią. Czy nie jest tak, że chcesz, aby poduszka była chłodna, czyli... Nie, możesz sobie to skonfigurować, a może na przykład tylko świecić, a nie grzać, a może to tylko było świecenie, taki lekki glow. Kładziesz się spać, a twoje... Tak, a twoje... dzwonisz, ty! Świeci tak. To chyba świeci tak. No i albo... widzisz, możesz nawet jak ktoś wyjechał na, nie wiem, 3 miesiące do roboty za ocean, nadal możesz się wkurwiać na swojego faceta, bo nie możesz przez niego spać. Wyobraź sobie, że na przykład kot chodzi na poduszkę, a ty myślisz sobie, o, ona śpi jak smutko. Ojej, no. Tam kot zesrał się już na poduszkę. Nie, moi drodzy, nie jest to geminejcik, jest to... Właśnie interkontynentalny, to moje słowo dnia, nie wiem dlaczego, bardzo mi się podoba. Napój zwany G Fuelem, Hoganta, 22 miesiące, ale dzisiaj dużo 22-miesięczników się pojawia, dzięki wielkie za wsparcie. Siema chłopy! Czy 22 miesiące temu zdarzył się jakiś specjalny stream, specjalny dzień, że tyle osób się pojawiło z tą samą liczbą? Nie mam zielonego pojęcia. What month was 22 months ago? Dzięki wielkie Rutkowski za 3 miechy. YouTube po 3 miechach dał mi zielony tekst. Ziemniak miał być cosplay worka 2 streamy temu, więc kiedy on w końcu będzie? No czy ty nie widzisz? Ziemniak to work, work to ziemniak. Ten cosplay jest niezdejmowalny, cały czas obecny. To był 3 listopada 2021 roku. Czy wtedy był jakiś stream? Witch Marcy na przykład i wcześniej Astral. Czy moment, od którego wy subskrybujecie tutaj, a raczej wspornictwem mnie obdarzyliście, to było jakieś specjalne wydarzenie? 22 miechy temu się zesrałem, pamiętam. Jest opcja, że to właśnie z tej okazji. 51 miesięcy, Finker, dzięki wielkie. Dobra, tak daleko się cofać, to już byłoby ciężko, żeby wspamiętać, co się wtedy działo. Skarpeta niewyprana. O, słuchaj, mordo, robiłeś kiedyś jakby jakieś mięso 12 godzin? Tutaj chodzi o niską temperaturę i długi czas. To samo jest z tą skarpetą. Tak, ona się w tej chwili w tym całym sosie tego pomieszczenia, klimatyzacji, braku tutaj wilgoci, naszych oddechach, energii, emocjach, ona tym wszystkim po prostu przesiąka. Potem pójdzie na wośb. Ale wiesz, co jest w ogóle wiecie, co jest w ogóle najciekawsze? Jak weźmiecie czyjś mikrofon, to ten mikrofon zazwyczaj pachnie tą drugą osobą w większym lub mniejszym stopniu. A jak się przyjrzycie, jak ten mikrofon wygląda z bliska, no to już się robi ciekawie, bo zazwyczaj jest on cały po prostu brudny od tej drugiej osoby, jak pluje, kicha i tym
mikrofon potrafi pachnieć. Hubercik i Wojtek, dzięki wielkie. No już chyba poprzednio, nie wiem, czy gadaliśmy o tym na streamie, czy prywatnie, ale ja na przykład w mojej chacie czuję zapach poprzednich właścicieli. To gorzej niż zapach mikrofonu poprzedniego właściciela. Tak więc nie wiem, może można by wyozonować twoje mikrofony. Wyozonować mikrofony? Tak, dziękuję. A można by było u ciebie wyozonować? Ja bym przyniósł po prostu sprzęty, które pachną kimś i wszystko by się wyozonowało naraz. A czyj zapach mógłbyś mi splantować w domu, jak taką szczepionkę jakiegoś, wiesz, drzewka, którą się montuje? Przez ostatni tydzień, jak z Grzesiem, który znaczacie, nagrywaliśmy i robiliśmy sieci, no to przez ten cały czas... Milion, dzięki. Zebrało mi się bardzo dużo ubrań, bo nie mam pralki z tak dużym wsadem jak ty. A, no tak! Też bym se chciał czasem brudzić ubrania 4 miesiące, a potem naraz je wyprać wszystkie. To jedyne, co bym mógł... Nie, może nie wchodźmy w ten temat, jaki mógłbym ci zapach zaplantować, bo zaplantowanie zapachu kojarzy mi się tylko z jednym, co nie byłoby czymś, czym chciałbym cię obdarzyć, jak będziesz wkraczać w swój nowy rozdział w życiu. Dla ziemniaka ozonowanie czyjegoś mieszkania po prostu w dupca całą masę fasoli przyjeżdża i zostaje tam sam na 2 godziny. Zapach już tak wnika w ściany, że trzeba kuć tynk. Joker i Ursula, dzięki wielkie za wasze wsparcie i witam w ogóle Jokera po raz pierwszy. Jako ciekawostka w ogóle, to czasami jak zamawiasz ekipę budowlaną i niekoniecznie chcesz tej ekipie zapłacić, to ona potrafi się na tobie zemścić. Jak ci tynkuje ściany, to robi jedną małą dziurę i wrzuca tam jajko. Już myślałem, że srają do środka. Nie, no sranie to nie byłoby problemu, bo to by się wyśmierdziało i koniec. Natomiast jajko jest najgorszym, co można zrobić, bo ono dopiero się psuje po jakimś czasie. No dobra, a załóżmy taką opcję. Nie wiesz, jak zlokalizować źródło smrodu. A no tak, nie, jajko to jest jakby znana taktyka, żeby kogoś jakby, żeby ktoś cię znienawidził. Czeknąć, dzięki wielkie. Cieszę się, że w takim razie spodobał ci się Spider-Man. Malutkie urządzenie z dość wysoką mocą pneumatyczną, ale jednocześnie na timerze, żeby aktywowało się w odpowiednim momencie po splantowaniu, które przebije puszkę surstreaminga. Ojeju. Jajo zgnije po jakimś czasie i zacznie śmierdzić. Syr streaminga, jak wrzucisz od razu, to się łatwo zlokalizuje. Ale gdyby taki malutki nożyk przebił puszkę, na przykład 3 miesiące po splantowaniu, bateryjne zasilanie, może jakiś tam Raspberry Pi malutki, żeby to zaprogramować. Nie wiem, czy wiecie, czym jest syr streaming, ale to najbardziej śmierdząca ryba na świecie, ponieważ jest kiszona. Więc jeżeli nie lubicie kiszonych ogórków, wyobraźcie sobie, że skisicie sobie rybę. No i gdzieś tam w Szwecji, czy Norwegii, czy Finlandii to podobno się to jada, aczkolwiek się to otwiera pod wodą, obmywa się tą rybę najpierw pod bieżącą wodą po wyjęciu jej, a potem się ją gotuje z innymi rzeczami. To podobno się jada. Może chciałbyś kiedyś nagrać taki film, jak próbujemy syr streaminga. Podobno największym challenge'em jest wytrwać samo otwarcie puszki i trzeba to robić na zewnątrz, bo w domu ten zapach ci zostaje nawet jak żaden budowlaniec się na tobie nie będzie chciał mścić, po prostu otwarcie tego w środku cię zabije. To brzmi troszeczkę jak challenge, którego można byłoby się podjąć, ale nie wiem, czy ja bym chciał to zrobić. Ja chciałbym, no Martyna spróbowała. Martyna jadła tę rybę. Ale też otwierała pod wodą, umywała? Tak. I nadal waliło na zewnątrz. Tam z rodziną kiedyś spróbowali, bo ktoś przywiózł z wakacji i spróbowała syr streaminga. Znaczy, jakbyśmy to otwierali pod wodą, umylibyśmy, wyrzucilibyśmy wiaderko, w którym byśmy to otwierali, bo by się nie nadawało do niczego więcej. Ugotowalibyśmy to też na zewnątrz, to bym spróbował. Ale nie wiem, czy bym się odważył otworzyć puszkę i widząc, jak dużo jest reakcji bardzo skrajnych na otwarcie takiej puszki, kiedy ludzie po prostu tworzą całą fontannę z siebie, no czego? No, uzewnętrzniają bardzo to, co zjedli wcześniej, nie wiem. Śledź wróci do natury, zanim w ogóle trafi do żołądka prawdopodobnie. Ale ja się zastanawiam jeszcze nad tym faktem tego nożyka i pneumatycznej maszyny, o którym mówisz. To mogłoby być ciekawe zabezpieczenie właśnie dla panów budowlańców. Oni tam za każdym razem coś takiego wrzucają do każdego, co robią. Zapłać nam, żeby otrzymać kod dezaktywujący losowo wmurowane urządzenie w twoim domu. I to byłoby dosyć ciekawe. Wtedy gość dzwoni i mówi zapłać. On mówi, nie zapłacę. No to słuchaj, masz tydzień, nie? I pik, pik, pik i odkłada słuchawkę. I czeka. Jak nie zapłacisz, to jest nagle... Ale to jest taktyka web designerów, bo gdzieś oglądałem TikToka, że ktoś właśnie stosuje system, w którym oddaje stronę klientowi, ale jak klient nie zapłaci, to ma jakiś tam po prostu taki, wiesz, zapalnik wprogramowany, który bez deaktywacji w odpowiedni sposób rozpieprzy całą stronę i sprawi, że jest nieużywalna.
Więc lepiej płacić webdesignerom, bo jeżeli dostaniesz zajebistą stronkę i nie zapłacisz, to nie będziesz miał żadnej stronki. Lepiej w ogóle zapłacić wykonawcy za zrobioną robotę, no bo na tym polega świat, na tym się kręci gospodarka. Nie? Nowa era terroryzmu, tak? Plantowanie ryby w ścianach. Dzięki wielkie, Piomik, za 2 lata wsparcia tutaj i 12 lat oglądania. Czat! Skoro już się przywitaliśmy i pogadaliśmy o tych najsmaczniejszych elementach życia potencjalnego i przyszłego, witamy Was na kolejnej transmisji sponsorowanej przez NVIDIA oraz sklep Computronic. Będziemy dzisiaj grali w grę. Grali w grę, jakby nie wiem, czy Ciemiak, czy widziałeś miniaturkę tego streama. Widziałem miniaturkę, ja myślę, że ona zdradza na tyle dużo, że wszyscy już wiedzą, w co będziemy grali. Shailin, dziękuję ślicznie. Kolejna prośba o pozdro dla Sandry. Sandra, pozdrawiam cię serdecznie. I być może postawimy jeden klocek dzisiaj w twoim imieniu, gdyż będziemy grali w Minecrafta RTX. Nie wiem, czy mieliście okazję. Ja nie. Nie miałeś okazji? Nie, nie grałem w Minecraft RTX. Ja powiem ci, każdą chyba mapę, które były dostępne w puli na samym początku, to odpaliłem, połaziłem, ale były niektóre mapy, które wymagały współpracy, myślenia, rozwiązywania problemów. Musiałbym tam powąchać. No jest jeszcze taki świeży zapach. Jeszcze nie przeszło Tivoltem. W sensie nie, że Tivolt nie pachnie świeżo. Nieważne, jakby wnikanie w zapachy, ale każdy ma swój zapach. To zapach wnika w ciebie, a nie ty w zapach. No ale ty też tworzysz jakiś swój zapach. Każdy ma swój własny zapach, a wiesz, że jak czyjś zapach, nawet jak się umyje i wyperfumi, może być dla ciebie mega nieprzyjemny i to jest oznaka genetycznej niekompatybilności? A ja właśnie słyszałem, że to jest genetyczna kompatybilność, przez co nie możesz w tej osobie szukać potencjalnego partnera / partnerki. Właśnie ja słyszałem, że możesz kochać kogoś na zabój, możesz uwielbiać tę osobę i to już nawet nie wiem, jak bardzo to jest kwestia kompatybilności, ale jeżeli ktoś dobrze dla ciebie pachnie, to jest potencjalnie genetycznie uwarunkowane, więc jeżeli ktoś dla ciebie w niewytłumaczalny sposób cuchnie, nawet jak się myje i dba o higienę, to po prostu być może gdzieś na poziomie genetyczno-DNA on ma zapach swój własny, nieznośny dla ciebie. Ale z tego, co mi się wydaje, to jest właśnie mechanizm obronny, że jeżeli ktoś cuchnie dla ciebie, to ma na tyle zbliżone swoje jakby, wiesz, budowę DNA wewnętrzną, że nie powinieneś z nim czy z nią jakby mieć dzieci, kontynuować jakby rodu, bo właśnie to jest takie ostrzeżenie. Śmierdzi, nie grzmoć. Bo jesteście zbyt zbliżeni, bo jakby w rozwoju ludzkości chodzi o duże zróżnicowanie genetyczne, żeby potomstwo nie miało, wiecie, jakichś tam kazirodczych cech i tak dalej. Jakby nie, że ktoś jak dla ciebie śmierdzi, to jest twoja rodzina, bo to by było trochę dzikie. To byłoby dzikie, świecie, zwłaszcza, ale... że teraz myślę o jednym koledze, który ze mną kiedyś mieszkał. Bliskość genetyczna, mi się powiedział, to jest dobry sposób na opisanie tego. I wiesz, i on jak mieszkał, to bardzo często czułem jego zapach, śmierdział, po prostu śmierdział. Ale kto? No taki znajomy, co ze mną tam mieszkał przez jakiś czas, ale myślę, że wynika to niekoniecznie z podobieństwa genetycznego, bardziej chodzi o to, że zbyt często, albo raczej po prostu unikał często wody. I obawiam się, że to jest właśnie ta kwestia, która sprawiała, że go śmierdział. Ale to nie było przyjemne, więc ja uważam, że z tej całej myśli najlepiej po prostu powiedzieć, no myjcie się, a jak ktoś wam śmierdzi, to niekoniecznie do siebie pasujecie i potencjalnie nie założycie z nim rodziny. Znaczy... Ale to jest, wiesz, ciekawa rzecz, no bo... dziękuję. Wiesz, na przykład spotykasz się z kobietą i ona mówi, nie, bo kurczę, bo ja tutaj zaraz... przejdę w takie meandry, w które nie powinienem przychodzić. Ona mówi, nie, muszę się odświeżyć, bo coś tam nie świeżo, wiesz, wali perfumami. Stąpaj ostrożnie. Właśnie staram się stąpać ostrożnie. I wiesz, ona mówi, nie, bo się nie świeżo czuję, nie wiem, biegałam, jeździła na rowerze czy coś. I ty w tym momencie, żeby sprawdzić kompetencje tej osoby pod względem genetycznym... Kompetencje genetyczne? Zaczynamy wchodzić w jakieś trochę podejrzane, dystopijne jakby tematy. To powinieneś wziąć, podnieść rękę, powąchać pachę i powiedzieć, śmierdzisz albo nie śmierdzisz. Jak nie śmierdzisz, ten zapach jest dla ciebie no taki okej, jakby drugiej osoby, to znaczy, że możecie, macie pełne przyzwolenie pod względem genetyki, tak jak nauka nas doprowadziła do tego momentu, jak to Tivolt ładnie ujął, możecie się grzmocić, tak rozumiem? ale kompatybilność genetyczna warunkowana zapachem niekoniecznie oznacza, że jak ktoś jest totalnie spocony i nieumyty, to będzie i tak dla ciebie pachniał. Nie, tu chodzi o ten świeży.
świeży pot. Ale to czemu mówisz, że wąchaj jak jest spocona? No bo wiesz, jak jest na świeżo, a nie jak, nie wiem, przyjeździła 12 godzin na rowerze czy coś. Nie, ja się tak zastanawiam. To naprawdę konwersacja po 3 godzinach imprezy w kuchni koniecznie, to tylko w kuchni. To jest otwarta dyskusja i staram się tutaj znaleźć jakiś wspólny ten. I widzisz, w tym momencie zapachy, perfumy mogą zrywam być... Zrywam z tobą, nie jesteśmy kompatybilni genetycznie. Ta jasne, weź wydupca i wymyślbyś coś lepszego. Ale kochanie, naprawdę, no wali od ciebie. Geny dyktują, że nie możemy być razem. Ale to myślę, że w jakiejś punktacji na pewno by to się, wiesz... Kiedyś myślę, że będzie w stanie człowiek określić drugiego człowieka pod względem kompatybilności genetycznej w jakiejś skali punktowej. I na przykład kwestia zapachu i oceny samego zapachu będzie jakąś częścią składową ogólnej oceny kompatybilności dwóch osób. Ale wiesz, jak ludzie czasami konstruują takie bardzo skomplikowane podanie sobie ręki, jakieś tam, wiesz, kombosy, nie kombosy, to czaisz, że tak podajesz rękę i tak przechodzisz od razu w uniesienie pachy, na krzyż się wąchasz, takie nie. I jakby rozchodzicie się. Sorry, no nie dogadamy się. Jakby czuję, że cię nie polubię. Ale tym samym, jak to jest kompatybilność genetyczna, która załóżmy, że byłaby warunkowana... Hatoru, dziękuję ci bardzo. Załóżmy, że to jest kompatybilność genetyczna pod względem podobieństwa. To jakbyś się z kimś przywitał, pomochał, śmierdzicie dla siebie, to mówisz, no swój do swego, jak brat z bratem, pośmiercicie dla siebie. Nie. Ale od ciebie wali, mordo, chyba się dogadamy. No już teraz dziewczyny nie chcą być innymi przez znak zodiaku, także kto wie. No tak, to prawda. A ty, Tibur, jaki masz znak zodiaku? Chyba, że nie chcesz pomyśl o mojej jakby działalności internetowej i jakie opis się pierwszy nasuwa. Nie wiem czemu. Rak. Tak. Tak, mój znak to rak. Jestem rakiem. No wiem, to od dawna. Pogodziłem się z tym. Sprawiłem, że to jest część mojej osobowości, a nie jakby przeszkoda na mojej drodze. A teraz możesz spojrzeć na mnie, spojrzeć na tą oponkę dobrobytu i pomyśleć, w jaki sposób dbam o jej stały stan. Jaki to będzie znak zodiaku? Uwaga, werble. Ja nie znam wszystkich znaków zodiaku. Ja też nie. Czekaj, ja po prostu wygoogluję wszystkie znaki zodiaku. Czekaj, jest lew, panna, koziorożec, byk. Waga! Jesteś wagą. O, dobra, przypomniałem sobie. Ziemniak to waga. Waga i rak. Chodzą w spak. Dadzą ci znak. Jakie są jeszcze znaki w ogóle? Znaki zodiaku.pl. Nie wiem, żółw? Nie wiem, czy przyciszyłem sobie coś, czy tak po prostu kompresor po prostu stwierdził, że mnie zamorduje. Baran, byk, bliźnięta, o. Rak, lew, panna, waga, skorpion, strzelec, koziorożec, wodnik, ryby. Jezus Maria, jak tego dużo. A ja chciałem sobie sprawdzić mój horoskop w tej chwili. Ale tak, już będziesz na tej samej stronie, to nie masz jakiegoś takiego skróconego, bo widzę, że to jest straszny opis. Tak, strasznie to długie, a ja nie chciałem aż tak jakby... Pozdro dla wag. Ale w ogóle też, jeżeli chodzi o kompatybilność, ale pod względem tym astrologicznym zamiłowania do znaczenia, do symboliki takich tych, to też niektóre osoby, tak jak Elżbieta wspomniała na czacie, niektóre osoby też pod tym względem na przykład mówią, ty jesteś rakiem, ja z tobą nie chcę mieć nic wspólnego, albo jesteś lwem, nie wiem, któryś ze znaków był określany jako taki fałszywy i w ogóle, nie? Ty jesteś fałszywy, no ale przecież jeszcze się nawet nie przywitaliśmy, ale mówiła mi, że jesteś skorpionem. Tak, najlepsze jest to, że jedna osoba pyta drugiej, no jaki masz znak zodiaku? Ryby. O, no sorry, nie dogadamy się jakby, ja nie mam kompatybilności z rybami, a to sojk, tak naprawdę bliźnięta. O tak, no wiedziałem, że bliźnięta, tylko ktoś pod znaku bliźnią mógłby mnie tak okłamać. Wiedziałem, że coś jest nie tak w tym skorpionie czy czym. Moja ciocia właśnie... Ale, czekaj, zanim przejdziesz, mam horoskop dzienny dla mnie, dla raka. Raku, to dobry moment na poruszenie delikatnych spraw. Nie odkładaj szczerej rozmowy, bo w tym przypadku czas zadziała tylko na twoją niekorzyść. Zamiast tego umów się na spacer z osobą, z którą musisz porozmawiać i spokojnie powiedz, co leży ci na sercu. Ojej. Czy rozmawianie o kompatybilności genetyczno-węchowej może być zaliczone jako szczera rozmowa? Zdobywca, dziękuję ci bardzo. Ja myślę, że jak najbardziej, więc jak to był jeden z elementów, który chciałeś albo miałeś poruszyć według horoskopu dzisiaj, to ja myślę, że to ma sens. A jakbyś zobaczył ten sam horoskop, ale dla wagi? A, dobra. Let's go. Ja tylko tak dokończę. Moja ciocia była właśnie wagą. Skąd to wiem, bo mówiła, że jest wagą i ja też byłem wagą i mi kupiła małą książeczkę taką na temat znaku zodiaku waga. Ona była taka świrnięta na te tematy. Pomijmy to, jaka ona dokładnie była.
No i właśnie tak mi opowiadała, że te znaki zodiaku, że to ma takie znaczenie, a ja do niej, ciociu, co ty pier... Ona, jak ty się wyrażasz, i las mnie po twarzy. Typowa waga, jeba. Więc wydaje mi się, że wagi mogą być wybuchowe na podstawie moich doświadczeń, niekoniecznie książki, bo tam ponoć są stonowane, spokojne, zrównoważone. Ja powiem ci tak, twój horoskop dzienny, po pierwsze masz dużo punktów w miłości i zdrowiu, a mało w pracy. Mało w pracy, o dobra. Ale dzisiaj sprzątałem, słuchaj. No to będzie w takim razie zdrowie. Zdrowie. No bo nie praca. Obowiązki domowe to nie powiedziałbym, że praca, ale uwaga. Ale zdrowie, tak. Przestań skupiać się na swoich ograniczeniach i rzeczach, których nie warto robić. Pranie. Pranie, po co robić, można wywietrzyć. Albo mieć te takie szafy do odświeżania ubrań. O. To bym chciał. Moja pralka miała taką funkcję, że 20 minut mogła ci wygrzewać jakiś ciuch, żeby on się odświeżył, no. No, znam ten system. Przecież zawsze, kiedy próbujesz czegoś nowego, okazuje się, że otwierają się przed tobą nowe możliwości. Poddaj się kreatywnej aurze i użyj swojej wyobraźni. Spotkasz interesującą osobę spod znaku ryb. Muszę się zapytać... Czad, mamy tutaj jakieś ryby wśród was, które chciałyby poznać taką wagę? Poczekaj. Ja bym prosił, jeśli jesteście w stanie mi podać listę kompatybilności znaków, czy ryby tam występują, powtarzam, czy ryby występują. No tak, ale jakby to powiedzieć, no to jak najbardziej ma to wszystko sens. Do tej osoby, do której dzisiaj jadę jeszcze, wieczorem, późno w sumie w nocy. Od jakiego jest znaku zodiaku, wie? Muszę zadać tej osobie to pytanie, to będzie najdziwniejsze. Wejściu, jak źle powie, to nie wchodzisz, nie pomogę ci. Jaki masz znak zodiaku? No jak się okaże, najwyżej się odwrócę na pięcie i powiem, lew. Wrócę kolejnego dnia. Bez słowa wychodzisz. Chociaż nie, bo to będzie w sumie już po północy. Mm-hmm. No to może być różnie. Słuchaj, ziemniak, a takie szybkie pytanie. Jaki miałeś wczoraj dzień? Jaki miałem wczoraj dobry, dzień? Dobry, zły. Wczoraj była sobota. Skonfigurowaliśmy routery, ustaliliśmy adresy w sieci IP, nadaliśmy w ogóle sieć IP nową, w sensie nową adresację na jednym z portów. Ustaliliśmy jakby, wiesz, cały harmonogram prac nad tym rozwojem kabelkologii, więc można powiedzieć, że był ułożony, a później sprzątałem dłużej, też sobie układałem. Ale czy samopoczucie miałeś dobre? Ciężko jest mi powiedzieć, czy to było dobre, byłem zmęczony, to wiem. Ale czy to był dobry dzień? No całkiem niezły był dzień. No bo gdybyś miał, bo ponieważ twój horoskop na wczoraj, wago, zastanawiasz się, skąd złe samopoczucie? Zajrzyj do kuchni. O widzisz, piękna zamówiłem porada. Pizzę z burgerowni i to była zła decyzja. I teraz trzeba zamówić burgera z pizzerowni. Ostatnio tak zrobiłem i uwierz mi, niebo a ziemia. Dwa doświadczenia, niby takie same, ale odwrotnie. Burger z pizzerowni lepszy niż pizza z burgerowni. Tak bym też strzelał, że to jest zorganizowane, że lepiej w tę stronę. Sprawdź strzelców. Moja siostra starsza chyba była strzelcem, tak mi się wydaje. Znaczy wciąż była. Jest strzelcem. Jest serio ciekawe, tylko takie horoskopy, powierzchowne badanie tematu, to kant dupy można rozbić. Znaczy my tutaj nie powierzchownie, my się przecież zagłębiamy w temat i wyszukujemy pierwszego wyniku w Google. No to jak można głębiej wejść? Strzelec, twoja sytuacja finansowa znacznie się poprawi, jeśli zaufasz swojej intuicji i postawisz wszystko na jedną kartę. Moja siostra urodziła drugie dziecko. Czy musi zadecydować, które będzie wychowywać, żeby oszczędzić? Ty jej usuń z wyszukiwania w Google najbliższe kasyna, bo jeżeli ją tak porwie. Nie, zastanów się, w co jest zainwestować kapitał. Może to czas na podjęcie wiążącej decyzji finansowej. No urodzenie dziecka jest bardzo wiążącą decyzją finansową. Ja 18-letnią wręcz. Ja widzę, żeby to tylko 18-letnią. Ja widzę tylko, jak kolejne zakupy ona robi, bo mamy wspólne konto do zakupów internetowych. Ja tam, wiesz, czasami kupię jakąś latarkę sobie, jakieś kable, tu jakiegoś switcha, nie? A tam są co chwilę jakieś smoczki, jakieś kurcze, nie wiem co. Nie wiem, ciężko jest mi to nazwać. Ale to Allegro? No tak. No to w takim razie ktoś tam naprawdę zajmujący się algorytmami polecania nowych rzeczy do kupienia musi być w ciężkim szoku. Musi być w ciężkim szoku, bo to są bardzo skrajne zakupy. Ja jej mówię od 5 lat, żeby stworzyła swoje konto. Ona mi zawsze mówi, nie potrzeba. Ja mówię, wprowadzili smarta rodzinnego, nie musisz płacić za przesyłkę. Kiedyś to miało sens. Przyznaj się, że nie chcesz, żeby członkowie twojej rodziny widzieli, jakie popieprzone rzeczy czasem z internetu zamawiasz. Tak. 16 kubków z literami alfabetu. Czemu nie wszystkie litery alfabetu? Bo tyle mi wystarczy. Te konkretne. Po co ci 16 kubków? I tam siedzą na spotkaniu rodzinnym jakieś wigilia. No, Piotrek znów nie przyjechał na spotkanie i mówią, dobra, kubki poukładajmy, bo pomylił adresy. Ile razy mi się zdarzyło coś takiego głupiego kupić? Nie wiem. Ziemniak, dlaczego zamówiłeś 7 sztuk bokserek z napisem poniedziałek?
Żeby każdy dzień był jak rozpoczęcie tygodnia. Jaki ma z, od czego się zależy, jaki ma się znak zodiaku, to są jakieś ustalone daty. Ja nie wiem, czy to nie jest kwestia tego, jaki gwiazdozbiór przelatuje nad głową, kiedy się rodzisz. Kompletnie mnie to w 100% nie interesuje, ale tak, no chodzi o datę urodzenia. Tak. Chyba, że zaraz tutaj ktoś zodiakalnie bardziej wykwalifikowany powie nam, że jest inaczej. Ale czat, bo gadamy o tych znakach zodiaku, fajnie sobie tak tutaj pogadać o różnych głupotach na sam początek. Prawda jest taka, że dzisiejszy dzień będzie skoncentrowany głównie wokół klocków. Jako, że na naszych NVIDIA-owych streamach skupiamy się na grach, które wykorzystują technologie wszelakie, jak DLSS 2, 3, RTX. Mamy Minecrafta. Minecrafta, który jest grą pozwalającą na praktycznie wszystko, co nam się żywnie podoba, tam z ustalonymi ograniczeniami. Mamy też Minecrafta RTX. W wersji bedrockowej dostępnej na Microsoft Store można sobie włączyć resource packi, które dają nam efekty ray tracingowe. Ziemniak fleksuje się w tej chwili żonglerką. Ja zapomniałem zarówno moich okularów tydzień temu, jak co dwa tygodnie zawsze ich zapominam. Jaki piłeczek, dlatego prośba do was, przypomnijcie na koniec streama, jak Tivur będzie wychodzić, żeby wziął ze sobą piłeczki. One a nadal czekają. Mogę je potem znieść na dół i nie zabrać ich dalej. Też tak może być, ale już będą bliżej wyjścia niż było to wcześniej. Niechaj tutaj czekają. Tak więc będziemy dzisiaj grali w Minecrafta. Zobaczymy, co uda nam się stworzyć, zobaczymy, co będziemy robili. Ja nie będę ukrywał, nie grałem nigdy w RTX-ową wersję Minecrafta, tylko widziałem różnego rodzaju filmiki, między innymi u ziemniaka z tej wersji gry. Zawsze raczej uderzałem w wersję Java, instalowałem mody, grałem tydzień i potem przestawałem. Dlatego będę się zdawał na jego prowadnictwo, jeżeli chodzi o poznanie tego, jak te resource packi wyglądają i też gotowe światy, na których coś tam już jest przygotowane, żeby można było sobie popatrzeć na te efekty. No a potem my się spróbujemy sobie też po prostu poograć. Black Commissar, dziękuję bardzo. Moje pytanie też do was się tutaj pojawia, bo na pewno wielu z was, wiele z was, osób na czacie grało w wersję RTX-ową. Która mapa według was jest najfajniejsza do rozpoczęcia przygody wspólnie? Bo tak jak mówiłem na wstępie, ja grałem w te podstawowe i tam była jedna w dżungli, gdzie można było rozwiązywać zagadki i myślę, że wspólnie byłoby to dosyć ciekawe i intrygujące, czy nam się to w ogóle uda. Natomiast pytanie, czy się nie pojawiła jakaś nowa przygoda, którą warto byłoby po prostu odwiedzić? Endugo, nie będziemy żadnych modów instalowali, gdyż będziemy grali w wersję bedrockową, a nie javowską. Bedrockową, ale na innym silniku graficznym, który umożliwia ray tracing. Tak, więc finalnie odpowiedź brzmi taka, że na bardzo waniliowym Minecrafcie będziemy dzisiaj się bawili, tylko bo będzie chodziło o światło, a nie mody. Tak, tylko też każdy resource pack jest inaczej skonstruowany, jest inaczej skonfigurowany, więc są różne zależności, ale może wkroczmy do tego świata razem no wspólnie. No tak, ale finalnie to się rozbija o to, jak wygląda oświetlenie, nie? No, w największym tego słowa, że tak powiem, znaczeniu, jak tego nie widziałeś tak na żywo, żeby się tym móc pobawić, to na pewno się zdziwisz, bo to wygląda naprawdę fajnie. Stwórzcie świat survival, grajcie normalnie, jeśli się da na MCRTX. Myślę, że się da, chyba się da. Da się stworzyć świat, nie wiem tylko, czy się pojawiają też mopki i inne. To zaraz przetestujemy i zobaczymy. To jest ten stream po to, żeby się tym pobawić i to dobra, rzeczywiście zobaczyć. Minecraft for Windows zatem. Lusia, dzięki wielkie za wspornika pospolitego. Ja tylko was ostrzegę, moi drodzy. To jest przedostatni stream naszej wakacyjnej serii. Bo już wakacje się kończą. Wakacje się kończą dosłownie jutro. Dajcie znać na czacie łapką w dół, jeżeli idziecie jutro do szkoły. Gdyż już mogliście się ucieszyć, ponieważ 1 września wypadał w piątek, więc przesunięte zostało rozpoczęcie roku na poniedziałek, ale niestety od wtorku. Czas zacząć się uczyć do kartkówek powtórkowych z zeszłego roku. Ja nie będę tutaj ukrywał, cieszy mnie to niezmiernie, że skończyłem już szkołę i nie muszę się przejmować takimi rzeczami jak kartkówki, sprawdziany, terminy, zadania domowe. Wiele osób mówi, wiesz co, chciałbym wrócić do szkoły, w sensie życie było takie łatwe, proste i tak dalej. I jakby może tutaj jestem troszeczkę stronniczy, ponieważ moim zawodem jest bycie youtuberem i granie w gry. Liso, dzięki wielkie za 11 miesięcy, dzień dobry, ale nie chciałbym absolutnie wracać do szkoły. Nie, dobra, czekaj, już zaczęło, wracamy. Jo. Łapki w górę, łapki w dół. Już powinniśmy być. Czat, jak ktoś widzi, jak ktoś słyszy, dajcie znać, żeby odświeżyć. Nie F, tylko F5. proszę nie kłamać na czacie. Daj czat, ja napiszę. Masz myszkę. Aha. F5, git, działa, git. Dobra. Co się stało?
To nie był mam zielonego znak. Pojęcia. Tak, Mara pewnie się potknęła o kabel, bo czego nie użyłem w ścianie. Bardzo możliwe. Cały internet nam umarł na jakieś 5 sekund. Ale już jesteśmy, to był szybki lag. Szybki lag. Dobra, ziemniaku, pokaż tam na tym swoim cudownym ekranie, co ty tam w ogóle robisz, ty co sobie Dobra. Konfigurujesz postać? Konfiguruję sobie postać. Ogółem ja stworzyłem swoją postać w bardzo prosty sposób, następująco. Tworzysz postać, wybrałem sobie listę postaci i bardzo mi się spodobała postać, która się nazywa McKenna. McKenna? Tak, i stwierdziłem, że przyozdobię jego styl codzienny, żeby dopasować troszeczkę do mojego. Otóż założyłem takie rzeczy jak nakrycie głowy w formie czapeczki, która będzie odbijać słońce i przypominać mi o chwilach, które spędziłem na morzu w samotności, jak przemierzałem Atlantyk. A no tak, dobra, bo mamy tutaj wersję, która tak naprawdę wymaga od ciebie, żeby kupować sobie te wszystkie skórki. Ale część z nich jest dostępnych za darmo, jak na przykład niebieskie buciki. Jezus Mary, jak dużo tutaj jest opcji. Czy bielactwo można w tej chwili, w tej grze sobie odpalić nawet? Jezus Mary. To bym się nie spodziewał, ale to włącz i pokaż, że takie rzeczy można zrobić. Czad, ja nie miałem w ogóle do tej pory styczności z bedrockową wersją Minecrafta, ale można sobie bielactwo tutaj ustawić w różnym stopniu zaawansowania. Można zrobić postać, która jest Michaelem Jacksonem z dowolnie wybranego roku, z którego jego twórczość dla was jest najbliższa. Ale nie, te moje podstawy... Nie pokazuj mi czego ponownie, umiem grać w gry, won. Ciało, styl, ubrania góra, ubrania dół. Ty, mogę sobie jakieś tutaj kimono dupnąć? Sukienka? Dobra, niech będzie, że to jest sukienka. Ja tam nie jestem do końca przekonany, czy to sukienka. Sukienka, o proszę, sukienka włożona prosto w spodnie, idealnie. Będziemy bardzo stylowi, ziemniak. Mi się już to podoba, jak to zaczyna wyglądać. Odzież wierzchnia, kurteczka ty, czuję się jakbym w Gris zaraz miał zacząć śpiewać i tańczyć. Proszę, jeszcze jakaś tam biżuteria. Obuwie mogę sobie dupnąć stylowe. Ty no. Dobra, nie trzeba nawet dużo płacić, żeby móc się tutaj ubrać. Czym się różni bedrockowa wersja od tej normalnej? Różni się diametralnie, ale nie potrafię do końca powiedzieć czym. Po pierwsze silnikiem chyba, na jakim to wszystko leci. Tak, z tego co wiem, to też nie bierzcie, to jest takie trochę off the record. To jest tak jakby Java była w Javie, a Minecraftowa bedrockowa w C Sharpie. Coś na tej zasadzie. Napisali tą grę od zera, żeby była zoptymalizowana, żeby działała na wszystkich urządzeniach i wrzucili tam dużo mikropłatności. Wydaje mi się, że bedrockowa wersja to jest ta sama, która jest na telefony dostępna na przykład. Przystosowana do ruchu, nie wiem dokładnie, więc jest chyba crossplay, ale no wszyscy lubią wersję OG, tylko wersja OG jest wersją na Javie, gdzie też można odpalić teoretycznie na przykład shadery, żeby to wyglądało, wiesz, tak fajnie, ciekawie, ładnie, żeby oświetlenie było przystosowane, tak, ale to... Microsoft Mojang wprowadził Czekaj, nowy... Czy nam znowu stream umiera? Nie, wszystko jest zielone. Ziem, jak coś ty z tą siecią w tym swoim domu zrobił? Jak ty masz te kable pociągnięte? Dobra, czat, nie wiem czy wam działa, czy się włącza, czy nie włącza, czy wyłącza. Mam nadzieję, że wszystko działa. Nie no, wszystkie znaczki są zielone, czat się mrugnął stream. No dobra, to jest chyba najlepszy opis tego, co się tutaj mogło wydarzyć. Trolują? O nie, nie. Trollowanie takiego stopnia będzie niewybaczalne. Tak więc proszę nas tutaj w chuja nie robić. Nie rip, działa, wszystko git. Aż ziemniak wstał. No, nie wiecie nawet, jak duże to jest wydarzenie, jak ziemniak wstaje. Kiedyś on mnie opieprzył, nie wstając nawet, i było grubo. Więc gdyby jeszcze wstał do tego, to już bydlęta klękają. Że nie, jakby świat się skończy, jak ziemniak wstanie i krzyknie. Dobra, zrobiłem moją postać. Czuję się, jakbym naprawdę mógł mieć wpływ na przyszłe pokolenia tancerzy i śpiewaków. A ty widzę takiego gierbka, mam wrażenie, tworzysz. Ja teraz pokażę u siebie w ogóle, bo mam jeden z pobrany jeden z resource packów, który pobrałem i można tam założyć swoją własną skórkę, nawet nie widziałem. Ale mi się podoba moja postać, bo jakby przypomina mi wakacje. Że wakacje się kończą, to że tak powiem, idealnie. Ale teraz przejdźmy sobie do głównego menu. Powiedz mi, jak się tutaj robi, żeby był RTX. Dobra, to wchodzimy w takim razie na rynek. Wyjdź, panie. Rynek? No dobra, ryneczek. I tu można sobie kupić różne rzeczy. Nie wiem, nigdy nie kupowałem tej waluty, ale jak piszesz RTX w wyszukiwarkę, to znajdziesz na przykład od Nvidia prosto różne resource packi, które tutaj widzisz. Różne mapy. Aha, czyli czekaj, to są mapy w takim razie, czy tekstury? Są mapki, tam jest wszystko. Aha, czyli musisz być na tej mapce, żeby mieć RTX-a. Z tego co wiem, to tak. No dobra, to... Stwórzmy sobie jeden z takich światów
I wydaje mi się, że dzielnica neonów, skoro Tivur tego jeszcze nie widział na własne oczy, będzie tą najciekawszą. Dobra, czy ja muszę też to pobierać, czy wystarczy, też, że ja też, dołączę do ciebie? Też pobierz, bo wtedy nie będziesz musiał pobierać. Wyżej było, z lewej. Tu jest. O. Tutaj, dobra. Neon District. Za darmo? Kurwa, to jest uczciwa cena. Bardzo chętnie, pobierz. I teraz pobierz. Teraz słuchaj, ja mogę stworzyć swój świat. I masz niektóre ustawienia, zostały zablokowane przez twórcę, możesz sobie wszystko odblokować, dajemy sobie kreatywny. Zostawmy to wszystko w standardowym, takim, jak widzisz, w takiej, jak widzisz wersji. No, a jeżeli chciałbyś moby, no to nie kreatywny, tylko przetrwanie. Ale na razie zobaczmy, jak to wygląda, tak, bo ja jestem autentycznie ciekaw. Czyli rozumiem, że jak świat się stworzy, to tutaj gdzieś... Zaraz będziesz na znajomych mieć, o, już się wyświetla. Ziemniaczek app. Nie pokazuj więcej. A kurczę, ja nie kliknąłem tego i czekam, żeby mi się stworzyło. Dobra, spoko. I tak mi każe jakiegoś resource packa pobrać. Dobra, niech się stworzy teren. Za darmo to uczciwa praca, płaca. Znaczy cena, co ja gadam. Płaca nie, ale dobra, cena pobierz tak. I dołącz. Dobra, czekałem, aż ty się załadujesz w pełni. Ja myślę, że teraz warto by było, jakbyś ty miał swój obraz, żebyś mógł zobaczyć i doświadczyć tego po raz pierwszy. Bo ja już jestem, ja już nawet się nie ruszam. Dobra, spoko. To może w takim razie przełączę się na siebie. Już jestem przełączony na siebie. Już się przełączyłem. To jestem ja i będę twoim przewodnikiem. Jezus Maria, ale to jest jakby twój wybrany wygląd postaci? Czy... Tak. Czemu ty takiego funky zioma sobie zrobiłeś? Bo ten szalik jest z Zanzibaru, jak właśnie w tym momencie oglądasz. I tą... Leftist agenda. Tak, i przede wszystkim jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu, gdzie możesz zobaczyć, jak działa ten ray tracing, czyli masz wszystko, tak naprawdę ładnie się odbija, bo każda z tych tekstur ma kilka, jakby każdy materiał, który jest na... Bo czemu już wszystko rozwalasz? Ma kilka swoich właściwości, na przykład to, na ile jest metaliczny, jak odbija obraz, jak go dyfuzuje i tak dalej. Natomiast teraz warto, żebyś wcisnął sobie średnik na klawiaturze. To jest Minecraft. Czyli chcesz mi powiedzieć, że można sobie w dowolnym momencie włączyć i wyłączyć na tych mapkach ryty X? Dokładnie. I to jest najwygodniejszy sposób, można jeszcze przez inny ten. Natomiast widzisz, że nie masz niczego w ekwipunku. Jakbyś chciał któryś z elementów wziąć, to wystarczy, że... No tak, to jest tryb kreatywny. Wiem jak to działa. Ty, ja wziąłem X-a. Czy ty to widzisz? Czekaj, dlaczego cała ta mapa u ciebie tak wygląda? Co się tutaj stało? Wiesz co, coś wziąłem, czego chyba nie powinienem. Czego ci brakuje? Aha, bo to jest bariera po prostu. I tutaj nie można chyba budować po prostu. Tak mi się przynajmniej wydaje, wiesz co? A można stąd wyjść? Można stąd wyjść. Czekaj. Tutaj są drzwi przed nami. Tak, bo to jest wiesz co blok to jest? Blok kwarcu. Ale czekaj, to jest pusta bariera, wiesz? Ale gładki blok kwarcu. Tylko jedna rzecz. Te rzeczy nie wszystkie mogą mieć na sobie tekstury, więc przede wszystkim chodźmy przez drzwi. Tak, ja wiem, dlatego się zastanawiałem właśnie, jaki przedmiot tutaj postawić, żeby jakoś się świecił, nie? I teraz zobacz, jak wygląda zarąbiście sufit. Tak, sufit wygląda zarąbiście, jak w Hogwarcie. A teraz sobie przełącz, jak to wygląda w rzeczywistości. Ja też będę sobie przełączać. Aha, dobra. Jakieś szkiełka, jakieś inne. No ultra biednie. Znaczy, bardziej niż ten sufit, to podoba mi się to, jak to światło po prostu nie jest w stanie spenetrować tego szkła, które jest przed nami. W sensie, z wyłączonym RTX-em dokładnie widzę wszystko, co tam się znajduje. Jak tylko tego RTX-a włączę, to nagle tam mamy ciemność, no i bo teraz szkło jest ciemne. Przykładowo, jeżeli chcesz taki wziąć słupek kresu, który jest na suficie, to wystarczy, że do niego podlecisz i jak masz puste pole, to możesz kółkiem od myszki kliknąć i go wziąć, jeżeli cię dany przedmiot interesuje. A, okej. Okay, i wtedy możesz go postawić. I zobacz, jak fajnie się światło rozkłada wtedy. A, dobra, no to czekaj, wezmę sobie słupek kresu. Więc to jest miejsce dla zabawy. Tak, no domyślam się. Mimo wszystko chciałbym tutaj sobie później odpalić jakąś mapkę, na której spróbujemy takie typowe minecraftowe rzeczy zrobić, jak po prostu zbudowanie domku z dyrta, dziury w ziemi, żeby przetrwać pierwszego zombiaka i spróbować sobie tak legitnie pograć przez chwilę. Ale podoba mi się tutaj, czekaj, a te drzwiczki to... O nie! Czekaj, no aha, kółko myszy, żelazna zapadnia. Tak, no to jest ten moment, w którym jak coś jest żelazne, to jakby ma to jakiś większy sens, a nie po prostu żelazne z nazwy, bo wszystkie te światła się będą żelaźnie mogły odbijać. Warto, żebyś sobie też wyszedł na zewnątrz, bo to co zobaczysz, co cię tam czeka, to się zdziwisz. Czekaj, na razie patrzę, jak od tego żelaza się to światło tutaj odbija. Włączę z tym poprzednim pomieszczeniem, gdzie tak się pięknie wszystko świeci. Żelazo. A i ktoś powiedział tutaj na czacie, Cherry, wydaje mi się, że trzymałeś jakiś tam blok ograniczający w łapie i jak go trzymasz w łapie, to ci pokazuje wszystkie, które są postawione w okolicy. A widzisz, czyli mogę zrobić tak naprawdę niewidoczną ścianę, przez którą nie przejdę. Zgadza się?
Tak, to prawda, więc może nie stawia ich za dużo. Dobra. No powiem ci tak, no oczywiście mamy tutaj typowe minecraftowe ograniczenia renderowania chunków i tak dalej. Możesz więc trzeba je zwiększyć. Możesz zwiększyć sobie, tylko pamiętaj, że wydajność może ci polecić w dół. Tak, no domyślam się. Jezus Maria, ile czasu ktoś to tutaj budował? Powiem ci, że to co widzisz tutaj jest jedynie małym wycinkiem. Ja latałem po tej mapie bardzo długo i szczerze nie spodziewałem się, że to będzie tak wyglądało. Całkiem niesamowite to jest. Więc uwaga, wyłączyć i włączyć. No to czy ty... Czekaj, co się stało? A zminimalizowałem grę. Nie minimalizuj gry, wydopsyłeś mnie. Dobra. Przełączy na siebie. Już się przełączam do siebie. Szkoda, że tutaj survival nie działa. No ja właśnie liczę na to, że uda się jakoś survivala. No ale dobra, jakby neony tam ładnie się świecą. Możemy tam wrócić jeszcze dalej, polatać, jeżeli uważasz, że zobaczymy tam coś jeszcze bardziej eksplodującego nasze umysły. Zobaczcie w ogóle, jak wysokie tutaj są piętra. To nie jest tak, że to jest tylko zbudowany budyneczek na samej górze. Tutaj macie na przykład wodę i możecie się przelecieć nad wodą i zobaczyć, jak te wszystkie rzeczy po prostu się odbijają w tej wodzie. I to jest piękne. To jest wspaniałe. Wspaniałe jest to, jak wielkie są te budynki. I to popatrz jest wspaniałe. I popatrz, ile tu jest takich specyficznych i fajnych elementów, które ktoś naprawdę miał w głowie coś, żeby coś takiego wymyślić. Ja to na razie w tej chwili załadowałem się z powrotem na serwer i znowu muszę powstrzymać telewizor. Pasek zadań widać. Wiem właśnie. F11 dwa razy? O. Wyszło. Hell yeah, troubleshooting zrobione na miejscu. Czy macie dostęp do command? Możemy chyba jakoś timeseta dać. Tylko, że jaki jest teraz time? Czy jesteśmy w stanie się dowiedzieć? Nie wiem. Może jest komenda, która ci mówi po prostu, która jest godzina. Ja na razie się przełączam na siebie, bo mam... O, no i zrobił dzień! I czy to będzie tak samo? O mój Boże! Tam było do 24 tysięcy? Nie, 2400? Mam... Powiem ci, nie jestem aż takim znawcą komend minecraftowych. Timeset 1000. No na razie to widzę tutaj blask słońca, które bardzo stara się 16999 działa. Rozumiem, że tutaj najlepszy efekt to będzie tylko i wyłącznie nocą, kiedy sobie to wszystko włączymy. Ale efekt, powiem ci, włącz-wyłącz jest naprawdę zajebiście niesamowity. W sensie ma trochę swoją magię ten standardowy Minecraft, ale jednak jak tego RTX-a włączysz, no to tutaj kompletnie inne, mam wrażenie, aspekty tego, jak to wszystko wygląda, zaczynają wybrzmiewać bardziej. Fioletową szybę mogę zacząć wstawiać wszędzie. Ale te pochodnie, szczerze, najbardziej się nie mogę doczekać pierwszej wyprawy do kopalni, jak będę stawiał te pochodnie i oglądał, jak te... jakby już nie skraftowane, dokładnie, realistycznie jakieś neonowe miasta wyglądają, tylko jak wygląda faktyczna rozgrywka, kiedy ja chcę sobie rozświetlić po prostu ciemne korytarze mojej kopalni. Ale jak to zajebiście wygląda, jak widać po prostu, jak przez to szkło załamuje się... Tak, tak, wszystkie rzeczy też się załamują. I to samo jest, jak masz na przykład karmazynowe barwione szkło, tak jak w tym momencie widzicie u mnie, to możecie zobaczyć, że te elementy, które się tutaj znajdują, to one się jakby są widoczne. Aha, kiedy trzymasz ten blok w ręce. Tak, tylko że ty masz taflę, a musiałbyś wziąć blok szkła. Tak, rozumiem. Podlecę sobie, znajdę coś może szklanego, a może nie. Nie wiem, zajebiście duży ten świat jest. Można by tutaj... Możesz zwiększyć sobie odległość renderowania chunków, bo tam jest 8 standardowo. No spróbujmy 12 w takim razie. Niżej. Ej, pierwsza osoba, pełny ekran, pole widzenia. O, pole widzenia sobie chętnie podkręcę akurat. Modyfikator skali interfejsu, odległość renderowania, śledzenia promieni. 8 chunków, ja mam w tym momencie 16 ustawione. Ja to sobie w ogóle obetnę chyba klatki na sekundę. 12. Jolo. Okej. Okay. Ty, ale to FOV, pa, mogę sobie nawet, nie potrzebuję już bloku. Z mojej tafli sobie robię taki telewizor, który mogę patrzeć na świat. I na to, jak te różne kolory działają. Nie, dobra, to jest za duże FOV. Przegięcie trochę. Muszę tym zjechać. Teraz zostało tylko 5 godzin ostatniego dnia wakacji. Czak test, który tutaj już wcześniej pisał, że wraca do szkoły, naprawdę wie, jak wszystkim humor poprawić. Na pewno będziesz popularny na czacie teraz. Tak, przypominaj wszystkim. Czat, no nie ma lepszego dnia, żeby spędzić ten czas na streamie, jak dzisiaj. Nie musicie myśleć o tym, kiedy baba od Majcy zapowie pierwszą kartkówkę powtórkową z poprzedniego roku. Nie musicie się zastanawiać, kiedy będziecie musieli po raz pierwszy czytać o tym, jak dokładnie siły Napoleona poruszały się po świecie, kiedy robił szturm na Rosję nieudany. Możecie usiąść, wyrelaksować się, dupnąć sobie na waszym fotelu, na kanapie, czy gdzie tam sobie lubicie dupnąć i pooglądać, jak bawimy się tym całym minecraftowym światem.
Mogę cię przeteleportować do siebie, żeby ci pokazać kranic mapy? O kurwa, ty czekaj, możesz, tylko chciałem jeszcze postawić to i to. Się zastanawiam, jak to jest zrobione, że te zielone tak ładnie się świecą. No to po prostu jest chyba duża koncentracja światła zaraz obok. A dobra, okej, udało mi się to uzyskać. Jest po prostu jasne, białe światło padające prosto na te zielone klocki, więc wystarczy je tak sobie poustawiać. Odlecieć może kawałek, no i obserwować, jak to ładnie działa. Dobra, poproszę o teleportację. Dobra. Przeteleportowałem cię. Szkoła dawno skończona, współczuję wam. Ja też współczuję, ale... Jesteśmy co prawda w tym momencie w chmurach. Przepraszam, co to za jakiś rak na tych górach się tak świeci? Co to za materiał jest? Nawet nie wiem, bo u mnie się to nie świeci. To ja się muszę zbliżyć. A ja mam może dalsze czanki po prostu. Nie wiem, co to jest, ale muszę podlecieć i to sprawdzić. Co to jest? Co to jest za materiał? To ziemia się świeci. Legityka, bo jak ziemi się świeci. Ale czemu? U mnie ale się to nie świeci. Jakie te kamienie są w ogóle wypolerowane? Widzisz to, jak to się tutaj odbija? Kawałek miasta wręcz widzę. I twoje piękne Rastoman postać. Natomiast ja chciałem ci pokazać, popatrz, to miasto jest jakby początek tutaj budowy. Kurczę, Pago do mnie dzwoni. Ja mu muszę powiedzieć. Powiedz Pago, że oglądasz, jak się klocki świecą. Oglądam, jak się klocki świecą. Streama mamy. Pago, nie teraz. Czekaj, też masz streama? A dobra, to cię mogę na głośniku dać, bo nie powiesz niczego brzydkiego. No co się, Pago, dzieje z tym mikserem u ciebie? Mam dobrą i złą wiadomość. No? Dobra wiadomość jest taka, że słuchawki przestały trzeszczeć. Dobra, czyli to słuchawki trzeszczały, czy mikser? Chyba, że odłączyłeś słuchawki od miksera. Ten mikser, bo jak odpinałem mikser, to słuchawki nie trzeszczały, albo jak słuchawki wpinałem do innego kompa, to też słuchawki nie trzeszczały. Ale zła wiadomość jest taka, że mi kurwa przestał działać dźwięk z gaming PC całkiem. To ustaw domyślne urządzenie audio na to, co masz podpięte do kompa, tak żeby wyjście z gaming PC-ta wchodziło ci do streaming PC-ta. Znaczy domyślne to był mikser, czyli USB. Tak. Mi się wydaje, że tak miałeś to ustalone. Ziemia jak błaga. Dlaczego tobie się, Tibur, świeci ziemia? Nie wiem. Nie wiem, ale błagam, mamy lepsze rzeczy do roboty niż troubleshooting w tej chwili. Pago, możemy później troubleshootować to? Dobra, bawcie się. No, cześć. Nie zdiofoli z mikrofonu. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego mi się ziemia świeci, ale każdy blok trawy, jaki umieszczę, świeci się jak psu jajca. Nie narzekam, bo jakby fajnie, spoko, można sobie świat rozświetlić, ale tak samo też mam bardzo błyszczące kamienie. Widzisz, jak ten żwir jest wypolerowany? Widzę. Całe miasto mi się w tym odbija. Chyba musiałbyś coś zrestartować, bo coś chyba poszło nie tak. Chyba, że zmień odległość renderowania chunków, to wtedy, wiesz, może się to wypoleruje w tą drugą stronę. Aha, czyli odpoleruje. Tak, chyba, że wyłącz i włącz, w sensie ray tracing, to może będzie działać. A ty, w sumie może jest to jakiś pomysł, może przez tą teleportację tak mnie wygrzmociło. O! Bardzo smutno tutaj się robi bez tego ray tracingu, jak go włączę. O nie. Trawa dalej się świeci, to mi się podoba. Neodirt. Neodirt. Dirt z Czarnobyla, tak? No bardzo możliwe, że w okolicach Prypeci dokładnie tak wszystko wyglądało. Ale ja tylko wezmę i pokażę, o co mi tak naprawdę chodzi. Zobaczcie, tutaj jest większy, wielki construction site, miejsce, gdzie są budowane kolejne budynki i zastanawiam się, czy to wyniknęło z jakiegoś przemyślenia twórców tej mapy, żeby stworzyć tutaj miejsce, jakby, które się buduje dalej, jako takie inteligentne zakończenie, czy może było określone z góry, zrób 1000 w tą, nie zdążyli, pokazali, no tu się buduje budowa, ale... Nie zdążyli zbudować budynków na odpowiednim dystansie, więc zbudowali cały dźwig, który miał zasymbolizować, że nie zdążyli tego zrobić? Tak mi się wydaje, ale to jest jeden z moich ulubionych elementów. Jak to się nazywało? Jak to się nazywało? Tak. O Boże! To nie było z Hipokratesem? Kadyceusz? Być może ktoś mądry z czatu będzie w stanie nam podpowiedzieć. Nie, ta taka laska z tymi wężami dookoła, nie? Symbol leka... Kaduceusz. Kadyceusz? Czy ja dobrze powiedziałem, czy czat po prostu powtarza to, co ja powiedziałem, żebym poczuł się lepiej? Ale jakoś ta nazwa Kadyceusz utknęła w mojej głowie i nie wiem, jestem uparty teraz, że tak się to nazywa. Czerwony piaskowiec cięty. Myślę, że muszę się tutaj przeładować, bo też czerwony tak piaskowiec wydaje. Nie powinien mi się świecić, jakby był z metalu zrobiony. Dobra, to ty sobie zrestartuj grę, ja na razie przelecę i pokażę wszystkim miasto. W czasie, jak ci się będzie ładować, możesz sobie spojrzeć też do mnie. I zobaczysz, jak to jest ogromne. W ogóle to ty tam położyłeś coś zielonego, co leży? Nie. Czy mi też się zaczęło coś... to jakieś złoże. Tibom już raz trafił i dobrze powiedział. Hell yeah, nie, laska jest... kaduceusza, czy tam kadyceusza.
Co to za materiał? Jasno-zielona terakota. No to może terakota też się po prostu świeci i tyle. Idę zobaczyć, co jest za tą górą w ogóle. Dobrze. A ja sobie sprawdzę moje ustawienia, bo... Czekaj, wideo, a tam są kolejne ekran, góry. Pole widzenia, może trochę obetne. Na 80 niech będzie, żeby nie było takie wielkie. Modyfikator skali, max liczba klatek. Może to tam max liczba klatek na sekundę? A nie, bo to jedno... Ograniczenie, nawet bez ograniczenia, jest nazwane tutaj eksperymentalnym. Dobra, wyobraź sobie, że grasz w Minecrafta i nagle wchodzisz, a tutaj ktoś na twoim serwerze zbudował takie miasto. Powiem ci tak, nigdy się nie wkręciłem tak zajebiście mocno w Minecrafta, ale obstawiam, że jeżeli są ludzie, którzy potrafią zbudować calutką, nie wiem, Polskę w Minecrafcie, albo co do najmniejszego szczegółu robią King's Landing z gry o Tron, to nie zdziwiłbym się, gdybym jakby dołączył do serwera, gdzie są tacy pełni pasji budowniczowie i wrócił po pół roku do stworzonego właśnie takiego miasta. Powinni dodać Amelium do Minecrafta. Może jest coś, co wygląda podobnie jak Amelium i podobnie ładnie się odbija. Tiwurak, udaj ci się przeładować, to spróbuj znaleźć jakieś takie najładniejsze miejsce twoim zdaniem na tej mapie, bo ta mapa moim zdaniem jest jedną z najciekawszych, najładniejszych. Dobra, to muszę dołączyć do ciebie jeszcze. A ja mimo wszystko bardziej jestem ciekaw, jak będzie wyglądała taki standardowy use case, takie po prostu życiowe granie na survivalu, gdzie zaczynasz przy lesie, musisz załatwić owce, żeby mieć łóżko, musisz wyrypać kamień, no bo neonowe miasta to nie jest coś, co mi się, wiesz, domyślnie kojarzy z Minecraftem, ale udało się. Ta terakota mi świeci, ale ziemia już mi się nie świeci tutaj. Czekaj, przyłączymy cię, żeby każdy mógł zobaczyć, co tak w tym momencie robisz. Moja ziemia już się nie świeci, nie wiem, czy to wynika z jakiejś mojej zmiany, ale jest git. Dlatego włączam tego RTX-a. Kurde, no chwilę mi to zajmie, znalezienie czegoś, co mi się tutaj najbardziej podoba. Ale czy te budynki mają wnętrza, czy raczej jakby balkony raczej są jak, takie fejkowe? Jak wejdziesz do środka, to raczej są one puste. Zaraz przyłączymy na mapę kolejną, więc spokojnie. Go survival, spokojnie moi drodzy, jeszcze odpalimy survival. Ktoś się zapytał, jak wygląda diament. To dobra, no to jako, że... Tylko trzeba pamiętać, że na każdym resource packu diament może wyglądać troszeczkę inaczej. Dobra, już wiem, co mi się najbardziej podoba. Ten czerwony budynek. Bo jest czerwony? Bo jest czerwony, uwielbiam czerwony kolor. Czerwony i czarny i biały to są najlepsze po prostu możliwe kolory do łączenia ich. Plus tutaj są takie, widzisz, jakby rolety zrobione, nie wiem, żaluzje pseudo ustawione tutaj z takich kawałków dywanu chyba. Wszędzie gdzieś tutaj powciskane jest, co to dokładnie jest, po prostu czerwona terakota, która ewidentnie ma tutaj jeszcze funkcjonalność świecenia na tym akurat resource packu. No dobra, zobaczmy. Czy blok diamentu będzie jakoś konkretnie tutaj To ja szybko wyglądał. Tylko pokażę. Tiwur jakby sobie spojrzał też do mnie. To mi się najbardziej podoba. Te lampki. Te lampki. Wystrzeliwują mniejsze lampki. Które oświetlają to. Jebajutki! Dobra, nie miałem pojęcia, że takie feniksy tutaj się znajdują w ogóle. A to ty latałeś po tej mapie, to ją znałeś wcześniej. Czy to smok raczej jakiś? A nie wiem, może jakaś gąska balbinka czy coś w tym stylu. Tak, gęś Fabian. To jest tak ogromne, że aż brakuje w tej grze odległości renderowania, żeby to wszystko wyświetlić. Dobra, skupmy się w takim razie na diamencie, jak to wygląda. Nie no, panie Tomato, no bez przesady. Dobra, czy diament będzie miał jakikolwiek własny kolor? No nie, ale jest bardzo reflektywny, chociaż nie jest też gładki, więc finalnie może bardziej bliżej jakiegoś białego koloru. Te czerwone tutaj, za dużo tych czerwonych jest. Czekaj, bo ja tutaj widziałem gdzieś bardzo duży zbiór takich po prostu lasek świecących. Tutaj jeszcze jest niebieski. Dobra, sam sobie skonstruuję w takim razie. Zrobię sobie moje własne kolorowe pomieszczenia z blackjackami i hookerami. Raz, dwa, trzy. Tutaj jeszcze raz, dwa, trzy. Trudno jest cokolwiek stawiać tutaj, ponieważ gdyby nie te takie obrysy, które ci się pojawiają, jak na coś najeżdżasz, to nie mam pojęcia, gdzie to się zaczyna, a gdzie się kończy. Dobra, no to teraz ten diamencik w takim razie. Ten będzie super blisko, ten będzie trochę dalej, ten będzie jeszcze dalej, ten będzie tutaj. No i powiem wam, ta tekstura diamentu tutaj na tym resource packu akurat po prostu ma dodaną jakąś reflektywność, ale nie jest jakaś super wybitna, bym powiedział. Prędzej tutaj właśnie ta terakota jest używana, żeby tworzyć jakieś fajne kształty. I te kolory dopiero się zaczynają jakoś łączyć ze sobą. Raz, dwa, trzy i tutaj piękna łuna się zaczyna pojawiać. No i teraz co najwyżej mógłbym sobie tutaj jakieś pomarańczowe klocki poustawiać, czy też diamenty, żeby na to światło padało. Ale jest to ładne. Można takie znaki drogowe wręcz sobie skombinować. Nie wiem, co ten znak miałby do końca oznaczać. Czerwone i zielone po prostu. Ale wszystko się idealnie w tym diamencie odpala.
Czy ktoś pamięta Emeraldzik? Nazwę tego sklepu? Nie, 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 to był jakiś taki zagraniczny. Nie, ja czat czytam. A myślałem, że Radzik, że to jest czekaj. Sklep. Jak jest Emerald po polsku? Emerald. Nie. O rany! Tak jakbym miał to słowo na końcu języka. Jak jest Emerald po polsku? Czym jest Emerald? Nie pamiętam tego słowa. Nie rubin, tylko to drugie. Szmaragd! Szmaragd! Właśnie. I mamy szmaragd. Dobra, blok szmaragdu w takim razie. No to żeśmy się popisali w takim razie naszą wiedzą. Nie jesteśmy zbyt wyrafinowanymi ludźmi, jeżeli nie znamy naszych, wiesz, kamieni szlachetnych, tak z pamięci po prostu, nie możemy ich wyciągnąć. No szmaragdzik też taki po prostu reflektywny i tyle. Tak, ziemniak mówił, że tutaj zależnie od mapy, w którą się władujemy i resource packa, którego użyjemy, to prawdopodobnie w tym neonowym mieście najważniejszy fokus jest właśnie na te takie lampki, które można sobie ustawiać, żeby świeciły, oraz na tą terakotę. I to są dwa główne źródła światła w całym tym świecie. Całe budynki są z tego zrobione. Dlatego ja teraz proponuję, żebyś stworzył ty serwer na innym świecie. To jeszcze tylko jedną rzecz chcę zrobić, patrząc na to, bez RTX jak będzie wyglądało. No mimo wszystko 100 razy biedniej, nie? Nie ma tych... Nie mają własnego światła te bloki. No jasne, czy ja chciałbym, żeby zawsze terakota mi świeciła na moim serwerze? Niekoniecznie, ale... Jeżeli będę tylko bardzo chciał, mogę włączyć tego RTX-a, wszystko się przeładuje. No jest tak, co on świeci tak? Nie widzę kompletnie, co się tutaj dzieje, ale dobra. Skoro tak uważasz, zapisuję i zamykam, stworzę swój własny serwer i zobaczymy, co mi się tam uda zrobić. Więc ryneczek... RTX chat. Powiedzcie, co byście chcieli zobaczyć RTX-owego. W sensie, mnie naprawdę kusi na przykład to średniowiecze, życie na wzgórzu, kryształowy palac. Palac? Pałac. Palac. Wyspa wyobraźni. Takie standardowe właśnie, minecraftowe raczej. Typowe rzeczy, bardziej niż wielkie neonowe miasta. Redstone Temple. Z tego co wiem, to z Tynie i totemy to jest właśnie ta gierka, gdzie trzeba przechodzić i rozwiązywać zagadki. Więc można by było spróbować i cała rozgrywka odbywa się w dżungli. Średniowiecze powiadasz? No to nie średniowiecze, świątynie i totemy. Czat tutaj mocno mówi o średniowieczu, ale też morskie przygody. Nie wiem, czat, jak bardzo tutaj można swobodnie odpalić coś w survivalu, czy to jest w ogóle jakoś w ogóle opisane tutaj, że polecają tylko survival, czy tylko kreatywny. W ogóle tutaj masz kolory światła cieni, jakbyś chciał zobaczyć, jak wygląda, no to jest ta rozgrywka. To jest taka mapa też pokazowa i testowa. Dobra, tak czy siak sobie pobieram w takim razie to średniowiecze, bo kusi mnie sprawdzić, jak to średniowiecze będzie wyglądało. Niektóre ustawienia są zablokowane przez twórcę szablonu. Aj, widzisz, a i nie, wtedy zostawiasz. Mamy przetrwanie, dobra, tak przetrwanie już jest tutaj wybrane, ale na pokojowym mimo wszystko. To może zmień, żeby się zombie jednak pojawiały. Nie mogę, są zablokowane. Zaproszeni gracze, znajomi znajomych. Dobra, ty ja po prostu sobie stworzę. Ty i tak dasz radę chyba do tego dołączyć. Tak jest. Jest mapa ze Star Warsów, bo by zajebiście wyglądała. No musimy zobaczyć, co tam jeszcze jest dostępne. Poprzeglądamy sobie na pewno te mapy, ale mam nadzieję, że jest tutaj opcja odpalić tego RTX-a i po prostu sobie wykopać dziurę w skalę i przeżyć tam pierwszą noc. To wtedy możemy odblokować... Bez RTX-a? Nie. Teraz jest z RTX-em. Wiesz, co można zrobić w takim wypadku? Możemy odpalić jedną z tych mapek, zmienić ustawienia, żeby były odblokowane i po prostu wyjść poza to zbudowane miasto. Tak, no też to rozważam, tylko pytanie, czy będzie to możliwe, bo tutaj mamy typowego właśnie survivala, muszę sobie sam zbierać moje nasiona, zasadzić je później, jeżeli będę chciał, tylko akurat nie w tym, ani nie, to są nasiona. Działaj! Musisz najpierw motyką. Tak, muszę mieć motykę. Boże, kocik tutaj jest, kić. W pomieszczeniu. Może chcę wyjść. No może chce przyjść? Który to? Obsraniec? Tak. Tak, to jest obsrajtuch. Cześć, kocik. Chcesz wyjść na blat? Ojej. No wskoczy mi na kolana, jak ją zaproszę? Raczej nie. To jest wydarzenie, które się odbywa raz na miesiąc, ale możesz ją wziąć. Zobaczcie. Cześć, obsrajtuch. Mamy kota na streamie. Trzy kolory, które ziemniak po prostu... Zamyka w swoim domu, mimo iż są sąsiadów i one tak tutaj siedzą i sobie żyją. One same przychodzą i same u mnie siedzą. I zazwyczaj w nocy. O, daję buziaczka. Koty są zajebiste. Dawaj na biurko, kocie.
No i to by było na tyle z kota. Zużyłem miesięczny limit po prostu trzymania i głaskania tego kota. Ja natomiast próbuję cię znaleźć, czy odszedłeś. Ale bestia, kot też fajny. Dołączyłeś do mojego serwera? Dołączyłem, ale nie mogę cię znaleźć w żaden sposób. Jak to możliwe? Nie powinniśmy wylądować jakby w tym samym miejscu? Nie wiem, ja w ogóle nie mam ekwipunku. Czekaj, czy ty interfejs sobie wyłączyłeś cały? Tak. Gdzie ty się znalazłeś? Na pewno dołączyłeś do mojego serwera? Tak. Jak się sprawdza? F1 włączasz interfejs, porąbałem. Natomiast F3 nie. Nie, no tak, ziemniaczek dołączył do gry, tylko nie mam zielonego pojęcia, gdzie cię wrzuciło. Ewidentnie w jakimś innym miejscu musisz być. Dobra, trudno, ja idę przed siebie, zobaczymy, co tutaj znajdziemy w takim razie. Może ty gdzieś jesteś po prostu we wnętrzu tej całej konstrukcji, która tutaj została zaprojektowana. Nie wiem, czy to jest jakaś średniowieczna wioska, czy coś jeszcze ichniejszego. To ja proponuję, znajdźmy jakiś wspólny budynek, który wiem, że jest podobny. Wszystkie są dość podobne do siebie, tak więc niekoniecznie będzie tak łatwo się tutaj znaleźć. Próbuję znaleźć jakieś centrum całej tej lokacji. Czy ty widzisz wielkie dwie wieże nad sobą? Tak. Tak, to ja jestem pod jedną z nich. Dobra, okej, to idę w stronę wież zatem, ale odwiedzając jednocześnie po drodze te wszystkie budyneczki. To pochodnia, o Boże, jak to fajnie wygląda, jak się pięknie to światło rozchodzi. Ty, mój achievement się pokazał tam? Nie wiem, o co chodzi, inwentaryzacja. Aż muszę zobaczyć, jak bo to wygląda bez ekipunek. No proszę was, znaczy bedrockowa wersja nie ma tych takich fancy lights, które są na javowskiej, ale nie zmienia to faktu, że no to jak ta pochodnia tutaj wygląda umieszczona, no jest to ładniejsze niż... Ładniej się to światło rozchodzi, niż się rozchodzi, kiedy się to wrzuci nawet z Fancy Lights na javowskiej wersji. Powoli się tak zaczyna rozkręcać, potem to światło ładnie zaczyna zadupcać we wszystkie strony. Jest blokowane przez kamienie, które są po prawej i lewej stronie, więc nie można po prostu wrzucać tych pochodni, gdzie popadnie, bo tutaj już tego światła jest mniej. Very ładne. Ja już zacząłem sobie tworzyć pierwszy kill-off. Aha, ty tak po prostu sobie zacząłeś tutaj działać. No stwierdziłem, że tu jest tak dużo tych budynków, że warto by było troszeczkę z nich przywłaszczyć dla siebie. Dobra, widzę cię. Czy ty też chcesz kilów? Ale jaki, drewniany? Nie, no zaraz będzie kamienny. Ja na razie chciałbym dotrzeć w twoje pobliże. Zmaraz zbieranie drewna, ziemia, jak ty informacje o twoich achievementach się pojawia na naszym czacie. Czemu istnieje Bedrock Edition? No, jakby wydaje mi się, że nie istniałby Bedrock Edition, nie byłby aktualizowany, gdyby nie miał też swoich fanów. Nie wiem, jak większość ludzi gra w Minecrafta, no raczej używa wersji javowskiej, no ale... Nie wiem, czy to nie było w planach stworzenie wersji bedrockowej, wiesz po co? Bo była bardziej wydajna. Znaczy tak, Java ma swoje niestety mankamenty, które sprawiają, że nie u każdego ta gra będzie tak dobrze działała. A jeżeli komuś zależy na po prostu podstawowym, waniliowym doświadczeniu minecraftowym, no to może sobie dupnąć Bedrocka i jazda do przodu. Słuchaj, mam dla ciebie kill-off twój pierwszy. Może ja bym chciał sam zrobić mój pierwszy kill-off. No, ty już tutaj widzę... Żeby dostać doświadczenie. Ty cały czas achievementów dostajesz, byku! To wiesz, czy ta mapa jest na tyle duża, że będziemy w stanie tutaj pójść na jakąś przygodę i jakby, nie wiem, znaczy, tam możliwe, znaleźć że... zasoby, czy ona ma swój koniec i do widzenia? Tam możliwe, że nie ma po prostu niczego. Musielibyśmy odpalić jedną z mapek, która ma. Słuchaj, mów co chcesz, ja widzę jakiś las, który jest poza całą tą wioską. Tylko, że mamy tryb, wiesz, kreatywny i nic to nie się jest nie tryb kreatywny. To jest nie kreatywny, bar. Przepraszam. A no tak, jest pokojowy, nie będzie przeciwników. Ja chcę jeszcze jedno rzecz zobaczyć. Jak bije się świnie w RTX-ie. To też może być ciekawe doświadczenie. Dobra, nie, doświadczenie jest bardzo podobne do standardowego bicia świni. Chrumka mi prosto w twarz. Prosi mnie w ostatnich chwilach swojego życia, żebym ją oszczędził. Ale ja potrzebuję tego mięsa. Ale woda to jest zawsze jedna rzecz, którą ludzie starają się mega mocno poprawić, kiedy grają w Minecrafta. No i nie ma tutaj jakichś dzikich shaderów, które sprawiają, że po prostu wygląda jak nie z tego świata. Ale jest taka ładna tafla. Rozciąga się tu wszędzie, ryby weń pływają, czy to jakiś, nie wiem, węgorz, ryba, cokolwiek by to nie było. Nie wiem, nie jestem na bieżąco z obecnymi aktualizacjami minecraftowymi. Tata ryba i dziecię ryba tutaj sobie pływają. No to zgiń, ojcze! Historia jak Bambi. Gdzie ta ryba? Zabije ci ojca rybo. Będziesz sobie musiała poradzić sama. Zestrzelę cię jak ci kłusownicy matkę Bambi. Ha, ha, ha! Spoiler alert! Sorry, jeżeli nie widzieliście. Na pisul nie spada ci głód, bruch. No ja wiem, ale ja... Przepraszam, czy ja powiedziałem, że ja zabijam te świnie, żeby zjeść jej mięso? Nie. Zabiłem świnie, żeby mieć jej mięso. Żeby móc ugotować i zobaczyć, jak wygląda w ray tracingu. Tak, dokładnie. To jest,
cel żywota. Poświęciłem życie tej świni tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć, jak ładnie wyglądają jej wnętrzności. To już jest pewien poziom bycia psychopatą. Z prywatnych pobudek. Tak, z prywatnych pobudek odebrałem ci życie. I nie masz prawa pytać się mnie, jakie te pobudki były. Kurde, no fajnie to wygląda, powiem ci. Strasznie płasko się robi. Znaczy, ma swoją magię ta wersja bez RTX-a, ale jak już się nawet załaduje, to nie da się ukryć, że wszystko wygląda tak fajnie, kiedy jednak odpalimy sobie tego RTX-a. Ale może nie będzie mi się znowu świeciła trawa. Chciałbym zwiększyć zasięg tego RTX-owania tutaj do 16 chunków. Nie wiem, jak to się skończy. Bo chcę, żeby cała ta wioska w tej chwili, z miejsca, w którym ja obecnie stoję, była dla mnie widoczna. YOLO! Dobra. Interfejs wytrzyma. Maksymalna ilość chunków renderowania. Ty, no powiem ci, nie wiem jak u ciebie, ziemniak, ale u mnie to tak całkiem nawet, że powiedziałbym za dupca. Ja ci Calutka powiem, ta wioska mi się w tej chwili renderuje. Ja znalazłem jakąś bibliotekę i staram się ogarnąć, czy jest to jakieś wyjście, żeby dojrzeć cię w tym lesie, w którym ty się w tym momencie znajdujesz przez to małe okienko. Ale to chyba nie od tej strony. Ja tutaj w tej chwili sobie najlepiej jest spalić świnię i nie brać jej mięsa. Tak? To jest trik, o którym też faktycznie kiedyś słyszałem, że po prostu podpalić świnię i od razu masz upieczone mięso z niej. O. Na pokojowym się nie głodnieje. Jak zmienicie świat na swój, to opcje graficzne powinny zostać ewentualnie w menu tworzenia świata. Powinno być coś tego do wyboru w tym pasku po lewo na samym dole. To jest Bedrock, młody matchi. Opcja paczki zasobów. No właśnie się zastanawiam, czy my musimy grać w te światy, które są po wyszukaniu RTX w sklepie dostępne. Czy da się stworzyć swój własny nowy świat, który po prostu będzie miał zasoby w postaci oświetlenia RTX. Spróbujmy stworzyć świat i wybrać jeden z zasobów, które tutaj są. Dlatego ty... Aha, dobra, przecież ja rozwaliłem serwer. Dobra, uwaga, w takim razie testowanko. Stwórz nowy, moje szablony światów. No i mamy... Nie, szablon to stwórz na serwerze Realm. Odblokuj ustawienia, dobra, odblokuj mimo to, przepraszam bardzo. No to możemy zrobić sobie normalny poziom trudności w tym Medieval RTX-ie. I tyle, pakiety zasobów, jakie tutaj są? Lokalne, Medieval, tutaj jest zestaw tekstur. Resources needed, szczegóły techniczne, więcej szczegółów. Zastanawiam się właśnie, czy jeżeli wyjdę i sobie będę chciał stworzyć po prostu nowy świat, to czy z lewej strony w pakietach zasobów będą dostępne właśnie takie RTX-owe? Zdobyłem więcej pakietów w posiadaniu, nie jestem w posiadaniu, ale dobra, no to w takim razie wracam na ryneczek Lidla i zobaczymy, co tam będzie. Ja wczytuję inną mapkę, bo się pojawiło pytanie od młodego Matciego. Czy są jakieś inne mapy do pokazu RTX-a? To pokażę. Zaraz zobaczycie. Otóż to jest chyba jedna z najbardziej popularnych mapek, na której w tym momencie jestem. I Tiur, zobacz, jak to wygląda tu. Wow. Co to jest za powierzchnia? To jest jasno niebieskie barwione szkło. No to wygląda całkiem zajebiście. Znaczy no te właśnie refleksy we wszystkim, co reflektuje te kolory, będą wyglądały najlepiej. No to jest jedna z tych rzeczy, która w RTX-ie jest przepiękna. W cyberpunku kałuże na ziemi, które po prostu odbijają te wszystkie neony. Śliczne. Czym się różni więcej niż zwykły MC? No to jest po prostu bardzo podstawowy Minecraft w wersji waniliowej mocno. Tylko że można tutaj sobie odpalić oświetlenie RTX-owe i to jest główna chyba zaleta tego wszystkiego. Tutaj możesz zobaczyć, jak ładnie na przykład te bloki, weźmy sobie ten niebieski blok diamentu, tutaj jest ustawiony na ten kolor szmaragdu i blok czerwieni, jak te kolory się ładnie ze sobą mieszają. Albo jak są tutaj odbite, bo tutaj mamy nasze lustro zrobione z czerwonej neterowej cegły. Tutaj widzisz w tym resource packu czerwona neterowa cegła jest po prostu lustrem. Co prawda nie widzę sam siebie, ale mogę lustro ustawić. Czekaj, czy jeżeli ja ustawię sobie F5, wtedy będę widzieć, bo wtedy moja postać jest widoczna i projekt to fajnie wygląda. Co więcej, jeżeli sobie stworzymy... jeszcze raz. Chwila, żeby się nie zgubić w tym wszystkim. Jeżeli sobie stworzymy tutaj na przykład lustro, które będzie większe... Damian, to przedostatni. Nie jestem fanem Bedrocka, ale nie ukrywam, ładnie to wygląda. No właśnie, wydaje mi się, że z powodów bardzo mocno technologicznych właśnie tylko i wyłącznie Bedrockowa wersja Minecrafta ma opcję odpalenia tego RTX-a. Zapewne ze względu właśnie na silnik, na którym to jest zrobione i tak dalej. Kresu to była. Zobaczmy, jak super kresu wygląda tutaj. Załóżmy, postawmy go tu i popatrz, jak się ładnie odbija do samego końca. Efekt jak w tym. Są takie obudowy do komputera z tymi takimi nieskończonymi tunelami, w których po prostu się odbija wiecznie. Albo w Incepcji ta jedna scena, jak lustro po prostu naprzeciwko lustra jest ustawione. Co prawda te lustra mogłyby być troszeczkę bardziej widoczne, gdzie się kończą. Tak, no trochę ciężko to odczytać tutaj.
Możesz ustawić różne czasy. Przyciski, które komendy odpalają. Tak jest, no i tu jest jakby więcej takich miejsc, gdzie możesz sobie poglądać, więc wydaje mi się, że to jest jeden z fajniejszych resource packów, jeżeli chodzi o samo oświetlenie, tylko trzeba pamiętać, że na przykład mieć blok szmaragdu, żeby sobie w domku zrobić zieloną lampkę, która nam będzie świecić, no to żeby blok szmaragdu zdobyć, może to być dosyć trudne i możliwe, że się po prostu nie ogarniemy, nie będziemy wiedzieli od razu, która z rzeczy jest która. Możemy sobie tutaj na przykład coś zbudować sami i zobaczyć, jak to będzie wyglądało z tych rzeczy, które pozbieraliśmy. Jak się ładnie odbijają i jak ładnie wyglądają. Ale wróćmy sobie do lobby, ja ci pokażę jeszcze parę innych miejsc. Mi się wydaje, ziemniaku, że jedyne, co mogę zrobić w tej chwili, to po prostu stworzyć nowy świat na podstawie Medieval RTX i tam po prostu spróbować pograć. I tyle. Bo nie da się tutaj chyba pobrać paczki, która by sprawiła, że dokładasz RTX-a do wszystkiego, co sobie generujesz. To musi być na tym świecie, bo one wtedy mają lokalne właśnie paczki zasobów, które są potrzebne do tego danego świata. Dobra, ja w tym czasie pokażę ci wodę, jak wygląda, jak ładnie się światło całe, to co mówiłeś, zagina, jak to, jak to się mówi, no, załamuje. Że ter, aha. W sensie, jak są rybki. Ryby powyginane są w środku przez optyczne zawirowania. Po prostu jest ładnie i tyle. Dobra, okej. Okay. Zmuszam cię do zbyt skomplikowanych tutaj opisów. Przetrwanie, a czym jest przygoda? Twórca szablonu zdefiniował dopuszczalny sposób interakcji z grą. Nie, przetrwanie normalny stwórz. Dobra, generowanie świata, budowanie terenu. To mi zostały akurat dwa pokoje do odwiedzenia. Będziemy mogli ruszyć na przygodę. Tylko z miejsca, w którym się startuje, trzeba będzie po prostu zrobić w tył zwrot i szukać naszej własnej ścieżki. To mi ktoś tłumaczył, że to jest jakaś zabawa, którą trzeba przejść. Ale ja nie mam pojęcia jak. Ziemniak, zrób pokój z luster i na środku postaw blok. Podłoga i sufit też zrób z lustra. Dobra. Już, tylko wyjadę stąd do góry. Czy to będzie dobre miejsce? To będzie dobre miejsce. Spróbujmy w takim razie to zrobić. Ja będę w stanie cię tępnąć później do siebie? Dobra, będę chyba w stanie. Set... Mode, game mode, właśnie. Game mode, creative. Nie umiesz pisać. Albo pokój pełen świecących bloków. Myślę, że na dobry początek taki eksperyment, gdzie każda powierzchnia tego pomieszczenia będzie właśnie lustrem, no to może być trochę trippy. To jest już trippy, dlatego muszę sobie przeliczyć dokładnie ile jest bloków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zrobimy, żeby mieć 3x3 kwadrat. Ale będę miał zajebiście dużo chleba po tym, co tutaj robię w tej chwili. Słuchajcie, czat. Mamy tutaj jeszcze jedną kwestię, ziemniak, bo nie wiem, czy pomyślałeś o poruszeniu jej, czy nie. Kwestię głosowania, o którym rozmawialiśmy niedawno. Głosowania? Na co? A w co gramy za tydzień? Nie wiem. No właśnie. Jeżeli chodzi o nasz ostatni stream w przyszłym tygodniu, będzie trzeba podjąć decyzję na temat tego, w jaką grę będziemy grali. Albo w jakie gry będziemy grali. I doszliśmy do takiego wniosku, że po 7 już streamach, a w tej chwili mamy 7 i czeka nas finałowy 8, na pewno spośród produkcji, które do tej pory odpalaliśmy, pojawiła się jakaś jedna, która była faworytem. Ponieważ szukaliśmy perspektyw na odpalenie czegoś nowszego i cały czas lądowaliśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym, od którego zaczynaliśmy, czyli że tak naprawdę... Czekaj, ja sobie wyłączę ray tracing. Aha, dobra, wyłączę sobie ray tracing i będzie mi łatwiej. Tak, to pewne. A mi się baguje tutaj ten jedzenie tego drewna, bo na serwerze jestem. Tak więc Adriana, dziękuję bardzo. Znaczy, Boże, dziękuję. Witam też serdecznie. Dlatego pomyśleliśmy, żeby zorganizować głosowanie, w którym wy moglibyście wybrać tytuł bądź tytuły, albo po prostu byśmy się zdecydowali na te, które będą miały najwięcej głosów, które mogłyby pojawić się na transmisji w przyszłym tygodniu. Jako taki finał. Finał, na którym pojawią się te rzeczy, które po prostu najbardziej się wam podobały i najlepiej zadziałały i przy których wy się najlepiej bawiliście. Dziwur, to jest ten moment. To jest ten moment. Co się stanie, jak będę w pomieszczeniu pełnym luster z jednym blokiem na środku, który się świeci? Uwaga, za 3, 2, 1, klas! Holy shit! No to wygląda całkiem zajebiście, muszę przyznać. Nieskończona komnata świateł. I nie wiesz, w którym miejscu tak naprawdę jesteś. Jezus Maria, tak, to prawda. Aczkolwiek w podejrzany sposób mam wrażenie, że widzę, gdzie się kończy? Tak, no bo masz iluśkrotne odbicie światła. Tylko, albo można powiedzieć, aż. Jezus Maria, ależ tricky. Ja patrzę zapal teraz. Tam ogień, proszę. Właśnie, ciekawe jest ogień? Pytanie, czy tutaj ogień będzie tak samo dobry efekt dawał, jak to jedno właśnie światło, które
jest specjalnie pod to zrobione. Wow. I to wygląda dobrze, pa. Tak, możesz sobie taką rurę właśnie tutaj zrobić czerwoną. No dobra, ten efekt jest całkiem zajebisty, muszę przyznać. Zapraszam na Grodzką, jest już takie coś. No nie wiem, stary, czy gabinet luster będzie aż taki efekt robił. No plus trzeba iść na Grodzką, a to mamy normalnie na ulicy, na której mieszka ziemniak, której nazwy nie będę podawał. Jak to wygląda? Wiesz, co mnie kusi? Kusi mnie zrobić większe pomieszczenie. Widać tutaj, jaka rzecz najbardziej ekscytuje ziemniaka. Są to neony i wszelkie oświetlenie, które tutaj się pojawia. Ja jak na razie przetwarzam moje drewno, żeby sobie postawić workbencha. To wróćmy do ciebie i do bencha. Nie, ty możesz się tam bawić. Jak ty tutaj dołączysz, to ja cię po prostu tepnę. Ale nie. W sensie ja sobie zbuduję na spokojnie, żeby nie zanudzać nikogo moim budowaniem. I jak tylko będę mieć większą komnatę, to was zaproszę do niej. Znaczy nie, to dobra, to trochę źle brzmi. I zaraz rozpalę w takim razie ognisko, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądało. No, czad, kto by chciał jakąś krótką wizytę w komnacie tajemnic ziemniaka zrobić? Bo on tutaj jak najbardziej oferuje. Dobra, cyk, pyk, myk, kilof się robiło tak, bum, drewniany kilof. Trzeba zakopać trochę kamienia i będzie można działać dalej. Ten pokój, zrób labirynt. Dobra, czad, ja odpaliłem w takim razie to, co widzieliście już wcześniej, tylko że w wersji właśnie survivalowej, dlatego nie wiem, głód niedługo chyba zacznie spadać, tak mi się wydaje. Zrobiłem sobie jakiegoś prostego workbencha, zadupcyłem całą masę nasion i siana, które były po drodze i szukam przygody, a raczej, nie wiem, szukam kamienia w tej chwili. Może węgla jeszcze? Jest węgiel, dobrze! Dobra, jak na razie wszystko się pięknie zaczyna układać. Zbudujemy domek, zabijemy zombiaka, będzie fajnie, mówię wam. Ja tutaj liczę cały czas klocki, tak żeby się nie walnąć, no bo wiesz jak jest. Kamienny kilowi idź po żelazo, no trzeba będzie jakiegoś tripa do podziemi po żelazo zrobić. Ale szukać pierwszego diaksa. Ciekaw jestem, czy właśnie jakby te takie ślady węgla trochę albo wystają, albo są zagłębione w tym kamieniu, na który patrzę w tej chwili. I tak, to ewidentnie jest kwestia światła, bo to nie jest chyba, albo jest gładkie, ale symulowane. No wygląda to dziwacznie i na pewno RTX tutaj trochę dodaje. W tej ziemi jeszcze jakieś takie są dodatki. Dobrze, że ci ziemia tutaj nie świeci. A to chyba taki żwirek. Tak, no, gdyby każda trawa tutaj świeciła mi prosto w oczy, byłoby problematycznie. A muszę się pozbyć tych nasion. Vanilla RTX na MCPedii jest i najlepiej wygląda. Ale czy to jest do Bedrocka? Vanilla... Weź tam pokaż ten swój pokój teraz, bo chcę tutaj googlnąć w takim Dobra. Razie. To jest mój pokój, pozostaje mi zamknąć. Jaka to wersja? Tekstura węgla wygląda na starą. Bedrockowa wersja Minecrafta, na której my teraz tego RTX-a odpalamy, nie będzie najnowszą wersją Minecrafta. Biorąc pod uwagę obecne wersje javowskie, gdzie tam jakieś nowe generowanie jaskiń, gór, terenów i inne nowe moby się tam pojawiają z biegiem czasu, Bedrock nie jest tak często aktualizowany. Coś ty tutaj odwalił, Jezus Maria, jaka pajęczyna. Każdą przestrzeń w pomieszczeniu zapełni tymi światłami. Albo takie, wiesz, pajęczynkę zrób ustaloną. Spokojnie, ja teraz będę ognisko rozpalać w środku, żeby to zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Vanilla RTX MC Pedal. Patrzę, jak to działa. Most popular for Minecraft RTX. Okej. I co, czego się dowiedziałeś? Wydaje mi się, że da się pobrać resource packa, który po prostu pozwala ci mniej więcej zajebistego RTX-a na wszystko nałożyć i sobie stworzyć świat. Tylko jeszcze obczałem, jak się to dokładnie pobiera. GitHub? Jeszcze spróbuję. Zawsze najlepiej na GitHubie pobierać. Myślałeś nad nagraniem Outlast Trials w koopie z ziemniakiem? Ło, panie. W koopie z ziemniakiem jakoś akurat nie planowałem Outlast Trials, muszę przyznać. Ty. Byłoby to na pewno ciekawe. Ogień chyba tutaj nie jest zdefiniowany jako coś świecącego. Bardzo możliwe. Muszę ogień specjalnie oświetlać, ale mam pomysł. Mianowicie zrobię tak. Ma to sens? No wygląda troszeczkę jak z piekła. Niekoniecznie to sobie wyobrażałem. Zastanawiałem się, jak będzie wyglądać żółw morski. Czy to jest żółw morski? Jest tak zajebiście dużo reklam na tej stronie, że co drugi, a właściwie każdy przycisk download to jest jakaś reklama. Próbuję się zorientować, jak pobrać tego w ogóle. Tutaj start download, tutaj ewidentnie jakiś syf jest. Nie mam zielonego pojęcia. Installation guides, Windows 10, how to install Minecraft PE resource packs. Trochę zupełnym przypadkiem, kładąc jeden blok diamentu na środku prawie że pomieszczenia, bo środek byłby tutaj, stworzyłem coś, co ładnie wygląda.
Chuckness, myślę, że takie głosowanie na dobry początek możemy spróbować przeprowadzić tutaj, na tym czacie, ponieważ YouTube ma funkcję ankiet, ale nie wiem, na jak dużo pozwoli nam tych. Na jak dużo pozwoli nam opcji wprowadzenie tutaj. Patrz, Tivur, jakie ładne. Ty, no w sumie całkiem fajne, kolorowe. A to tak chaotycznie porozstawiałeś, czy w jakimś konkretnym kształcie? Starałem się w konkretnym kształcie, ale mi nie wyszedł. Natomiast... Powiem ci, jeden dodatkowy taki klocek w danym kolorze potężnie zmienia to, jak to wszystko wygląda. Dlatego spróbuję znaleźć coś jeszcze ciekawego, co się tutaj ewentualnie... Tak, bo tutaj są też jakieś puzzle, które trzeba przejść. Vanilla RTX Survival Series. Naprawdę próbuję teraz znaleźć opcję pobrania tego gówna, bo nie umiem, nie mogę. A ja się w ogóle tutaj zbambuzlowałem, ja myślałem, że to są takie ogromne puzzle, no bo wchodzisz do pomieszczenia, myślisz sobie, Boże, ile ja to będę przechodzić, nie? A później wchodzisz, myślisz sobie, kurczę, przecież to jest dziura. Dobra, czas zobaczyć, jaką ja mam dokładnie wersję tego Minecrafta. Spróbuję stworzyć normalnie świat jakiś dowolny, ale z odpowiednim RTX-owym resource packiem. To... 1.20.15 jest ta wersja, no ale to jest wersja bedrockowa. RTX Beta Resolutions. A nie, czekaj, to jest to. RTX iFantasy. Strasznie dużo tutaj jest tych resource packów ostatecznie. W pizdu tak naprawdę. O, downloads. Jezus Maria, mam. Vanilla RTX, MC Pack, this is not shader pack, RTX. No dobra, to powinno być. Kurwa, nie umiem kliknąć, nie umiem trafić. Mów do mnie, ziemniak. Mówię do ciebie. Wszedłem do pokoju, gdzie są na przykład wagoniki. I wiesz, jedną z moich ulubionych rzeczy, jakie robiłem w Minecrafcie, to zawsze był system kolejek, gdzie mogłem, wiesz, wsiąść i oglądać świat, który mijałem. I to było zawsze dla mnie najpiękniejsze. Co prawda to jest wszystko zrobione chyba na Flatlandzie, więc tutaj nie będziemy mieli czego tak naprawdę... jak wylazł z komnaty nagle, Jezus. Więc niekoniecznie tutaj będziemy w stanie cokolwiek zobaczyć. Ale mi sprawiało najbardziej radość tworzenie kolejki, która szła wzdłuż ładnych krajobrazów. Wtedy wsiadałeś sobie w swojej bazie, chciałeś się chwilę zrelaksować, odpalałeś i jeździłeś sobie dookoła, patrząc na ładne widoki. Ale to samo robiłem na przykład w Factorio. Moim ulubionym zajęciem w Factorio to zawsze było zajmowanie się wszelkimi środkami transportu, żeby przerzucać na przykład rzeczy. Popatrz, to jest jakiś ołtarz. I to, jak są tutaj wykorzystane niektóre elementy codziennego Minecrafta, możemy sobie zaobserwować, jak ktoś zrobił na przykład lampkę. Ty popatrz się, to jest plan sypialni. Ty mi nie mówiłeś o tym, że chciałeś mieć dwie lampki obok swojego łóżka finalnie? No, zwykle ludzie mają normalne sypialnie z łóżkiem, gdzie są obok na kastliki. Bądź też szafki nocne dla osób, które nie operują gwarą małopolską / krakowską. I popatrz, tutaj byś mógł sobie ustalać, że chcesz trochę więcej światła, nie musisz mieć smart żarówki. Wystarczy kliknąć raz i więcej światła możesz czytać książkę. Albo oświetlić sobie sufit. Ja myślę, że to jest jedno z ciekawszych rozwiązań, jakie możemy zaobserwować. Ja w tej chwili importuję pliki do Minecrafta, resource'owe, które jakby pomyślnie udaje mi się zaimportować, bo to jest pakiet jakichś tekstur czy tam resource'ów z 4 dodatkami na jakieś tam kwarce gładkie, teksturowane kamienie, przejrzyste szkło i tak dalej. Popatrz, tutaj ten pomysł z pokojem pełnym luster ktoś wykorzystał do stworzenia przykładowego pokoju. I rzeczywiście rzucił tutaj kolory wszystkich kolorów, ten czy jasnozielona terakota, zielona terakota, błękitna terakota. I widzisz, na tej mapie na przykład terakota jest właśnie takim świecącym elementem. Aj, świecącym blokiem, który może ci wszystko oświetlić. Mm-hmm. I chciałbym, żeby to było takie zunifikowane, żeby to było dorzucone do zwykłego Minecrafta, bo ja bym grał, szczerze powiedziawszy, na tym RTX-ie, bo to wygląda dobrze. Zwłaszcza, że dzisiejsze sprzęty są w stanie pozwolić na rozgrywkę, która jest płynna. Olej te programy do projektowania domu, zaprojektuj w Minecrafcie. Stary, w jakim Minecrafcie? Dom się w Simsach projektuje. Martyna już dokonała tego jakiś czas temu. Ale uwaga, pokażę mój progres, ponieważ wydaje mi się, że udało mi się coś osiągnąć. Tworzę przetrwanie normalny i uwaga, patrz, ziemniak, mam tutaj w pakietach zasobów. Bum. Dodane 5 różnych pakietów, które powinny zrobić mi RTX-a w normalnym, randomowym moim świecie. Nazywa się to Vanilla RTX, do tego są jeszcze różne dodatki. Więc tworzę ten świat, nie będę nawet żadnego seeda tutaj wczytywał. Wszystko się w tej chwili zacięło. Jak się uda, będzie zajebiście, jak nie, o! Dobra, poszło dalej. Nie umarło, to jest kluczowe. Boże, jak pobrałem wirusa jakiegoś na tego kompa. Dobrze, że tutaj najwyżej się jest, szybko złajpuję po streamie po prostu. Trzeba pamiętać też, że ja się będę wczytywać tak naprawdę od ciebie, więc ja spróbuję wyjść od siebie
Nie wiem, czy chcecie zobaczyć jeszcze jakąś gotową mapkę, jakie są stworzone oryginalnie do pokazywania. Czat, chcecie zobaczyć gotową mapę, czy chcecie, żebyśmy rozpoczęli naszą przygodę i zabawę w przetrwanie? Bo wydaje mi się, że udało mi się stworzyć świat RTX-owy. O! Ja już straciłem pierwsze moje punkty życia. Świat RTX-owy, który pozwoli nam stworzyć pierwszy domek z dyrta, ale jednocześnie mieć ładną grafikę. Survival, przetrwanie. Przygoda. Wszyscy chcą przygody, ziemniak. No. Przygoda zawsze woła. Ja się tylko okay. Na stronę skoczę. No czekaj, to ja dołączę do mnie od ciebie. Dobra. Czad, robimy to, ale jakby ja będę wiedział, co się dzieje. Nie wiem, jak dużo ziemniak wie o Minecrafcie, ale róbcie go w chuja. Mówcie mu, że na przykład się, nie wiem, żeby zrobić ze świni jedzenie, to trzeba krowę zabić i tak dalej. La 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 la. Graj, znajomi, Heiswold, podczas gry online, kontynuuj. Dobra, czy pobierze to wszystko ode mnie? Pobierz i dołącz, paczki zasobów. Dobra, pobieram u niego. Albo na przykład, że kamienny kilof się na Petroku robi z drewna. O, no. Albo, że złota motyka jest lepsza od żelaznego kilofa w tej wersji gry. Mhm. Mamy takiego deala. Żeby znaleźć diaksy, tak, że teraz kopię się pod siebie, bo jest jakby zabezpieczenie, że nie da się wpaść do lawy. Okej, okay. Tak, specjalny ten, twarde stopy. Kurwa, czy to jest pies? Czy to jest pies? Tak po prostu pies na start? Udało się, ziemniak. Jesteśmy na survivalu? Jesteśmy na survivalu w trybie normalnym z całym światem ORTX-owanym. Dlatego no. Ja już tutaj korzystam z dobrodziejstw tego lasu, kopię pierwsze klocki drewna, robię pierwsze moje narzędzia. Bedrock da się zniszczyć złotym kilofem? Bedrock to jest ta skała macierzysta. Tak, no wydaje mi się, że w tej bedrockowej wersji trochę inaczej niektóre ograniczenia są zrobione, bo jest taka trochę prostsza niż ten taki podstawowy Minecraft. Mnie jedynie zastanawia, co tam jest, czy to jest pozostałość po portalu? Właśnie trzeba będzie się tam zaraz przejść, bo wygląda to interesująco, ale na dobry początek chcę sobie postawić tutaj jakiegoś crafting table'a i zrobić pierwsze rzeczy, które da się zrobić. Czekaj, jak się prawym robi, to zrzuca po jednym, jak się weźmie prawym... Okay. Z shiftem to robisz wszystko. Tak, dobra, okej. Okay. Ogarnięte. Aha, jak lewym jeżdżę, to rozkłada całość. Dobra, tutaj robimy cyk, pyk, myk, kilof taki. Kilof mi chyba na razie wystarczy. Kamienie! Włączcie zaawansowany model zniszczeń. Ja wam kurwa dam zaawansowane modele zniszczeń. Nie wierzę, że już ludzie po prostu odchodzą z tego świata płacząc, że nigdy nie zagrali w GTA 6, a nadal się pojawia ten pieprzony mem, jak mnie wszyscy oszukali. Ty wiesz, o co chodzi? Nie wiem, o co chodzi. Typie, przez 10 odcinków pierwszych GTA 5 ciągle mi pisy, bo ja narzekałem, że auta się mniej niszczą niż w GTA 4, bo w GTA 4 się pięknie wginały te wszystkie auta. No. No i mi ludzie mówią, no mordo, tam w opcjach jest zaawansowany model zniszczeń, jak go odpalisz, to będą mocniej się niszczyć. I ja co odcinek mówię? Ludzie, kurwa, nie widzę tego, nie wiem, gdzie jest zaawansowany model zniszczeń. No jest, musisz tam pogrzebać w tej zakładce, w tamtej zakładce, no ale jest, na pewno. Ja ich słucham, wierzę im, oddaję się ich jakby opinii na temat tego, jakie opcje są w tej grze. I dopiero kiedy w końcu zwątpiłem, wtedy zrozumiałem, że zostałem po prostu oszukany. To pokazuje, jak twoja społeczność jest zgraną ekipą, która po prostu wie, jak się dogadać, żeby się nie wysprzęglić, że to tak naprawdę bambuzyl. Znaczy, prawda jest taka, że ja sam się o to prosiłem, ponieważ to jakby ja tak bardzo chciałem tych zaawansowanych zniszczeń, to ja do tego dążyłem. No i co? No i przez to oni wiedzieli, że ja szukałem, ale nie mogłem znaleźć. Wystarczyło, że jedna osoba wpadła na ten pomysł, a potem to już była taka czysta nienawiść, która wynikała z tego, że każdy chciał mnie robić w bambuko. No i tak to wyglądało. Dobra, trzeba przenieść tego crafting table'a, bo szczerze mówiąc to strasznie daleko jesteśmy od czegoś sensownego. Nie no, coś co jest sensowne, to wydaje mi się, że jest właśnie tam. Tylko, że to jest woda, przez wodę trzeba przepłynąć. Ja proponuję, zostaw crafting table'a, my zrobimy jeszcze... Jak zostawić? No one left behind, zabieram go. Ale czekaj, nie, zróbmy sobie łódkę, żeby już robić to profesjonalnie. O, to czekaj, jak się łódkę robiło? Bo ja już nie pamiętam dokładnie receptur takich, ale to tutaj będzie... Nie chcę im powiedzieć. Chodź, już mam zrobioną. Come on! Dobra, zabieram crafting table'a.
wsiadaj do mnie, chodź z moja popływać. Niech niewidoczność ręki włączą, błagam. Czekaj. Jaką widoczność ręki? Ale faktycznie, nie ty widać nie masz ręki. Nie widać? A ty widzisz rękę u siebie? Też nie widzę ręki. Ja mam FOV większe. O, nie. Nie dam się zrobić na widoczność ręki. GTA 5 all over again. W Bedrocku łódkę robisz z łopatą. No dobra, siema. Płyniesz ze mną. Ale jestem za tobą. Przepraszam, niekomfortowo się czuję, kiedy z mojej prawej strony wystaje twój miecz. To czekaj, wolisz, żeby to był kilof na przykład? Mógłbyś go opanować. Ziemniak, wystarczy mi to, że wczoraj cały dzień ciągnąłem druty. Grube, cienkie, czasem cztery naraz, czasem się nie mieściły. Żebym ja jeszcze teraz musiał się zajmować tym, że ty mi po prostu wystaje mi twój miecz z prawej strony, naprawdę. I czat nie żartuje, cały wczoraj dzień ciągnąłem druty. Ani chwili przerwy nie miałem od ciągnięcia drutów. Razem z moim tatą w sumie to robiłem. To było takie doświadczenie, które może nas trochę zbliżyło do siebie. To ale jak to fajnie wygląda. Nether. Widzisz, zależnie. Nie nether. Obsydian. Obsydian, właśnie obsydian. Z tego co wiem, to są takie jakby pozostałości po portalach i teoretycznie z drugiej strony w netherze powinien być też taki ten. No ale teraz netheru nie weźmiemy w żaden sposób. Ja wziąłem sobie. Ładnie to wygląda. Tylko tracę życie, bo łażę po tym. No. Wszystko dla luksusu. Jak wrzucisz siekierę do lawy, dostaniesz diamenty? Testowałeś ziemniak takie cuda? Jak wrzucę siekierę... Nie, siekiery się nie chcę pozbyć. Porwałem twoją łódź. O nie! Dołącz do mnie. Ty, ale nie bierzemy sobie magmy, żeby mieć ładne oświetlenie do domku? Takie stylowe? No to mordo, ja chcę na razie dopłynąć do kamienia jakiegoś, żeby go sobie zryć i zrobić lepsze narzędzia. Dobra. Tam zaraz będzie można do tej magmy wrócić. Chciałem ustalić jakąś jedną pozycję, gdzie będzie można zdobyć trochę zasobów. No to tak jak teraz węgiel widzę, a w sumie widziałem przydał. Niewiele, bo mi cały czas zasłaniałeś. No sorry, no ktoś musi być kierowcą, nie? Czy to jest terakota? Nie wiem. Mówię ci, moja wiedza minecraftowa jest dość ograniczona. Zawsze jak mnie brało na nagranie w Minecrafta, to pobierałem paczki modów i bardziej niż tym basicowym zestawem rzeczy, które są w Minecrafcie, interesowałem się po prostu, wiesz, jakimiś tam silnikami parowymi, magią, enchantowaniem, budowaniem własnych narzędzi i tak dalej. Ja pamiętam, jak Pemunio kiedyś zrobił całą paczkę modów. Sombrero pak. Zagraliśmy na niej z 5 minut. Po czym przestaliśmy grać w ogóle? Znaczy, no tak to bywa. A nie? Nawet jest taki mem po prostu, że o, czas znowu na moją tygodniową obsesję Minecraftem, po której nie będę grał kolejny rok. I przyznajcie się, czat, czy was też bierze z waszymi znajomymi, że sobie odpalacie Minecrafta i dostajecie jebla i gracie tydzień po prostu cały czas, a potem nagle przestajecie i już nie wracacie do tego Minecrafta. Mam wrażenie, że to bardzo częste. Ja po graniu w Remnanta tak miałem, że się wciągnąłem w Remnanta po tym, jak żeśmy razem wspólnie grali, po prostu cisnąłem. Przecież jeszcze tydzień temu mówiłeś, że tak dobrze się bawicie grając w jedynkę, już w ogóle nie gracie? No teraz to sieci robiliśmy przez tydzień, to nie było tak. Kiedy. Dobra, ale chcę wrócić, bo chcę przejść, bo już jesteśmy blisko lokacji z dodatku, więc myślę, że to może być dosyć ciekawe doświadczenie. Natomiast jak spojrzysz na wodę, to woda nie wygląda zbyt dobrze na tym resource packu, ale wskocz pod wodę i zobacz, jak to wygląda. O, pod wodą mnie jeszcze nie było. No i o kurwa! Dobra, okay. Gdyby taka woda była od samego początku w tej grze... Powiem ci, woda wygląda Woda wygląda 100 razy lepiej, powierzchnia wody od spodu wygląda 100 razy lepiej niż od góry. I jak zajebiście w ogóle odbija się całe to dno w tej wodzie, jak patrzy się od spodu... O nie! Powietrze! Dobra, trzeba będzie zabić jakąś świnię niedługo. No fajnie to wygląda, jasne, potrzebna jest karta NVIDIA GeForce RTX z serii dowolnej RTX-owej, żeby to odpalić. No ale kurde, wygląda to fajnie, wygląda to nieźle i to są efekty, których nie uzyskasz za bardzo nawet takimi zwykłymi modyfikacjami. Czy tam fancy lights, jak sobie ustawisz w tej javowej wersji, bo to jednak wykorzystuje te wszystkie technologie tego RTX-a. Tak, i masz rzeczywiste śledzenie promieni, a niekoniecznie wiesz co. Woda może wyglądać w jakimś stopniu tragicznie, ponieważ ja tam leciałem jak było w tym, na tej podstronce z tym resource packiem i tam było coś na teksturę wody. Ja to pobrałem, dodałem i tutaj po prostu jest aktywowane, ale nie miałem zielonego pojęcia tak naprawdę co robię, więc możliwe, że jakąś aktywowałem rzecz, która zrobiła z tej wody brzydszą wodę. Natomiast Steve'u trzeba pamiętać, my jesteśmy w tym momencie, wiesz, bezpieczni, bo jest jasno. A co jest najgorsze? No i dlatego ja sobie już tutaj węgiel tutorial? Kopię. A, no chyba, że tak. Ja już kopię węgiel, żeby mieć pochodnie, trzeba będzie się schować. Takie rzeczy na shaderach. Shadery są potężne w Minecrafcie, ale wydaje mi się, że są niektóre aspekty,
RTX-a, których shadery nie potrafią zreplikować. No. I bardziej się to rozchodzi już tutaj o takie matematyczne dokładności tego, jak to światło się rozchodzi, odbija. Zresztą było widać, pokażcie mi shadery, na których stworzycie taki pokój otoczony lustrami, w którym wszystko tak pięknie się odbijało i w którym dacie radę stworzyć na Javowej wersji z shaderami taki nieskończony pokój ze światłami. To żadne shadery wam tego raczej nie dadzą. Zresztą też ten Minecraft w tej wersji wygląda i tak lepiej niż na przykład jak wyszedł dopiero co. Więc teraz wygląda to git. Natomiast ja tam do ciebie idę, bo ja mam jakieś mięsko, a żebyśmy, wiesz, byli, przeżyli. Kop od razu, stary, w ścianie. Róbmy róbmy... Tutaj już jest dziura zrobiona. Jest dziura? Czy to jest nasz dom? No może być na taką naszą miejscówką chwilową. Dobra. W końcu, już to, widziałem w końcu to mam. W końcu widzę te, jak pochodnia wygląda tutaj. Jak się ładnie światło pochodni rozchodzi. Ale dobra, czekaj. Jak się robiło drzwi? A zresztą chuj z drzwiami. Trzeba sobie crafting table przenieść do środka, żeby móc tutaj zarządzać tym. Dobra, mam już crafting table. Już zrobił. Bo szybko, tam zombie chodzi. Stary. No to walcz. No nie walcz, bo nie mamy ekwipunku, nie mamy nic. A jedzenie nam się kończy. No dobra, tutaj... okej, okay, dobra, no to zatkajmy dziurę palcem w takim razie i będzie git. To czekaj. Nie trzeba drzwi robić. Ty nóg nie masz! Nogi ci zniknęły! Co jest, ty lewitujesz! Nogi ci ukradło. Ty, o, ej! Ty, co to za dziura? Jezus Maria, jak się przestraszyłem. Zajebiście. Zgranie. Dobra, okej. Okay, ale to czekaj, zróbmy sufit na 3. Dobra, czekaj, na razie to chcę nas tak po prostu zatkać przed zewnętrznym światem i będzie git. Dobra, okej. Okay. Możemy poszerzyć lekko dziurę. Dobra, nie chcę. Nie w tę stronę poszerzamy dziurę. Ale to czekaj, zróbmy podwójne drzwi. Podwójne drzwi? Po co ci podwójne drzwi? Nogi trzeba w ustawieniach włączyć? God damn. Ale jasno. Tyle rzeczy teraz ukrywają za ustawieniami. Niesamowite. Zaawansowany model nóg. Zaawansowana symulacja zaawansowane chodzenia. Zniszczenia nóg. Ale fajnie to wygląda, jak jest pochodnia postawiona. W ogóle jakie zajebiście wyglądają te kamienie, bo masz wrażenie, że wszystkie te takie pikselowe dziurki tutaj pochłaniają to światło. Taki bardziej teselacja tutaj ma wrażenie jest nałożona na wielu rzeczach. Popatrz, jak magma dobrze wygląda. Nie, baniutkie, jakie nam tutaj oświetlenie zrobiło. No dobra, to oświetlamy w takim razie się... magmą. No takiego, powiem ci, pierwszego domku w Minecrafcie, tak oświetlonego, to ja jeszcze nie widziałem. To dzięki temu, że wiesz, dodali magmę, że się spawnuje czasami blisko spawna. Znaczy dobra, no wiesz. Czasami się magma przydaje w tych minecraftowych przygodach, ale wygląda zajebiście, bardzo klimatyczny ten pokoik się tutaj zrobił. Dobra, jeszcze jeden tutaj poziom tej podłogi, będzie zajebiście. Spróbujcie zabijać moby, bo dropią z nich diamenty. Jezus Maria, kto ciągle masło pisze? Moderatorzy. Czemu z tym nic nie robicie? Nie ma tu jakichś modów? Ogarnijcie ten czat. Okay. Nic nie widzę. Dobra, trzeba jakąś pochodnię dać, bo się załatwię. Ale jak się te światła spotykają tutaj na środku i się trochę blendują na środku, w miejscach, w których to takie jasne, białe bardziej światło zaczyna się spotkać z tym światłem magmy. Dobra, jestem zadowolony. To jest mniej więcej taki efekt ładnego oświetlenia, jakiego oczekiwałem, zaczynając tę rozgrywkę. Schody nam jeszcze robisz? No tak, no jak już mamy to robić. Dużo wiesz, energii nie? Inwestujesz w ten nasz pierwszy domek wykopany w skale, to już nie lepiej byłoby coś zbudować? Tak, no ale to wiesz, to już jest piękny, ładny domek. Fabijańskiego? Pierwszy. To zaraz Magdalena, zbudujemy. Witam cię we Wsporniku Pospolitym. Dzięki wielkie za wsparcie, witam cię serdecznie. Klucz do drzwi musicie zrobić, bo pan zombie wejdą. Cudowne, no ale ty naprawdę nie masz nóg. Jak do ja już tak doszło? Zostanę. Może ciemno jest i nie widać. Czekaj, piec się przecież jeszcze jakoś robiło, żeby to mięso przetwarzać. Dobra, coś tam jeszcze pamiętam z tego Minecrafta. Ty. To wywalę. Jak będzie wyglądał piec, kiedy wrzucę do niego mięso surowe. O nie, przepraszam, co ja robię? Cyk, pyk, tutaj piec. Dobra, reszta węgla, mięsiwo. No i co? Ty. Działa? Świeci? Ty, no właśnie, żeś tą magmę tutaj dał i nie da się tego światła wyłączyć. Czekaj, zasłonię twoją magmę na chwilę. Bum. Klimatycznie. Ale tak klimatycznie i to światło pulsuje z piecyka. No bo ten ogień pracuje, więc to nie jest jedno stałe światło, które tutaj się znajduje, tylko cały ten pokój tak kusz. No, trudno mi to opisać. Dało się kiedyś wsadzić sobie pochodnie do ręki. Tak, to prawda, ale to było takie specjalne, tam miejsce tarczy, wydaje mi się? Właśnie nie, o nie, wyrzucam wtedy pochodnie swoje. Faktycznie, może nie da się w Bedrocku trzymać po prostu pochodni w ręce. Jest i taka opcja.
Bo to wydaje mi się na pewno było gdzieś tam w miejscu tarczy do wsadzenia. Ja sobie buduję nam kopalnię, żebyśmy mogli zobaczyć jak to. Ale normalnie jak ją wybierzesz do ręki, to powinna świecić. Ale czekaj, może jest w ustawieniach coś wideo, co po prostu sprawi, że to będzie działało. Widok kamery, animacja. Na Bodroku się nie da. Da się tylko na... O, come on. A rozumiem, nie da się też zrobić, że jak sobie wybiorę z paska, to będzie wtedy działało, co? Pewnie nie. Smuteczek. Świat, gra, przetrwanie, uprawnienia, członek. Ogień bratobójczy. Nie. Ale jest włączony. Dobrze. Tak czy siak jest włączony. Ty, czemu to jest tak ciemno? Zaraz tu się zombie jakiś zrespi. Ty, dobra, faktycznie zapomniałem, że tutaj przecież światło ustala, że czy się zombie pojawią, czy nie. Ten jebaniutki, jaką kopalnię tutaj już zaczął produkować, halo. Ale to lepiej znaleźć jakąś taką dziurę na zewnątrz, gdzie po prostu wejdziemy i tam będą się lepsze rzeczy pojawiały, niż jak będziesz próbował na żywca po prostu. Znaczy wiesz, zawsze możemy... sobie kopalnię stworzyć, kopiąc w dół. Ale patrz, jak to jest klimatyczne, jak jesteś na zewnątrz i oświetlasz sobie na przykład drzewko za pomocą jednej pochodni. A to moim zdaniem lepiej ty, sobie oświetlić. Creeper RTX. Ty. A świeci się jakoś ten creeper? Nie. Ty, strzelają do nas. Kościotrupsy, ou! Dobra, dostałem w dupę. Ah. Cholera jest na. Najgorsze jest to, że w ogóle nic nie widać tak naprawdę, jak jest totalnie ciemno. Nie no, to chyba przeginasz. Tarczy nie mam. No nie, no nie masz tarczy. A to tarczy się zaraz skraftuje. Czekaj, gdzie to nasze podwójne... Magma mi wyznacza wejście do naszej chaty. No jest mało zaznaczona. Czekaj, zostaw otwarty. Boję się. Okay. A dobra, to jak się boisz, to w takim razie nie będę cię męczył. Masz tutaj mięso, ci rzuciłem. Dziękuję. Pod twoje nieobecne nogi. To ja zaraz... Macie miedź w domku, ale słyszałem, że miedź to jest jakby bezużyteczny zasób w tej chwili w tym Minecraftie. No właśnie nie wiem, czy jest, czy nie jest. Ale dziękuję za mięsko, natomiast ja bym jeszcze tutaj zrobił drewnianą podłogę. Chleb z dirtem daje nieśmiertelność, wiedziałeś o tym? Taka po prostu bułka wysmarowana o kawałek ulicy. Właśnie sobie to zacząłem wyobrażać, czy jest surowa baranina. No. Kroisz sobie bułę na dwie części, idziesz na ulicę... Trochę ją zeszlifujesz przy okazji i jazda. Cicho, ciemny, siema. Ale poczekaj, czy to chodzi o to piaskowanie zębów? To jest z tym związane? No a ty jak czyścisz zęby? Bo ja po prostu uśmiecham się do asfaltu i zbliżam się do pocałunku. O Boże. No i jazda. Tak jak ten płyn do fug, który prawie na 100% po prostu zdziera wierzchnią warstwę fugi. A to tak też tak wygląda. Właśnie widziałem u ciebie na nagraniach, że to było takie... Tylko to było kompletnie nierozcieńczone. Nie wiem jak ty u siebie, nie, czy rozcieńczałeś. Nie, też nie rozcieńczałem, no i aktywatorem była woda. Uważaj, bo ja tutaj dziurę tak, robię, bo tam robię akacjową podłogę. Dlaczego tyle energii inwestujesz w tę dziurę w skalę, którą wykopaliśmy do tej pory? Bo jak coś robię, to lubię robić dobrze. Nawet dziurę w skalę? Tak. No dobra. Może dlatego tak mało rzeczy robię. Czasami robię rzeczy, które są bez sensu, totalnie, ale ja uważam, że to jest nasz pierwszy dom i ten nasz pierwszy dom powinien być symbolem tego, jak wiele da się dokonać przy budowie pierwszego domu. A potem zauważymy, czy rzeczy może są... Bo to nasz dom. Zbuduję ci dom. Jak to tam dalej szło? Tam nie pamiętam. Witamina? Mam taki kawałek. A, nie stawiaj drewna przy piecu, bo się podpali. Podpali się? Nie. Czyli się podpali. Teraz no słuchaj, no a zastanów się jak dokładnie, no, że ciepłota tego pieca może spowodować, że podłoga zapłonie. Ty, no. Ray tracing to oświetlenie, a nie przenoszenie właściwości fizycznych. Ciekaw jestem jak wygląda ten nasz cudowny dom w ogóle z wyłączonym tym oświetleniem. No jak gówno, no. Nie będę przebierał ale... słowa. Jest jakby kompletnie zerowy brak klimatu, jeżeli tego światła nie ale ma. Ale więcej tak widać. Tak, więcej widać, to prawda. No ale moim zdaniem jak się włącza ray tracing, to jakby jesteś gotowy na wszelkie plusy i minusy tego, że światło jest po prostu realistycznie renderowane. Dobra, dzień się już praktycznie zaczyna. Czego my tam teraz potrzebujemy? No, my potrzebujemy zasobów. Najlepiej jakieś żelazo, ale po żelazo to by się trzeba wybrać do jakiejś jaskini konkretnej. Ale ja myślę, że naprawdę... Słoneczko wstaje. Ja myślę, że rzeczywiście jak zaczniemy chwilę kopać, to zaraz wejdziemy do jakiejś jaskini. Dobra, drogie czaty, czy my powinniśmy znaleźć konkretną, jak ona się nazywa, konkretną jaskinię, czy powinniśmy wykopać sobie w staromodnym stylu? Ja jestem zdania, że powinniśmy w tej chwili wziąć i znaleźć sobie jakąś dziurę w ziemi, bo powinno ich trochę się tutaj gdzieś znajdować i ona będzie prowadziła do jakiegoś sensownego systemu jaskiń. Bo kopiąc, tak, w końcu trafisz na jakąś jaskinię, ale kij wie, ile ci to czasu zajmie. Jeżeli udałoby się znaleźć jakieś takie naturalne wejście do podziemi, to lepiej to podziała, moim zdaniem. Drogie czaty, kopać. No, w konkretnej jaskini znajdziesz więcej. Byleby dotrzeć do jakiejś konkretnej jaskini.
Nie będzie git. Nie wiem kiedy... Czekaj, jakie potwory, ty? A co się z tym jebańcem stało? A to jest mini ten, zombie dziecko. Mini zombie dziecko? To było normalne zombie przed chwilą na moich oczach. A nie, może jest mini? Nie, dobra, zaczął się palić. Ja nie pamiętam nigdy, jakie moby, jak świeci światło dnia, się palą. Chyba szkielety się paliły. I zombiaki wydaje mi się też, ale creepery? Creepery chyba nie, ale były wtedy, nie atakowały cię. Hmm. Coś się nie atakowało, coś cię atakowało, rzeczy się działy i rzeczy się nie działy. To różnie wychodziło. Ja zawsze unikałem 100% potworów, które spotykałem i to zawsze dla mnie też działało. Tak, bo jak zawsze go zaatakujesz, to on wtedy też zacznie ciebie atakować, a wtedy może być naprawdę przerąbane. Ja założę się, że dosłownie 5 metrów od nas znajdzie się wejście do jakiejś takiej jaskini większej. Nie jestem pewien, czy na tej wersji w ogóle... Nie, no muszą być te takie kaniony, które idą w głąb w ogóle świata, wiesz co chodzi? Pęknięcia w ziemi, tylko ej, ale zrobiłeś jakąś taką flagę, żebyśmy wiedzieli, jak wrócić z powrotem? Flagę, proszę cię. Mam swoją orientację w terenie, a nie flagi jakieś będę budował. Creeper atakuje i się nie pali. Creepery nie atakują. A, czyli to jest jakby pełen zestaw. Naprawdę? Creepery nie atakują? Co my tutaj mamy? To jakaś jaskinia? Nie, to gówno, a nie jaskinia. Dobra, idę dalej. Zaraz się zgubię, co prawda. Mimo tego, że właśnie powiedziałem o naszej orientacji w terenie, ale wierzę w siebie, a to jest podstawa. Zróbcie miecz z asfaltu. Założę się, że są mody, w których można wylewać sobie ulice asfaltowe w Minecrafcie. Zdziwiłbym się, gdyby nie było. Na pewno możesz mieć maszyny budowlane do wyrównywania tak, terenu, no. Przewiercanie się przez dziury. Po co komu Construction Simulator, jak możesz mieć po prostu wszystko zrobione modami do Minecrafta i co? I działa. Ziemniak, ale wracając do tematu naszej poprzedniej rozmowy, od której cały czas byłem odciągany twoimi shenaniganami, które uprawiałeś w tej grze. Co sądzisz o pomyśle zrobienia tej ankiety, żeby wybrać grę, w którą będziemy grali w przyszłym tygodniu? I ale jeśli na podstawie jesteś... tych gier, które już mieliśmy tutaj? Tak, to jest decyzja, którą podjąłem z niezależnym naszym konsultantem na J. I gdybyś taką ankietę miał zrobić, to jak myślisz, jakie tytuły by się w niej znalazły? Załóżmy, no bo mamy 7 streamów za nami. Gdyby wybrać 4 tytuły, które tobie najbardziej spasowały, umieścić je w ankiecie i dać ludziom opcję zagłosowania, co jeszcze mogłoby się pojawić na naszym ostatnim streamie. Nawet gdyby to miała być więcej niż jedna gra. Chyba, żeby zrobić przejście przez wszystkie te gry. Nie, to za dużo by tego było. No chwilę by to trwało nawet, żeby się przyłączać, ale ja jestem tak, za no. tym. I co, chcesz zrobić w tym momencie taką ankietę, żeby sprawdzić, jak to wygląda? No tak, najlepiej by było, ponieważ mamy tutaj zebraną widownię, która jest zainteresowana śledzeniem tych streamów, więc oni będą najbardziej kompetentnymi osobami do udzielenia nam takich odpowiedzi. Czy Need for Speed się liczy, którego finalnie nie zagraliśmy? No Need for Speed też by wchodził w grę, aczkolwiek no nie graliśmy w niego. Wiesz, no, dowolnie, możemy całego streama zrobić z Need for Speed, jakbyśmy chcieli tak naprawdę. Ale żeby to był jakiś taki fajny finał, to dobrze by było... Zrobić coś takiego, wiesz. Dying Light najlepszy. No właśnie, tak coś czułem. Misje nocą. Do tej pory całe ze wszystkich gier, w które graliśmy, Dying Light spodobał się najbardziej. Tak więc, kto wie, może najlepszą opcją by było po prostu zagrać w Dying Light, a może 50-50 Dying Light, a z drugiej strony coś innego. Tylko na przykład jaka by była ta druga rzecz, którą moglibyśmy odpalić oprócz Dying Light'a? Może na to byśmy po prostu zrobili właśnie ankietę. Ja czy byłaby to za Forza? Czy będziesz miał za tydzień kierownicę nadal? Będę mieć kierownicę, więc Forzę też możemy wrzucić. Możemy wrzucić i się Forzę. Pościgać. Wielki konwój z ludźmi. Można by na przykład... Nie chcę surowego kurczaka. Dobra, wracam powoli do chaty, bo tak trochę tutaj drewna kopię. Nie jestem pewien po co, ale trzeba będzie ruszyć ziemniak przed siebie na jakąś przygodę. Chyba, że się dokopiesz do jakiejś jaskini, jeżeli dalej to robisz. Tak robię. Cały czas. Jest opcją Need for Speed, jest opcją konwój w Forzie i po prostu jeżdżenie wyścigów. Na kierownicy bądź bez, chociaż na tej kierownicy to mam wrażenie więcej porażek niż sukcesów, ale... Możemy spróbować w Forze, ale na padach w takim wypadku. Tak, no, byleby to była ta Forza. Można by tutaj zrobić ogłoszenie, że przyjmujemy ludzi do konwoju i sobie po prostu jeździć. Autobusami na przykład. Autobusami? No dałoby się tam jakieś autobusy odpalić. I czat, ograniczamy się tutaj praktycznie tylko do gier, w które do tej pory graliśmy, plus właśnie Need for Speed Unbound, którego też mieliśmy gdzieś tam dodanego do naszej listy, ponieważ jak pamiętacie, Nvidia jest sponsorem naszej całej serii streamów, dlatego szukamy tytułów wspierających technologię Nvidia, czyli w głównej mierze DLSS 3.0, bo jest najnowszą technologią i najciekawszą, dającą najlepsze efekty tutaj. Tak więc nie podawajcie proszę tytułów, które są wyciągnięte z palca, tylko tych, które już graliśmy.
Forza która? No piątka, Horizon piątka. Nie Motorsport, nie Horizon 4, najnowsza jest Forza 5, graliśmy tydzień temu graliśmy. Tydzień temu, tak jest. Myślę, że bawiliśmy się całkiem wybornie, było przyjemnie, dużo faili, dużo śmiechów, dużo zadupcania rękami, jak normalnie, więcej niż jak na treningu zumby, bo tą kierownicą trzeba było kręcić. Czy ty jesteś może tak blisko naszej kopalni? Widzisz, wiedziałem, jakie pytania zadasz. Tak, bo chciałem, żebyś przetestował schody, czy dobrze działają. O Jezus, ty wszystko schodami wyłożyłeś. Nie wszystko, czasami ominąłem, bo już nie chciałem kopać dwukrotnie na przykład. Dobra, ale chcę rzeczywiście tylko mięso wrzucić do pieca i wręcz zrobić też drugiego pieca, bo ja to non-stop spadam z czegoś i nie mam w ogóle już życia praktycznie. Więc dupnę tutaj drugi piec, niech on też przetwarza. Dobra, tamten jest pusty na ten moment. Który? Cyberpunk byłby świetny, tylko że Cyberpunk nie ma multi. Tak, Cyberpunk nie ma za bardzo opcji, które pozwoliłyby nam grać we dwójkę w jakiś sposób. Co prawda graliśmy już tak w Spidermana, ale nie było to tak fajne jak inne tytuły, w których mogliśmy się faktycznie na jakimś serwerze połączyć ze sobą. Dlatego powkurzać na siebie, podenerwować, albo współpracować. Dlatego raczej szukamy tytułów, które domyślnie wspierają multiplayer. Jak w NFS-a grać, to bez kierownicy, bo samo skręcanie jest strasznie zjebane. Cóż, no jest taka opcja. Moglibyśmy zagrać w NFS-a na padach, nie? Kierownice nie są tutaj koniecznością. Ważniejszy jest ten aspekt właśnie RTX-owy i DLSS-owy. Cyberpunk ma multi, to jest kłamstwo. Sea of Thieves Maciej proponuje, ale tam nie mamy odpowiednich jakby technologii, których szukamy. Chociaż Sea of Thieves jest naprawdę przyjemną grą, to muszę przyznać. Jedną z takich fajniejszych, jeżeli chodzi o kwestię zrelaksowania się i pogadania z kimś, bo na przykład w takim Minecrafcie, no to człowiek jest cały czas skupiony na robieniu czegoś. Tutaj się nie da przestać. Rutkowski, Starfield jest grą sponsorowaną przez konkurencyjnego producenta kart graficznych, więc to, gorszej propozycji nie mogłeś tutaj dać, naprawdę. No nie, to by nie wyszło po prostu. Ale nie wiem, czy wiesz, moderzy odpowiedzieli na moje wezwanie, i jakieś 8-10 godzin po premierze we wczesnym dostępie Starfielda powstał mod dodający DLSS 2 do Starfielda, zastępujący technologię AMD. Jestem szczęśliwy, nie potrzebuję co prawda, bo dobrze mi ta gra chodzi na mojej 4090. Ale jest wiele osób, które mogą z tego skorzystać. To jest najważniejsze. Skocham moderów. Dzisiaj dodałem kolejne 4 mody do tej gry. A jeszcze nie miała oficjalnej premiery, bo wychodzi 6. Więc jak tutaj modów nie kochać? Dobra, kazałeś mi schody sprawdzić. Tak, po prostu czy się komfortowo na nich schodzi. Zobaczmy, a ty nie chcesz pokazać swojej perspektywy jak kopiesz? Czy ty zmieniasz czasami tę perspektywę? A wiesz co, w tym momencie nie zmieniałem, wiesz co, bo byłem skupiony tak bardzo na kopaniu. Właśnie tak jest w Minecrafcie czasami. Człowiek jest tak zapatrzony w to, co w tej chwili robi, bo ja staram się po prostu wykonywać swoją robotę jak najlepiej mogę. Ja jestem w tym momencie kopaczem. Właśnie podoba mi się, że nadałeś sobie taką najbardziej basicową rolę, która polega na ryciu w ziemi. Będę w niej najlepszy. Będę najlepszym kopaczem, jakiego widział ten serwer. Jest taka wioska. Jestem pierwszym kopaczem, którego ma ten serwer, ale będzie gig. Godzina Dying Light, a godzina Forza, Spider-Man Speedrun Again. No można by na przykład, znaczy no godzina nie. No myślę, że znowu ten stream będzie miał tak 4 do 5 godzin. Może nawet zaczniemy go sobie wcześniej, jeżeli będziemy mieli taką ochotę, żeby był taki dłuższy na finał na przykład. Jeżeli chodzi o czas trwania, to jeszcze podejmiemy takie decyzje. Ale na pewno was powiadomimy, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, czy na Discordzie, czy może na X-ie, bo już Twittera nie ma. Tak, ale można by sobie zrobić taki 50-50 stream na przykład z Dying Lighta i właśnie konwoju jakiegoś w Forzie Horizon, bo to chyba podziałało najfajniej, grało się nam najprzyjemniej. Jedna będzie gra tylko dla nas dwóch, taka bardziej intymna, bliższa, nietransatlantycki sposób na spędzenie razem czasu, a potem można by sobie po prostu pojeździć z widzami, których była niemała ilość ostatnio chętnych, jak graliśmy w Forze. W konwoju, pojeździć wyścigi, czy na kierownicach, czy na padach. Ja nawet cieszyłbym się, gdybyśmy mieli po prostu pady, bo na pewno lepiej by mi wtedy szło. Możemy tak ustalić. Ja też myślę, żeby mi lepiej poszło niż na kierownicy. Kliknij, bo tak Mara ma ustawione na tym telewizorze. Czy ziemniak na finalnym streamie odpakuje pralkę? Jeszcze musiałby podjąć ten wielki krok po prostu zamówienia jej, bo chyba jeszcze tego nie zrobiłem. Ostatnio byłem w sklepie. Ty, dokopałem się do głębszej warstwy już kamienia. Tak, ostatnio ziemniak był w sklepie i jak powiedział pracownikowi, czego szuka, to ten się za głowę złapał. I myślał, powiedział, że nie ma szans, że takie rzeczy nie są nawet na displeju, żeby pokazać, jak taka pralka wygląda, że to jest zbyt duże.
po prostu. A ja mu mówię, proszę pana. Ja szukam dużej pralki. Wiem, czego potrzebuję. Ja wiem, co chcę. A on mówi, niemożliwe. Nie istnieje taka pralka, jakiej pan potrzebuje. Wtedy zacząłeś się z nim bić, bo ty wiesz, że taka pralka istnieje, tylko ją ukrywają przed tobą. On sam powiedział, że istnieje, tylko że powiedział, w żadnym sklepie pan jej nie użyje, to tylko z magazynu przychodzi. No to ktoś musi naprawdę tego chcieć. Czyli musisz takiego trochę kota w worku w takim razie kupić. Trochę tak. Słuchaj, znalazłem chyba lapis lazuli, tak mi się wydaje. Tak jest. Jak się po polsku to nazywa? Nie, lazuryt. Lazuryt. Diamenty na poziomie minus 70. Pamiętajcie, że tylko to... Tylko wiesz, jakie mam pytanie? Tylko, że to... Na jakim jest na poziomie? A F1, czekaj. No właśnie, F3 nie działa. Uuu! A to i to jest kwestia taka, że w pewnym momencie kamień zamienia się w twardszy kamień, nie? No bedrock i... masz na myśli. Nie, nie bedrock. Po prostu twardszy kamień. I widzisz, nie masz Irona? I pod tym chyba już Iron rzadko występuje, ale występują takie inne rzeczy, właśnie jak lapis lazuli, jak ten czerwony. Dlatego najlepiej jest znaleźć już gotową jaskinię istniejącą i to w nią wejść, bo tam będzie więcej tego żelaza na wierzchu. No, niby tak. Gdzie ty zobaczył mikrofalkę, która taką wsuwa się do środka. A, tak, 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 Adrian, widziałem 2000. Dokładnie ten filmik. Ja no. Też, dzisiaj mi się drugi raz wyświetlił. Także klikasz przycisk i samo ci wjeżdża do środka, taka zabudowana, po prostu mega droga. Ja za to widziałem filmik, jak dostarczają typowi łóżko kosztujące 650 tysięcy dolarów. Co proszę? 650 tysięcy dolarów. Nie wiem, co jest z tym łóżkiem, że tyle kosztuje. Nie wiem, jakie ma magiczne funkcje. Może jest w stanie odmłodzić cię o 10 lat, a raczej twoje plecy, czy też inne układy kostne w twoim ciele. Ale 650 tysięcy dolarów za łóżko. Ile to jest ze 2 miliony złotych ponad za łóżko? Słuchaj, znajomy pracuje w salonie z materacami i powiedział, że słuchaj, wszystko powyżej tych 20 czy tam 30 tysięcy to już jest takie... Scam. No nie tyle, że scam, no jeżeli ci bardzo zależy, żeby ktoś na przykład językiem zbierał pojedyncze włókna z futra alpaki i robił z tego warkoczyki, które będą finalnie się składać jako nitki pojedyncze twojego poszycia materaca, no dobra, to ale miliony... czy dzięki temu ten materac jest lepszy? No nie. A, właśnie. Ten był tak drogi, ponieważ też był we współpracy chyba z jakimś designerem, tak mi się wydaje. O kurczę, to może jedyny w swoim rodzaju, mam jedyne łóżko tego typu na świecie. I przychodzą do siebie znajomi i im pokazujesz, patrzcie jakie ma ładne łóżko. Szczerze mówiąc, o Jezus, ile mam powiadomień na telefonie za achievementy z Minecrafta. What the hell? Lord w ogóle, jeżeli dalej oglądasz, dzięki wielkie za linka na Instagramie z resource packiem RTX-owym. Ale ja jestem ciekaw, bo googlowałem to łóżko, więc prawdopodobnie mam w historii wyszukiwania na telefonie. Będziecie sami mogli zobaczyć, o akurat tutaj parapet z płytek mam wyszukany w tej chwili, ale ta przeglądarka, historia. Stary, słyszę gdzieś wodę. Czy tu będzie gdzieś zaraz jest? O, kina. Mam. Łóżko nazywa się Grand Vividus. Pana to. Co to jest? Chyba magma. To czemu się nie rusza? Blok magmy. Blok magmy? W jaki sposób ty... Słyszę te karty, w sensie wagoniki. Gdzieś tu jest opuszczona stara kopalnia. Tam jest najlepiej, najwięcej, najwspanialej. Dlatego ja tutaj bym zbudował w ogóle. Czy mi się wydaje, czy można jeszcze podgłośnić tę grę? Czad, wy nic nie mówicie na temat tego, jak wam pasuje dźwięk na tym streamie. Czy wy słyszycie w ogóle grę? Czy ta myszka jest w ogóle podłączona do komputera? Co znaczy miganie? O, dobra, ożyła. Stary, ja wiesz, jaką mam propozycję? Ja bym zrobił tutaj drugi domek. Znaczy drugi domek, rozwinięcie domku. A ja chciałbym tylko pokazać wszystkim, jak wygląda to łóżko i jak się prezentuje. Tylko, że jesteśmy jakby w takim miejscu z tą kamerką, że pokażę wam tutaj. No, do prawej strony ekranu poproszę. Według... Do sklepu idę. Okej. Dzięki, T-World. Jeden kabanos. Nie, żartuję. Ale po kabanosiku możesz wziąć jakiś. To sobie zaśramiemy takiego małego, wiesz, dobrego. Sklep z kabanosami? No. Jest niedziela. Ty, ojej. No.
No tak. A dzisiaj piekarnia buczek w naszej okolicy była otwarta. Tak? No, szokujące. Więc może, jest punktem pocztowym. Może są gotowi na kary, a może ktoś po prostu właściciel sprzedawał. Też tak może być. Jeden kabanos na takich chłopów? Kurde, Matrix ma. No ja wiem, Matrix że ty wolisz tak ze trzy kabanosy naraz działać. Ja też wczoraj jak te druty ciągnąłem, to, nie, to jeden mnie nie satysfakcjonował. Jeden czasami drut, nawet jeden cztery. Kabanos. Jeden drut. Ale jakby jeden drut mnie nie satysfakcjonował, tak lubiłem ciągnąć ze trzy albo cztery naraz jednocześnie, w ręce mi się mieściły, więc było git, ale jeden kabanoc myślę by wystarczył. Czad, łóżko nazywa się Grand Vividus, według dwóch źródeł kosztuje 656 tysięcy dolarów, jeszcze 990. Tutaj jest artykuł z Forbesa, łóżko za 400 tysięcy i wygląda, no powiem ci, nie wygląda jakoś nieprawdopodobnie, nie? Jezus Maria, reklamy wszędzie, won! Dajcie mi oglądać łóżko, którego nigdy w życiu nie kupię. O Jezus, wyszukiwanie. Grand Vividus Double. O! Proszę bardzo. Tak wygląda to łóżko. Szczerze mówiąc, wygląda jak jakiś tapicerowany fotel, który znajduje się w lobby po prostu hotelowym. Albo w piwnicy takiej BDSM-owej. Tak, trochę tak. To w ogóle jakby jest... Masz podstawę, masz materac i jakiś top cover, na którym się właśnie śpi. I też potem mi się przewinął filmik, gdzie... ugniatali to łóżko, takie dwóch typów łaziło po tym top coverze w takich specjalnych butach, które mają odświeżyć twój materac i top cover. I to co, tak giga walizka. Ta, no, to prawda. Dwójka ludzi, ona tak czy jakiś czas do ciebie przychodzi i nie depa po łóżku w cenie? Kochanie, zamów panów, żeby nam podeptali łóżko znowu, bo się robi twarde. A później, a gdzie jest kot? On tam się schował pomiędzy. Wydaje mi się, że po prostu... sam sobie możesz tak podeptać łóżkę, jakbyś chciał. Ciekaw jestem, czy jest tutaj w ogóle coś jakby... To jest jakaś firma w ogóle z drugimi łóżkami, bo mieli jakieś za 195 tysięcy. A, to jest to tańsze. To myślałeś o nim, żeby sobie kupić? No, stary. Czemu nie? Jakbym miał się zadłużyć do końca życia w takim stopniu, że prędzej bym z tego świata odszedł, niż to spłacił, to czemu nie miałbym tego dać za łóżko za 200-600 koła? Przynajmniej spałbyś spokojnie, nie? Ciekaw jestem. No właśnie nie wiem. Wątpię, żeby komfort tego łóżka zwalczył czystą depresję, jaka by się w moich żyłach wtedy przelewała. Ale ciekaw jestem, czy jest jakiś powód, dla którego to tyle kosztuje, czy po prostu jest drogie, bo jest drogie. Nie potrafię tego odkryć. I chyba nie odkryję, bo za dużo trzeba czytać, żeby to odkryć, tak więc... Od mamy to już bym zjebkę dostał i tak, gdzie z butami na łóżko, a ty jej mówisz, mamo, ja odświeżam sobie materac. mamo, ten materac jest więcej wart niż dom twój i taty, pozwól mi po nim deptać ile chcę. Ale czaisz? 2 miliony złotych za łóżko. Przychodzisz do banku, dzień dobry, proszę, masz kredyt jakiś hipoteczny. Łóżkoteczny. Masz dom warty 2 bańki. I podwajasz wartość domu, kupując łóżko. No ale kredytu hipotecznego by ci nie dali na łóżko, bo no to nie jest nieruchomość. A co jakbyś go przykręcił do ziemi? Czy jakbyś go wmurował w podłogę? No tak, Beszamel dobrze tutaj mówi. No to jakby wszystko się sprowadza do tego, że ktoś tyle za to zapłacił. Tak, równie dobrze, mógłby zrobić dokładnie to, co my robimy w Minecrafcie. Zacząłby kopać dziurę. Tak. Wykopałby sobie te wszystkie alpaki, które tam się znajdują i byłby spokój. Łóżko to ruchomość. No wiem, że łóżko to ruchomość, no ale wiesz, jakby go unieruchomić? Myślę, że ludzie, którzy kupują takie łóżka, to nie są ludzie, którzy biorą kredyty na takie błahostki, na takie jak minimalne łóżko, kwoty. Nie? Ja myślę, że to są ludzie, którzy, to wiesz, ogóle, którzy jak już biorą jakieś pożyczki czy kredyty, to jest w dziesiątkach milionów liczone. Bo takimi już po prostu kwotami operują. Jeżeli są ludzie, dla których takie łóżko to jest tyle. Mogą mieć 5 takich w domu. Tylko po prostu mają lepsze sposoby na wydawanie pieniędzy. Albo nam nie zależy im tak na śnie, więc sobie jacht pierdolną. Kurczę, no... Gdyby taki człowiek się jeden znalazł i powiedział, ziemniaku, chcesz pstryka? A ja mówię, tak, a ten pstryk... I właśnie podwoiłem swoje te. W sensie, że on mówi, asety. A ty co zrobiłeś? Myślałeś, że dostaniesz za darmo za free? Ja mówię, nie. Chociaż nadzieja jakaś była, że coś dostanę. Złota siekiera. Ty, moja złota siekiera ma enchanta. Ze skrzyni ją wyciągnąłem. Ma +4 obrażeń przy ataku. Oh shit, woda mi się tutaj wlewa. No zajebiście, to blokuj. Coś ty odkrył. Stary, to jest to. To jest T-Volt to. My tam zaraz wejdziemy. Udało ci się dostać do tej jaskini?
No tak, tam jest ta jaskinia. No zaraz dobra. Tam wejdziemy, muszę kawałek do przodu się teraz przekopać. Ja przełączyłem teraz perspektywę na ciebie, bo ewidentnie się ciekawszy, do czego cię widziałem. To ja wam pokażę, co ja odkryłem, patrzcie. Tymczasem na to. Ja, który śpi na kanapie. Stary, ale ja myślę, że tej niż życia 3/4 Polaków. Nie wiem, jakby kurczę, jak wypada wartość, że, no to dam ci nowy. Mam drewniany. Nie jestem pewien, czy to będzie zbyt wydajne. Gdzie ta jaskinia dokładnie jest? I jakby... Dokładnie tu przede mną, tam trzeba kopać, tam. No dobra, ale pytanie moje brzmi, czy... Czy możesz mi dać drewna trochę? Stworzymy sobie tutaj skrzynię i wszystko. Dobra, czekaj. Postawię czekaj, ja mam drewno. Boom, crafting table. Też mam crafting table, to zrobię dwa. Jeszcze jakąś pochodnię dupnę, bo to oświetlenie takie trochę zbyt ciepłe. Ale jest tak dominujące, że nie da się go zwalczyć. Jaśniejsze światło, te zimniejsze światło tych. Czemu mamy dwa crafting table? To dwa zimne. Kto bogatemu zabroni? Chciałem się poczuć jak ten gość z tym łóżkiem. To może zbudujmy tutaj po prostu 6 crafting table'ów i spróbujmy się położyć na nich. Może no, też można. Podziała. Dobra, teraz jeżeli weźmiemy bruk, to wydaje mi się, że... Ja tutaj większą skrzynię zrobię. Chłop, co tylko w Minecrafcie może poszaleć ze swoimi ruchomościami. Zajebiście dużo kamienia, fantastycznie. Nie umiem grać w tę grę. Cyk, pyk, myk, bzyk. Nie, zapalarę też schowam. Głodny nie jesteś? Zjadłem coś. No to masz. Ale nie w grze. Baraninka. A, dziękuję. Macie to... mopki. No mamy tryb normalny, to nie jest peaceful, tak więc jak coś nas zacznie nadupcać, to będzie nadupcać. Ja słuchaj, zrobię teraz już miejsce takie na piec. O nie, woda! Zajebiste miejsce na piec. Wszystko się tam upiecze pięknie. Dobra, widzisz, to ja tutaj kopię jeszcze trochę. Zobaczę, czy dotrę do jakiejkolwiek jaskini, jak będę szedł. Ale czekaj. Lewo? Ty, mam mało węgla. Ja nie mam węgla w ogóle. Na deskach to spalę. W sumie deski też podziałają. Czy słyszę cały czas tutaj kościotrupsy, które nadupcają? Tak, ale wiesz co, ja myślę, że się trzeba przygotować, mieć więcej drewna ewentualnie w zanadrzu. O! Ty, zepsułem, to ja. Ty, żwir! Ty dałeś ten żwir? Nie. Ja chciałem kopać. Okej, dobra, woda. To... Nie wiem, czemu tak krzyknąłem, ale... Ale wiesz, ty, to mnie a tam jest magma u ciebie w ogóle. Przyłączyłem na ciebie, żeby to było widać. Nie, tutaj jest magma... Nie, to jest blok magmy. No czekaj, bo z jednej strony nie chcę się utopić, z drugiej ciekawi mnie, czy po prostu ta jaskinia nie znajduje się zaraz nad nami, tylko tutaj jest wszystko... Dobra, to tylko mątwa. Nie no, tutaj jest wpis do wody. Dlatego ja bym się troszeczkę podkopał, wiesz? Nie dam tu pochodni. Jak to nie dam pochodni pod wodą? Co za skam. Dobra, byleby mógł oddychać. Tylko, że to jest całe pomieszczenie wypchane wodą. Trudno powiedzieć, nie, czy tutaj spokojnie, się... Spokojnie, kowboju. Trzymaj swe konie. Proszę, nigdy więcej tak do mnie nie mów. Czemu? Niekomfortowo się czuję. Dobrze. Zwraca się do mnie per szef. Szefuniu. Musimy się skopać, musimy się wkopać o piętro niżej. Myślisz? I kopać kratkę z boku, to zobaczysz, co się stanie. Od kiedy ty takie taktyki Minecraftowe znasz? Stary. Nie, jedną wioskę villagerów ukradłem. Rozumiem. Ostatnio jak grałem ze znajomymi, którzy mają więcej doświadczenia w Minecrafcie, to się dowiedziałem, jakie się robi, jak się villagerów wykorzystuje i jak szukasz takich, które mają konkretną ofertę i potem wozisz ich wagonikami do siebie, budujesz im więzienia. Tak. Albo jak iron się generuje Ice golema, nie? Tak, wystraszeni villagerzy spawnują golema, który umiera i daje ci iron. Jezus Maria, ile taktyk jest w tej grze. Budowanie ogromnych, kurwa, jakichś tam kopalni ze schematów w Netherze oczywiście, bo tam coś tam. Bo szybciej się poruszasz, jak idziesz Netherem i robisz sobie autostrady. Czy myślisz, że firma Bosch nazywa się Bosch, bo możesz powiedzieć, że bo szybciej się to zrobi? Myślę, że trochę w tym jest sensu. Swoją drogą, kułem ostatnio dużo ścian, robiąc bruzdy pod elektrykę. No i było spoko, ale... Wczoraj operowałem całkiem sporą szlifierką kątową. No, a jakiejś firmy konkretnej? Coś polecasz? Ryobi akumulatorowa. O, bardzo fajnie dawała radę. A tylko mieliśmy tylko jeden akumulator akurat. I zdałem sobie sprawę, że wiertarka to jest chuj. Że trzymając tę szlifierkę w ręku, bez żadnej osłony,
operuję tak zajebiście niebezpiecznym narzędziem, że jeden błąd i ja mogę stracić palec, albo tak się zaciąć, że będę w dupie. Czy ty bez osłony leciałeś? Tak. Opę, profesjonalista. No właśnie, tak każdy wrzuciłem zdjęcie czy filmik i to wszystko jest influence mojego taty. On tam na dupca w klapkach na robocie i mówią, o, widać, że majster prawdziwy jak w klapkach na obiekcie, chociaż teraz już potężniejsze buty wjechały, bo potężniejsze prace. I tak samo, o, widzę, że tutaj szlifierka bez osłony, no to musi się znać na rzeczy. No i może coś w tym jest, co prawda jakby... No jeżeli przyjdzie do ciebie majster, który jest za bardzo obudowany, że tak powiem, wiesz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to pokazuje, że on się nie zna na robocie, bo nie umie obsługiwać narzędzi, nie? Tak, no można to też tak interpretować, nie? Z drugiej strony masz te wszystkie filmiki na TikToku, kiedy ludzie odwalają perfekcyjną robotę. A potem widzisz, ile mają palców i mówisz sobie, no... Właśnie nie, że oni odwalają perfekcyjną robotę, ale robiąc wszystko po prostu jak z manuala wyciągnięte. Każdy jeden krok perfekcyjnie wykonany. Tylko, że zastanawiam się, czy to nie jest po prostu team marketingowy, czy to jest prawdziwy fliziarz. Nie wiem, czy znacie słowo fliziarz. Ty ziemniak raczej znasz. Nowe słowo na dziś. Jako Krakus. Specjalista. Jest sobie fliziarz tam i czy on jest prawdziwym fliziarzem, czy takim udawanym? Czy to są faktycznie nagrania z obiektów? Czy ładny filmik pod TikToka, a gościu w życiu żadnej płytki tak naprawdę nie położył? Na idealnie wyrównanej ścianie, nie? Tak, no. Ja słuchaj, zbieram troszeczkę drewna, żeby nam się tam nie skończyło. Spoko Matrix ma. Możesz jakby... I szukam węgla jeszcze, wiesz, bo na tych większych głębokościach, jak dobrze pamiętam, nie ma czegoś takiego jak węgiel. Tak, węgiel to najczęściej jest na powierzchni, w tych odstających w górę kamieniach i tak sobie tam żyje. A czekaj, bo ja chcę ukraść tutaj trochę naszych zasobów w postaci tam patyków i drewna, żeby sobie zrobić lepszy kilof. I wiesz co, ziemniak? No. Porzucę cię. Gdzie mnie porzucisz? Nie chcesz robić tej jaskini dalej? Nie. Ale słuchaj, ponieważ spróbujesz znaleźć tamtą jaskinię, a ja spróbuję na powierzchni znaleźć wejście do innej. I porównamy wtedy efekty naszych poszukiwań wspólnych. Dobra. Pomyślałem, że to będzie dobry pomysł, żebyśmy oboje nie siedzieli w tej samej ciemnej po prostu dupie i kopali przed siebie licząc na cud. Dobra, w jaki sposób określimy naszą wydajność? No myślę, kto pierwszy znajdzie jaskinię, ten będzie darł pizdę i kto będzie darł się mocniej i wcześniej, to po prostu wygrał, no. Zrozumiałem, że go podrzucisz. Czekaj, ale co podrzucę? Ja Matrix ma chciałem powiedzieć, że jak będziesz gadał z BHP-owcem, to się powołaj po prostu na mnie, że ja ci dałem certyfikat do pracy bez osłony i w klapkach na robocie. W ustawieniach włącz koordynaty, wtedy ci je pokazuję. Szczerze, chciałem to zrobić, jak przeczytałem poprzednio ten komentarz, ale stwierdziłem, że to jest kolejne oszustwo i nie będę tego robił. A to ja sobie włączę. W ustawieniach ustawiasz? No właśnie nie wiem, ktoś tak napisał, ale jakby ty to sprawdź, bo jeżeli to było oszustwo kierowane w moją stronę, to przynajmniej nie będzie, że ja się dałem nabrać, tylko ty będziesz moim testerem. Nie powtórzy się historia z przeszłości. No właśnie patrzę i nie widzę. Czy w bedrockowej wersji Minecrafta w ogóle jest coś takiego jak właśnie ten kryt, kiedy się skacze, tam spada w dół? Włącz interfejs funkcji kopiowania współrzędnych. Interfejs funkcji kopiowania współrzędnych? No. Skomplikowana nazwa, jak na pokaż współrzędne. Nie wiem, czy to jest to, czy to jest po prostu ten żart. Ja niczego kopiuj nie jestem. Kopiuj współrzędne C. Przepraszam, możesz tylko skopiować współrzędne, ale nie można ich pokazać? No właśnie nie wiem. Uważaj, Tivol, na las brzozowy, nie jeden minecraftowy ekspert się w nim zgubił. Uważaj na las brzozowy. Zwiódł najbardziej doświadczonych poszukiwaczy przygód. Ja doskonale wiem, gdzie jestem. Żeby wrócić, pójdę tam i gotowe. Chyba. Chyba. Ja to sobie zbuduję wtedy taką po prostu wielką skałę i jelą. Za to znalazłem trochę węgla, więc go zdobędę. Zobacz, on się przyda. Ale to... Masz te kordy? Nie. No, widzisz, czyli oszustwo. Albo po prostu nie umiemy się posługiwać tą bedrockową wersją. Co też jest opcją. Tam, gdzie masz ustawienia świata. Ale czy to jest u mnie? Ustawienia. No chyba, że... Ty, paczki zasobów. A mogę sobie deaktywować w tej chwili na przykład? Textured Water Add-on? Odśwież, wyłącz. Nie, musiałbym zrestartować ten świat. Ty, ja już tutaj w ogóle... Patrz na to. Tutaj są jakieś wersja protokołu 594. T, muszla szalkera, nie można zepsuć. Zielona, skośna, lewa, połowa, pomarańczowy symbol czaszki. Co ty czytasz? Co to jest? Nie mam pojęcia. Może to nie jakieś wiem. Po prostu szyfrohasło.
Dobra, zabija małe owieczki. Opcja tylko... gra. Gra klikasz. Jestem. A, tylko że tu są ustawienia gry i tu jest stream świat. Ja nie mogę tutaj nic zmienić. Jest, pokaż współrzędne. Ty to ustawienia, możesz. Ustawienia, gra. Świat, gra. Masz, pokaż współrzędne. Ej, no. Cholera jasna. Dobra, zwracam honor. To jest pozycja. Nikt mnie chyba oszukać nie chciał. No i dobra, no i wejmijcie. No i mamy pozycję. Nawet jest taka dość, powiedziałbym, estetyczna w rogu, nie za duża. A nie jak to F3, które po prostu ci wydupca cały ekran statystyk. Spróbujcie tego. Gamerule Show Coordinates. Dobra, Czapi, dzięki za info, aczkolwiek udało się nam to na szczęście włączyć. Ja idę przed siebie i szukam tutaj szczęścia. Zaraz będę kopał dziury w ziemi, żeby noc przetrwać. Trzeba będzie obserwować, jak ziemniak kopie dziurę pod dziurą. Tak, jest. Ja sobie pochowam trochę tutaj rzeczy do tych skrzynek. A co jak w tej wersji Bedrocka nie ma czegoś takiego jak jaskinie na powierzchni, z której się wchodzi niżej? Też tak może być. Pamiętaj koordynanty. My jesteśmy 230-250 około. Dobra. A mniej więcej wydaje mi się, że wiem, w którą stronę poszedłem, ale to dopiero zostanie zweryfikowane. Ciekawy jestem, czy nie jesteśmy po prostu w miejscu, które tak biomowo nie jest zbyt fajne. I może tak być. Wszystko może być prawdą. Muzyka brzmi trochę inaczej niż w zwykłym Minecrafcie. Dużo rzeczy tutaj może być inne. Ja legitnie pierwszy raz w życiu gram w bedrockową wersję Minecrafta. Kiedyś ją wydawało mi się, włączyłem na chwilę, ale szybko się podem. Co my tutaj mamy? Powiem ci, jedyne co znajduję są takie fake jaskinie. Patrz na przykład na to. Nic tutaj nie ma. Mogę sobie dupnąć pochodnie, zobaczyć, że tutaj nic nie ma. Nie ma żadnego przejścia dalej. Nawet się nie da zanurkować w żadne ciekawe miejsca. Cały czas tylko co znajdę i myślę, że to już będzie jakaś fajna jaskinia, to dupa. Gówno tam znalazłem, nic tam nie ma. No słuchaj, ja ci proponowałem, kop razem ze mną. No dobra, ale ty nadal kopiesz i też nadal niczego nie znalazłeś. A już przygotowuję całą infrastrukturę, która umożliwi nam na wydajne kopanie i pozyskiwanie żelaza, złota, a przede wszystkim diamentów. Proszę, widać, że w tobie jest jednak żyłka takiego starodawnego biznesmena, rekina biznesu. Zysk tylko. Zysk poprzez wykorzystywanie innych. Nie no, my będziemy razem nad tym pracować, przecież to nie tak się wiesz. Potem się okaże, kto pracował bardziej. No ja póki co zrobiłem dziurę w ziemi. To już jest jakiś plus. O, a jeżeli w tej dziurze okaże się, że jest drogocenny czarny płyn zwany ropą, to wtedy to już... To wtedy się nie będę odzywać, nie będę pokazywać swojej perspektywy. Tak. Po prostu będę. Czaisz, gdyby nagle się okazało, że kupujesz sobie działkę i na tej działce masz jakieś nieprawdopodobne złoża ropy albo jakiegoś innego cennego minerału? No w Polsce to należy do państwa, więc w sumie lepiej by się było w ogóle nie odzywać, bo jeszcze kazaliby ci dom zburzyć. Naprawdę? No. Do widzenia i to jest jakby nie twoje? No tak mi się wydaje, że wszystko co jest maksymalnie chyba do 2 metrów pod ziemią, pod wysokością działki jest twoje, ale reszta to już tyle. A jak kogoś zabiję i zakopię go poniżej 2 metrów na mojej działce? No tak się mówi, że teściowa najlepiej, gdzie jest jej miejsce. Siema na kolano. Ale co, wtedy jakby jej ciało staje się własnością państwa? No, jakoś się tam znalazło i teraz pytanie, czy ktoś cię nie walnie za to, że zaśmiecasz? A co jeżeli spontanicznie umrze na mojej ziemi i po prostu z biegiem czasu zapadnie się w tej ziemi na głębokość poniżej 2 metrów? Dobre pytanie. Tak. Albo na przykład umrze w ruchomych piaskach. Po prostu spłynie na głębokość 5 metrów. Kopaliny mają dziwny status. No tak, w sumie mają tutaj blachę przecież, który prawem operuje szybciej niż ja. Nie wiem, klawiszem Escape w horrorach. Nie, Lifik klawiszem Escape w horrorach. Jest niesamowite, jak on gra w coś i się przestraszy, no. Na przykład w Rezydencie. To najszybszy escape na dzikim zachodzie, naprawdę. Momentalnie menu odpala. Nie zdążysz mrugnąć, a on już po prostu wyłącza. Perfekcyjny aim i czas reakcji. Nie znalazłem żadnego wejścia do jaskini w stronę, w którą ja tam poszedłem, więc jestem zawiedzion. Zaraz po prostu z desperacji wskoczę do netheru, bo już prawie mamy portal zrobiony. Już nie 100 metrów za domem, 2 metry pod ziemią. Aha, to miejsce teściowej, tak? Wyłączę z RTX-a na chwilę. I teraz włączę. Ale powiem ci, że na przykład pod ziemią jest łatwiej kopać w sumie bez RTX-a. Teraz ja go wyłączyłem, nie przypomniałeś, że jest ta opcja. A no to na pewno. No mówię. Dostajesz wszystkie tutaj zalety oraz wady. Zady i walety. Dobra.
Jedyne co zdobyłem to trochę mięsa, żeby mieć pożywienie. Więc je po prostu przepalę. Pokaż swoje kopanie. Przepal, a ja mogę pokazać swoje, tylko muszę je oświetlić. Ciała nie są rzeczą, więc nie są własnością. O, widzisz. Czyli nie mogę decydować o własnym ciele, bo nie jest ono moją własnością? nie bardzo wiem tylko, czy ja dobrze to kopię w dobrą stronę. Bo miałem plan, jak się tam dostać. To ty właśnie ten plan sobie skonstruowałeś. Wiem, ale niekoniecznie moim planiem... Nie pal piecem na węgiel, bo cię sąsiad zgłosi. No. Ale moim jednym sąsiadem jest ziemniak. On też pewnie korzysta z dobrodziejstw węgla, którymi tutaj operujemy, więc no mam nadzieję, że żadnego zgłaszania tutaj nie będzie. Wtedy ja zgłoszę jego nielegalne podkopy, które tu wykonuje na państwowym terenie. Tivold, ja się zgubiłem w swojej pytaniu. Ale taki miałeś plan. Ty. To twoja pochodnia, czy? Tak. Ja już myślałem, że znalazłeś jakieś inne cywilizacje. Ale to jest dobry znak, bo miałem wyjść kilka kratek wyżej, jestem kilka kratek wyżej. Ciała zmarłych ziemniar są wyłączone z obrotu, nie mogą być przedmiotem prawa własności. No dobra, a czy to prawda, że nie można poddać kremacji kogoś w Polsce? A nie można mieć prochów w domu. Tylko muszą być w urnie w jakimś tam na terenie kościoła. I nie będzie takiej sytuacji, że przypadkiem wujka wrzucisz do barszczu, bo przewróci się urna na Wigilii. To nie Ameryka. To nie Ameryka, to nie Griswoldowie. 15 biblioteczek dookoła Enchantingu Nowy. Zbierzcie trzcinę na papier, to dobrze by było jeszcze znaleźć trzcinę w okolicy. A chyba rosła tam trzcina, nie? Bo to była ta taka standardowa. Co do własności nieruchomości, rozciąga się ono na powierzchni, pod nią i nad nią. No właśnie, blacha, tylko czy ziemniak ma rację, mówiąc, że jak coś jest poniżej 2 metrów pod jakby poziomem naszej działki, to już nie jest nasze. No w ogóle nie możesz kopać poniżej 2 metrów. Bo to już jest naruszanie jakiejś struktury, jakieś takie pierdoły. No a jak chcesz basen pierdolnąć, no to poniżej 2 metrów. To tylko 1,50 m. To już tylko tak do wora. Nie, no możesz się zamoczyć. To w Ameryce tak było, że możesz sobie dowolnie napierniczać i wiesz, wszystko co jest pod tobą to jest twoje, a w Polsce mam wrażenie, że jesteś ograniczony w jakiś sposób. Ja tej wody, kurczę, nie mogę znaleźć. Gdzie ona była? Jak się tam zakręciłeś? No właśnie... Nie zrobisz kawy z ciotki. Można ściszyć muzykę w grze, no w sumie jest to jakiś pomysł, bo ta muzyka to czasami... Ona czasami, wypnąć. Teraz jest już dobrze. Ale tak czy siak, ja muzykę... Ja muszę się tam wydostać. 42. Nie ma racji, ale są wyjątki, na przykład kopaliny czy wody gruntowe. Kopaliny, czyli? Tu-du-dum. Blacha ci wyjaśni, być może, jak będzie miał ochotę. Ja miałem coś innego powiedzieć na temat tych naszych tutaj poszukiwań. Czekaj, coś tam przeczytałem właśnie. O! Zawsze jak jest mowa o tych prochach, to wracam myślami do fabuły filmu Hałcha i Super Zioło. Gdzie po prostu wzięli prochy ziomka, zwinęli w blanciora i jak tylko te blanty palili, no to widzieli jego ducha i rozmawiali z nim. Jakie to by było pojebane. Umiera ci bliska tobie osoba, ty po prostu porcjujesz te prochy i masz takie blanty, które rozkładasz sobie tam jeden na rok na przykład, na spotkanie na święta. Każdy bierze bucha. I możesz z tą osobą przeżywać mi tę chwilę, nie? Mm. Trochę jak w filmie Coco, gdzie po prostu... Coco? Coco. Nie, to nie mówimy o Coco. Można się było spotkać z kimś w święto zmarłych, chociaż ty, dobra, się o tym nie wiedziało. Wiesz jaki to jest problem? No. To jest chyba po prostu woda. Doszedłem do podobnego wniosku, dlatego porzuciłem cały ten plan. Czy my idziemy w takim razie gdzieś na ekspedycję? Co ja pierdolę? Kopał. Dobra, idziemy gdzieś. Jestem gotów tutaj. Jak momentalnie. Ale wiesz co, dobra. To jak mówisz, że kopał, to jeszcze pokopię, jeszcze chwilkę. To dobra. Bo ja jestem na minus 15 w tym momencie, czyli jestem dopiero przy zerze, czyli my zaczęliśmy bardzo wysoko. Adriana, życzę ci powodzenia z twoim egzaminem z genetyki. Trzeci rok biologii. Poczekaj, bo mamy pytanie a propos tego, czy jeżeli ktoś dla nas śmierdzi, nawet jak się umyje, czy to jest kwestia naszego podobieństwa genetycznego, czy właśnie może różnic genetycznych? Adriana, jeżeli uda ci się odpowiedzieć na to pytanie w stopniu satysfakcjonującym ziemniaka, to będziesz miała nasze pełne błogosławieństwo do nauki na egzamin. A jeśli nie, to będziesz mieć błogosławieństwo, ale z taką skazą.
Tak jakbyś... Najlepiej na minus 55. Rutkowski mówi minus 59, 58. No to widzisz, i tak musimy tak Karol dojść. Nowa, Karol Nowak podarował pakiet wspierania kanału T-Volt 1. Karolu, dziękuję ci ślicznie. A wsparciostwo, sponsorstwo otrzymał super hajsik. Siema, super hajsik. Witam cię. Wiesz co ja mam, ziomeczku? Ja mam głód. Złoto mam. To złoto? Nie wszystko złoto, co się świeci, ale to jest akurat, kurczę, tak mi się wydaje. No stary, surowe złoto. A no tak, przecież teraz te takie surowe są te rudy. No ale na co ci złoto? Przecież jakby to... No może wydaje sobie... mi się, że nie jest to jakieś gigacenne. Nie, nie jest, ale wiesz, lepiej mieć niż mieć. Ja czekam, aż się noc skończy. Czekasz w dziurze? Nie, czekam w domku. To nie chcesz mi pomóc kopać? Nie, bo uważam, że ta twoja misja nie ma zbyt sensownego finału. Ja chcę znaleźć moją dziurę, w którą wejdę i rozpocznę jaskiniową podróż. To jest mój cel w tej chwili. Ja robię sobie swoją dziurę, w której rozpocznę jaskinię. W jaskiniach możesz spaść, jak robisz to nierozważnie, nieumiejętnie. Ja tutaj robię no całą... ale jakby ja mam ochotę podjąć ryzyko. No dobra, nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Tutaj jakby ty idziesz tą bezpieczną ścieżką po prostu kopania dziury przed siebie, byleby nie kopać pod siebie. Tak, czyli w tym momencie sprawdzamy po prostu, która wersja, który sposób jest lepszy. Tak, to prawda. Założę się, że odpowiedź na to pytanie jest znane od wielu, wielu lat pośród Minecrafterów, ale potrzebujemy naszej własnej odpowiedzi. Ale my nie wiemy. Złoto i wymagane my... w Netherze, przynajmniej jeden item, na przykład Hemze Złotowrogowie Prosiaki mają cię za złomka. No Lord Dragon, to prawda, ale... Mówię o naszym obecnym etapie. Adriana odpisała. Myślę, że zapach jest uwarunkowany genetycznie, ale bardziej chodzi o taki zapach, wiesz, coś jak feromony, ale jak śmierdzicie tak samo, to wystarczy dokładnie się umyć. Siedzicie w tym całym pokoju. Adriana, nie! To nie było pytanie umotywowane naszą obecną sytuacją. Dyskusją na temat tego, że jeżeli ktoś dla nas mimo jego absolutnej higieny jest osobą śmierdzącą w niewytłumaczalny sposób, to jest to znak od genów, że są zbyt podobne i nie powinno się po prostu tych genów łączyć, bo jest za mała różnorodność pomiędzy nimi. Ale nie wiem, czy to już nie jest jakby dziedzina wiedzy wykraczająca poza genetykę. Chociaż nie, no powinno być to. No to jest, wiesz, genetycznie to się, dlatego się zastanawiamy. Dlatego padło to pytanie. To pytanie wymagałoby pisania 15 stron kegwu. Ludzie całe rozdziały w książkach. Zapach bardzo zależy od diety. Czyli jak ktoś prowadzi na przykład zdrową dietę i śmierdzi zdrową dietą, to dobrze. To ktoś, kto też jest... Śmierdzi zdrową dietą. A ty brokuł, wpierdalaczu brokuł. Ale czuję to od ciebie. Ale widzisz, to pokazuje, że może osoby, które też jedzą zdrowo, po prostu podchodzisz lubią ten do zapach. Takiego bodybuildera na siłowni, wiesz, figura trzydrzwiowej szafy. Ale od tak. Ciebie jebie kurczakiem. Zdrowo się odżywiasz? Czuję, że raczej fast foodów nie wdupcasz. Wyobraź sobie mieć tak wyczulony węch, że wiesz, że w przeciągu tygodnia na przykład twoja partnerka, jak ciebie nie było, zjadła jednego burgera. Tak, czuję od ciebie. Albo na przykład, tak jak tutaj pisze Kuba, na ogół lepiej pachną weganie od mięsożerców. I masz deala ze swoją drugą połówką, że jakby oboje jesteście weganami, wyjeżdżasz na przykład na 2-3 tygodnie, wracasz, tak, jadłaś mięso. Skąd wiesz? Czuję. Gaslighting. Aha, a to by było dzikie. Nie no, wiadomo, to jakby nie dzieje się to wszystko tak szybko, ale... No ale wiesz, to z zapachu na przykład, jak jesz, jakbyś jadł cały czas wegan, nagle zjadł mięso, to byś puszczał śmierdzące bąki bardziej. Może. Aha, tak. Tam też jest jakaś kwestia. Puść mi bąka prosto w twarz, a powiem ci, kim jesteś. Powiem ci, co jesz. Czy zdrowo się odżywiasz? Zapierdala od ciebie kalafiorem. Ktoś, kto ma nieprzyjemny zapach, pomimo dobrej higieny, może być na coś chory albo mieć własny genetyczny, wyjątkowo nieprzychylny zapach potu wtedy do lekarza. I co, przyjdziesz do lekarza, mówisz, panie doktorze, nic pan nie mówi. Muszę wyjść. Nie, bardziej tutaj chodzi o taką sytuację, kiedy Adriana, historia, o której czytałem, że chłopak się spotykał z dziewczyną, która zgodnie z zapewnieniami wszystkich osób dookoła wcale nie śmierdziała. Nie waliło od niej, miała utrzymaną dobrą higienę, na nic nie była chora. Dla każdej nie pachniała w ogóle, ale tylko i wyłącznie dla niego, w jego jakby odczuciu śmierdziała. I właśnie teoria potem padła w wytłumaczeniach, w komentarzach, że jest to kwestia genetycznej niekompatybilności, że po prostu jej naturalny zapach
jest dla niego smrodem, ponieważ natura wskazuje mu, weź się od niej odwal, znajdź sobie inną, z którą będziesz miał większą różnorodność genetyczną. Więc to była taka bardzo specyficzna sytuacja, kiedy jakby smród był tylko jednostronny w przypadku jednej osoby. Dalej nie znalazłem żadnej pieprzonej jaskini na powierzchni. Ja słyszę, stary. Jako ktoś, kto schudł 24 kilo w pół roku, nie zauważyłem różnicy w moim zapachu. Ale to ty nie czujesz swojego zapachu aż tak. W sensie tak, no nie, jakby, jeżeli ktokolwiek chce oceniać swój własny zapach, to może od razu się poddać, bo to jest praktycznie niemożliwe moim zdaniem. Jasne, można stwierdzić, że się śmierdzi po treningu i tak dalej, ale wątpię, żeby dało się celnie określić swój własny zapach, taki naturalny. Nadal pamiętam, jak konkretnie byłem w stanie powiedzieć, że na przykład mieszkanie mojego kumpla, znaczy, nie no, nie byłem w stanie tego opisać, ale jakby wchodzisz do cudzego mieszkania, to tak po prostu wyraźnie czuć, że ono jakoś tam pachnie i na przykład twój dom też jakiś ma zapach, którego ty nie czujesz, ale ja czuję. To tak, znaczy jak dłużej mnie nie ma, tak jak wracam, to jest taki zapach, ale to tej starej tapety, która tutaj jest. Można do was dołączyć na świat. Rodkowski, słuchaj, ale jakby ja wiele godzin przegrałem, nie musisz nas uczyć jak grać, po prostu bardziej się teraz skupiamy na interakcji niż na robieniu czegoś super konkretnego, plus gramy na lanie, więc nie będzie to możliwe. No musielibyśmy hamachi odpalić. O nie, Boże, tylko nie hamachi. Najbardziej, najgorsze wspomnienia są z hamachi związane. Czekaj, uwaga. Pana to. Tam się coś świeci. Czy ty jaskinie znalazłeś? Znalazłem jaskinie, stary. Jezus Maria. Plus, muszę znaleźć wyjście teraz z jaskini. Plus Rutkowski, my nie pogramy na tyle teraz długo w tego Minecrafta, ani nie będziemy grali dalej po tym streamie, żebym teraz Enchanting Table miał konstruować jeszcze. Jeżeli czujesz sam swój pot, to znaczy, że już bardzo od ciebie wali. No, przyzwyczaja się do zapachów po 30 sekundach. Tak, to prawda. Jeżeli samemu się jest w stanie stwierdzić, że się cuchnie, to już jest bardzo źle. I inni byli w stanie stwierdzić to samo o wiele, wiele wcześniej. Tivur, zapraszam. Nie mów mi, że znalazłeś w końcu jaskinię. To jest jaskinia. To wygląda totalnie na jaskinię. No dobra, ale jak daleko sięga? Nie wiem, ale ja tam słyszę potwory, słyszę dźwięki, które docierają do mnie. Nie wiem, bo ja znalazłem jakieś pochodnie tutaj rozstawione, ale zastanawiam się, z jakiej dupy, bo... Może ktoś do nas dołączył. Tak. Dagmara. Tajemniczo, z pokoju obok. Czekaj, bo ja też tu jakieś konstrukcje właśnie znalazłem. Co się tutaj dzieje? Ty! Aha. Co? Znalazłeś domek? Ja pierdolę. No tak, znalazłem, ziemniaku. Znalazłem tajemnicze konstrukcje. O, ściszyłem. W którym momencie zacząłem robić koło? Jakim cudem wróciłem do domu, byłem przekonany, że idę przed siebie. To dzięki tej twojej nieodmiennej orientacji, wiesz? Niko, miłego wieczoru, życzę wszystkim ziemniak, ratuj Pago, bo znowu coś psuje z komputerem. Czy on aktywnie na streamie ma tam jakieś problemy? Tak, ma aktywnie. Dlatego zbyłeś i zagramy w Minecraft. Sorry, byku, ale dziurę kopię. Zaraz do jaskini dotrę. O, odezwę się później, jak jakiegoś diaksa znajdę. Dobra, okej, to idę do ciebie w takim razie. Zobaczymy, co przynieś to znalazłeś. Przynieś drewno. Dobra. Drewno będzie przyniesione. Zostawię tu jakieś mięcho na opalanie. Jazda. Okrążyłem ziemię. Jakim cudem miałem okrążyć ziemię, jak przecież jest płaska? Co ty pierdolisz? Nie da się okrążyć ziemi. Drastyczna zmiana w percepcji to najszybciej zajdzie przy wpierdalaniu masy marchewek. Zrobisz się bardziej pomarańczowy, beta-karotem przejdzie do skóry. A tak. Za dużo marchewek to też jest niezdrowo. Co ty odpierdalasz? Nie? Chcę być bardziej pomarańczowy. A żeby być bardziej zielony? A może ktoś jest po prostu furasem i chce się do lisa zbliżyć. Nawet samym kolorem skóry. Lisu ostatnio pił na streamie i wylądował w szpitalu. O! Intrygujące. Ty, a czekaj, nie potrzebujemy czegoś jakby w stylu jakiejś tarczy może? Czy ja miecza nie mam No przyda się. Miecz, tarcza, wszystko. Okay. Cyk, pyk. Zajebiście dużo patyków. Właśnie przerobiłem połowę drewna, które przyniosłem na patyki. S9 Sinon, 41 miesięcy wsparcia. Hi. Hi ho. Dzięki wielkie. No dobra, czekaj. Zajebiście dużo patyków, okej. Okay. Miecze robiło... Czekaj, bo tutaj dużo kamienia miałeś. Nie, co to jest? Tuf? Co to jest tuf? Terp. Nie, tuf. Tuf? Nie wiem. Co to jest tuf?
Nie mam zielonego pojęcia, że ja się na materiałach jakby nie za bardzo się znam, ale o czymś takim jak tuf to nie słyszałem do tej pory. Czy ty masz drwinko? Dobra. A ja tak. mam. Sorry, pomyliłem, bo już tak dużo wprowadzili drewna, come że to jest masakra. Z angielskiego tuf. No nie wiem, co to jest tuf. W sensie no, domyślam się, grając po polsku, że jest coś takiego jak tuf, ale czym jest tuf? Jakiś kamień, żwir, coś takiego? Tuf. Tuf? W sensie, jak masz głowę, ręce, to one są przyczepione do tułowia, nie? Czyli no. masz tuf. Nie, to skała pochodzenia wulkanicznego, Karol pisze. Jak romantycznie pocisnąć dziewczynę? Kochanie, dziś zrozumiałem, że świat jest płaski, ale ziemia jest okrągła. Skarbie, ty jesteś moim światem. Ojej. O, prawie jak ten... Ty tam, tak, o dziwo nie działają. Stary, zamknij oczy. Co widzisz? Ciemność. A ja widzę cały świat. Nie, jak to było? Zjebałem. Spaliłem to. Nie wiem. Tak to było. Ale ty jesteś moim światem. Bro. No, dopowiedzcie sobie resztę tak, żeby miało to sens. Okej. Okay? Okay. To jest wasze zadanie. Sadzonkę przyniosłem ze sobą do tej kopalni. Nie wiem, czy się przyda. Słuchaj, daj tutaj 21 drewna, niech się przetwarza. Dobra, a ja pochodni naprodukowałem właśnie. Półtory staka. To jakbyś mi dał tak z połowę staka, byłbym wdzięczny. W Neapolu mają budynki i chodniki z tufu wulkanicznego. O, tuf wulkaniczny, widzisz. A jak zrobić tą tarczę? Wytrzymałeś tej siekiery, ilość czasu, jaką spędziła w twoim ekwipunku powoduje niemały dyskomfort. Mateusz, znalazłem ją, okej? Okay? Nie robiłem jej. Rzuciłem ci tarczę, słuchaj. Fantastycznie. Dobra, no, tarcza, miecz i można lecieć. A czemu nie mogę użyć tej tarczy? Nie wiem. Nie, klikam, prawie nic się nie dzieje. Czy w Bedrocku ta tarcza się używa automatycznie? Nie wiem. Pyk. Archie, dzięki wielkie za wspornika pospolitego, ale siekiera się bardziej opłaca, więcej obrażeń zadaje niż miecz. No dobra, no niby tak. Ale nie wiem, czy my się klasyki. Tak, tak, no jakby, jak już mam walczyć, to niech będzie ten miecz. Bez przesady. Shift? A, naprawdę? Trzeba kucać, żeby tarczy użyć? Wydawało mi się, że prawym się tarczy używa. Chyba, że to właśnie kwestia bardzo bedrockowa. Pochodni nie. Spróbujemy zbudować. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda Nether. Na bedrocku siekiera is the way to go. No dobra, no to wiecie co, ja się już tam przygotuję tak awansem tutaj. Być może jakąś siekierkę sobie walnę. Zobaczymy, jak to się skończy. Nawet taką bardziej, powiedziałbym, wykokszoną, bo żelazną. Ja tu zostawię nasze dębowe drzwi. Podoba mi się to, że w Minecrafcie casualowo zawsze można nosić przy sobie łóżko, drzwi. Ale czy to łóżko za 400 tysięcy? Nie, 650 tysięcy. Chyba nie jest aż tyle warte, ale kto wie. Jest warte tyle, ile ktoś jest gotów za nie zapłacić. Ja się zastanawiałem, czemu nam się ten metal nie przerabia, bo bym zrobił przynajmniej jakieś pantalony czy coś w tym stylu. Dlaczego jeszcze armora nie macie? To jest właśnie dobry pomysł. Czy da się armor z kamienia robić? Nie. Możesz chyba z drewna, czy ze skóry? A skóra możliwe, faktycznie. Ja tam przytapiam troszkę. Czekaj. Co to jest to? O właśnie. Wyposażenie, przedmioty. Czemu tak mało tego wyposażenia mi pokazuje teraz? W sensie to na podstawie... Może odkryłeś tyle. No, możliwe, że odkryłem. No, jakby nie mamy za bardzo irona w tej chwili, ani skóry też. Słuchaj, za dużo nie robi mamy, się tu więc... jeszcze 10 irona, to już sobie to wykorzystaj. Ja sobie zrobiłem. Ty już sobie dupnąłeś calutki też. Nie calutki. Mam nogi i kratę. Dobra, czekaj. Z tufu da się zrobić zbroję. Ktoś pisze. Chyba, że to jest bambuzel. A dobra, dlatego mi tego tak mało pokazywało, bo jeszcze nie miałem wybranego w ogóle. Nie miałem wybranego przecież crafting table'a. Skórzane ubrania możecie fajowo pofarbować. Gapi i Fox, a żebyśmy jeszcze tutaj nad barwnikami myśleli. Irona, uszy bolą. Iron. Jeszcze nic porównał do ekwipunków Baldur's Gate 3, Divinity Original Sin czy Pillars of Eternity. Karol, no słuchaj, ja całego Divinity 2 przeszedłem i jestem w trakcie Baldura 3, chociaż tak jakby bardzo powoli idzie, bo czasu nie ma. Dobra, niech się przetapia zatem i se coś tutaj ironowego pierdolnieta. Co będzie najlepsze? No klata chyba da najwięcej, co? Ale jeszcze jednego mi brakuje. Iś! Dobra, poproszę klatę w takim razie. Dobra, czekam, aż się przetopią te pozostałe jakieś tam drewno, czy może węgiel, tutaj jeszcze dorzucę. Pół takiego staczka, nieoptymalne, ale zawsze coś.
Czekam na to błogosławieństwo. Dziękuję ci, Adriana. Powodzenia ci życzę w twojej nauce do egzaminu. Miłego wieczoru, miłego naukowego wieczoru i naura. Ale wydaje mi się, że nadal pewnie wolisz to niż powrót do szkoły standardowej. Hmm. Powiedziałbym, że tak. Ale wcześniej był ten temat. Czyli temat... Ja sobie tutaj włączę, kurczę, temperaturę wyższą. Ja przecież nie jest ci zimno? Nie. Krótkie ręce, krótkie spodenki. Dzięki! Zajebiście! Zawsze jest dobry moment, żeby pocisnąć kumpla, że ma krótkie ręce. Co cię to obchodzi? Krótkie ręce, krótkie spodenki. Powiem ci, słyszałem o body shamingu, ale nie takim. Naprawdę. Chodź, lepiej idźmy, róbmy, pa. Czekaj, montuję se te, buty i klatę, to jedyne co mam. Krótkie ręce. Mother Trucker. Dobra, powiedz mi, czym będzie ta nasza przygoda teraz? Czym gapisz się w ten zesem? Sikasz? Co ty robisz w tym kącie? Nie, ja chcę tylko powiedzieć, że mamy tutaj Intel Core i7-13700H i grafikę RTX 4080. Rutkowski, ja... Opuściłeś grę? Bo zminimalizowałem i mnie wyrzuciło. Rutkowski, ja wiem o tych wszystkich rzeczach, ale czy ty widzisz, że naszym głównym celem jest znalezienie dowolnej jaskini, żeby po niej pochodzić? A ty mi mówisz o tym, żeby wioski szukać. My w momencie, w którym skończy się ten stream, już nigdy do tego świata nie wrócimy. Nie no, ja wrócę. A, bo one zuciekły. A, to se zgram. To se zgram. To chodź, Tivur, płaszcz, schodzisz tutaj nisko. Już widzę, jak będziesz nadupcał w Minecrafta bedrockowego później sam. A czemu nie? Nie wiem. Jest w Game Passie, więc można łatwo znaleźć ludzi. Teraz pa. Otwieramy. Jaskinia lawowa, mocno podziemna. Tak, tylko ja sobie muszę tu zabudować. No i myślę, że... Jak to się prezentuje? O Jezus Mary. Ty no. Ty, cały świat mi zniknął. Ty! Ej, jak ładuje się RTX, to można zobaczyć, gdzie są jaskinie. Taki trochę, wiesz... Jak to się nazywa? No, jakoś się to nazywał ten cheat. Wallhacka takiego można sobie dupnąć. To, ale tutaj jest naprawdę ciemno jak w dupie u szatana. Nic nie widać. Nie, o, diament, kurwa, diament. Co masz? W dupie chciałem diament zdobyć pierwszy. Ty. A chociaż go... Chociaż go co? Chociaż go wyciągnąłeś tym... Ironowy, tak! Wygrałem! Dziękuję ci, ziemniaku, klaso robocza, za ukopanie całej tej dziury, ale pierwszy zdobyłem z tego diament. Dobra, czekaj. Strasznie mi nie pasuje to, że muszę blokować tego pieprzonego szkieleta kucaniem. Oj! Ty, tam jest jeszcze więcej szkieletów. Dobra, moment. A! Kurwa! To ma sęczatowany. Tak, no właśnie, jest całkiem potężny. Czekaj, bo ja próbuję te pochodnie rzucać, żeby trochę rozświetlić okolice. Muszę się schować za tą tarczą, wdupcić tego kurczaka. Nie mogę. Nie mogę jeść, bo jestem najedzony. Dobra, okej. Okay. Powoli, jest zajebiście. Ale kolejny tutaj już jest. Pding! Dobra. Kurwa, maś te achievementy wszędzie. Ej, ale powiem ci, na RTX-ie jaskinie są klimatyczne jak cholera. Klimatyczne i znacznie bardziej przerażające, powiem ci. Tak, no widoczność, nawet jak się pochodnie rzuci, jest minimalna. Ale normalnie jakie, kurwa, bogactwo tych diamentów. Jak zombie dasz mięso, możesz mieć pomagiera. Stary, ja tutaj nie potrzebuję żadnych pomagierów. Mamy siebie z ziemniakiem. Więcej nam nie trzeba. Naprawdę mam wrażenie, że bogactwo tutaj diamentowe to jakieś niesamowite nas spotkało w tej chwili. O! Przestraszyłem się, bo mi creeper wybuchł. Kłipeł. Niestety, mimo wszystko brakuje mi tego, żeby się pochodnie świeciły. O mój Boże. O Jezus Maria, ale tutaj przygody można przeżywać. Ała! Kurwa! Dobra, pierwszą przygodą będzie śmierć rąki szkieleta. Jebańcu! Jebie! Blokowanie! Jebie! Dobra, załatwione. Wracam do pochodniowania. Gówno widać. No właśnie, to jest kwestia, że jak sobie wyłączysz ray tracing, to tutaj będziesz widzieć znacznie więcej. Domyślam się. Aż wyłączę na chwilę. Czy? No, nie widać super dużo, ale na pewno o wiele więcej. Ty, wybuchniesz! Żyję, ja mam mało życia. Po to tutaj jesteśmy, żeby oglądać ray tracing i mrok całej tej jaskini. Wszędzie się tutaj respią ci pieprzeni przeciwnicy. Jebie, siekierą. Czekaj, kucasz i tyle? Tak, jak używasz tarczy, jak shifta klikniesz. Dobra, czas zjeść mięso. Wchodzę na kanał, a tu live na koniec dnia. Nie ma za co.
Ziemniak w końcu swoją ciężką pracą odnalazł nam jaskinię. Na minus 43. Nie wiem, jak potężne i cenne rzeczy tutaj się będą znajdowały, ale zawsze coś. To jest iron? Wygląda chyba trochę jak iron. Mogę się mylić. Dawno w Minecrafta nie grałem, więc nie mam tego w głowie. Ale chyba żelazo? Nie wiem, czat. Zwłaszcza, że się wiele rzeczy pozmieniało, jeżeli chodzi o Minecrafta od czasów, kiedy graliśmy. Tivur, czy my mamy zaznaczone w ogóle, gdzie było wyjście z tej jaskini, jakby co? Tutaj. Ty to oznaczmy go sobie jakoś troszeczkę mocniej może. Bo potem będzie problem. Dajmy tutaj zajebiście dużo pochodni po prostu. Na takim pionowie klumnie. Tak, tak, to jest tu. Nie, po prostu będzie taki jak na pasie startowym. Będzie linia z pochodni, która będzie nas prowadziła prosto do tego przejścia. Dobra. No i teraz już nie powinniśmy zgubić, chyba. Znaczy musimy mniej więcej znać te lokalizacje, ale jak zobaczymy, że jedno miejsce jest wybitnie mocno rozświetlone, to będzie to. Dobra, to ja jeszcze zrobię, popatrz. A, bo ty już aż tyle zrobiłeś i dobra. Tak, zajebiście dużo. Teraz 2 miesiące streamów, ale studio robicie u Tivolta. No byłaby tam opcja takie studio też dupnąć, ale myślę, że takie 2 miesiące cotygodniowego streamowania to ty, spawner to jest. Ej, more passion, more footwork. Creeper idzie do nas, uwaga. Bie. Ty, jestem we wodzie, to niebezpieczne. Wodne niebezpieczeństwo. Bie. Ty, to jest villager z tym. Villager z czym? Z tamtym. Czekaj, bo music trzeba, box. Trzeba opochodniować tego, żeby się nie respiły jebańce. A tu co jest? Też music box i saddle. W sensie... Jebaniutki. Bum. No i zajebałeś. Nie zrobiłbym tego, gdybyś mi powiedział, że tu jest saddle. To jeszcze sobie chleba wezmę i zadowolony. Dobra, to jest strzał w stropę, jak Nvidia chce reklamować RTX na Minecrafcie. Reventis, ale kurde, dlaczego? Bardzo fajnie to wygląda. Plus jeżeli ktoś lubi Minecrafta i pasuje mu jakby lista feature'ów, które gwarantuje zwykły Minecraft bedrockowy, no to może jednocześnie mieć sobie tutaj RTX-a w tym wszystkim i co? I wszyscy zadowoleni. Jebie. Dobra, creeperze, nie wkurwię mnie. Ej! Nie! Czy ty chcesz zrobić teraz konika? Konika? Mogę ci oddać to siodło, no nie ale... Chcę. Ojej, przepraszam, nie chciałem cię tak zranić. A płytę muzyczną sobie bierzemy, czy zbudować sobie music boxa? No właśnie, ja nigdy się nie interesowałem za bardzo tymi płytami muzycznymi, więc nawet nie wiem, jak tym operować. Ale jest, faktycznie, zombie villager. Tutaj walka jest tak skuteczna, jak szybko można nadupcać, widzę, w tę siekierę, bo... Nie ma tutaj, widzę, tego systemu, że musisz pauzę sobie robić. Ten taki paseczek odładowujący się nie jest tu w ogóle obecny. Czy my dynie chcemy hodować? Hodować dynie? A my nie w ogóle coś chcemy hodować? Nie wiem, pytam się. Słuchaj, co nam szkodzi wziąć sobie nasiona? Ja się zastanawiam, jak się nazywał ten boks na muzykę? Nie wiem, gramofon jakiś, czy... Ty, dobra, tutaj w końcu jest trochę więcej światła, bo jest... Cała tona lawy. No cóż, coś za coś. Ty, ale tam widzę dalszą część tej jaskini i wygląda jakby tam więcej światła było, ale to chyba tylko jakaś iluzja optyczna. O! Ale coś zaraz dupnie. Pająk. Za dużo wrogów. Jeb. Szafa grająca, tak? Nie może mi tego znaleźć. Blok dźwiękowy? Nie no, blok dźwiękowy to chyba blok dźwiękowy, ale nie wiem, czy się do tego ładuje płyty muzyczne, czy nie. Zaraz mi się skończy moja magiczna siekiera, zbudowana z polecenia czatu. Au! Dobra, diaksy, tak! Ty, ja kikiem zabiłem tego pająka, bo pomyliłem. Powiem tak, ta bedrockowa wersja już mi się bardziej podoba niż javowa, bo nie pamiętam, kiedy ostatnio tyle diamentów obok siebie znalazłem w javowskiej wersji. Może tutaj jakieś są inne te... Inne po prostu schematy generowania świata i resursów wewnątrz niego. Dobra, załatwiam. Albo to jest po prostu dobra jaskinia, którą kopałem od samego początku streama, nie? Chcesz jakby wziąć na siebie fakt, że udało ci się trafić na jaskinię, która akurat było dużo za sobą? Czemu nie? W sumie zasługujesz. Dziękuję. A to nie noteblock? Ładnie się ta lawa świeci na noteblock, tak, tak, chodzi o noteblocka, tylko że ja go nie mogę znaleźć jakby w wyszukiwarce...
Nie pamiętam. To moim zdaniem absolutnie. Jak się trafi na takie miejsce, gdzie dużo lawy jest dookoła, to wygląda to bardzo ładnie. Jestem fanem. Tutaj szczególnie, nie wiem, ziemniaku, czy robiłeś sobie taką dalszą podróż, ale możesz zobaczyć u mnie, jak ta jama tutaj wygląda. Fantastycznie. Kontra w wersji bez RTX-a. No, smutno. No trochę bida, tak leciutko to światło tam zaraz przy brzegu. A tutaj cała ta jama się wypełnia po prostu poświatą, która wychodzi z tej lawy. Beautiful. Diament otocz deskami w craftingu. Jeden diament? Jukebox, jeżeli chcecie płyty wsadzić. Dobra, to zaraz spróbuję, tylko... O, tu jest wyjście... Po polsku notesowy blok? Naprawdę? Tak by to przetłumaczyli? Notesowy blok? Zaraz się przekonamy, zaraz się dowiemy. To złoto? Surowe złoto, let's go! Dyskami, diament. Zaraz normalnie mi się moje narzędzia pokończą, a trochę tutaj cudów znaleźliśmy. Tak, jeden diament. Teraz też nie wiem, czy czat cię oszukuje, żebyś po prostu robił durnoty, czy mówią prawdę. Drogi czacie, mam jeden diament, wsadzam deski. Szafa grająca. Jebaniutki, zrobił to. Szafa gra. I teraz uwaga, wolisz płytę muzyczną przedmioty, czy płytę muzyczną kod? Kod. Dobra. Głupie pytanie. I teraz muzyka nam będzie lecieć. A to czekaj, to ja muszę tam przyjść. Tak, jest szafa grająca. A ty gdzie to robiłeś? Przy wejściu? No nie, no u nas w tym domku, to musisz troszeczkę wyżej wejść. O Jezus, aha, ty na górę wróciłeś? No wróciłem tak, żeby włączyć szafę grającą. No dobra, to ja wracam w takim razie o normalnie ocyngolić wszystkie nasze materiały, które tutaj pozbieraliśmy. Cut jam. Cut jam czy jam? Jam. Jam. Teleport do Netheru, tam zobaczcie, jak bardzo zmienia się klimat dzięki RTX. Ty, w sumie faktycznie. No więc właśnie, przydałby nam się teraz wiaderko na wodę, tylko że ja mam za mało chyba żelaza. I wiesz, co byśmy zrobili? Nie zginę. Jak się robiło wiaderko z wodą? No słuchaj, no... A da się, dobra. To będziemy, tylko teraz musimy wodę znaleźć. Wodę mieliśmy, wydaje mi się, że tu za ścianą gdzieś. Bajbin. Co oznacza ten w ogóle? Dings? Nie wiem. O. Rozumiem, że zrobiłeś już wiaderko. Tak. Jest, mam wiaderko. Tylko, że ja potrzebuję jeszcze... To jest dobra muzyka. Całkiem nieźle wchodzi. Czekaj, bo zaoszczędzając Diaksa mogliście puścić soundtrack z Minecrafta w tle. Chuck Ness, ale to nie o to chodzi, żeby se puścić soundtrack z YouTube'a. Chodzi o to, żeby zdobyć płytę, a potem puścić ją w wykraftowanym music boxie. Można w ogóle nie grać na przykład w tego Minecrafta, tylko sobie go puścić na YouTubie, tak jak wy to robicie właśnie w tej chwili. Wszystko da się zrobić inaczej, ale chodzi o to, żeby zrobić to tak, a nie inaczej. Niechaj się przepala to. Ty tą wodę próbujesz zabrać, a to dasz radę z takiej płynącej zabrać? Bo ze źródła tam... chyba jakoś musisz, nie? Albo tam ze stojącej takiego dużego zbiornika. Ale nie, to teraz już co robisz? A my nie czekaj, bo jak się robiło to, z czego jest ta brama do Netheru? Nether. Musisz magmę zalewać tym? Tak. Wodą? Dlatego popatrzcie, dlatego mamy wodę i zrobimy sobie nieskończone źródło zaraz. Mam nadzieję, że w Bedrocku to też działa. Aha, czyli to już tutaj chcesz zrobić ten, no w sumie no tak. No patrz, to jest lawa. Tylko tam... to ma sens. Ty, czemu to jest jasno? Tak miało być? Czekaj, ja mówiłem, że tam jest jakoś tak wybitnie jasno, ale wydawało mi się, że... Mi się wydawało. Ty czekaj, stary, ale widzisz, jak to wygląda? No, tak jakby tutaj jakieś przejście było na powierzchnię gdzieś. Lawę, nie magmę. Który odcinek One Piece'a? Zatrzymałem się ostatnio mocno z One Piece'em. Nadal nie obejrzałem praktycznie nic powyżej, ponad tego. Ponad... Co się tutaj odpaliło? Faktycznie, dlaczego tutaj tak jasno? To się tutaj nie zgadza. Ponad nie, Fishman Island. Niewiele dalej oglądałem. Ty... Kurcze, ja umrę. Przeładuj sobie RTX-a. Jak to umrzesz? Dlaczego? Nie umierzaj. Strzelają do mnie. Jednak. Właśnie denerwujące są najbardziej te szkielety pieprzone.
to sobie magmę tam poszedłeś zbierać. Nie, nie magmę, tylko tam jest dziura i się zastanawiam, czy to nie jest po prostu dziura na powierzchni gdzieś. Jesteśmy na minus 45. No i właśnie może to jest dziura na powierzchni ta, która jest tutaj nad nami. No faktycznie, no jest ta dziura, ale ta dziura prowadzi do kolejnej jaskini. Jak się inaczej ustawisz, to światło inaczej już wygląda. Widać, że tam nie ma Enderman. Nie patrz mu w oczy. Nie planuję. Ale Diaksa właśnie widzę, więc wykopę. Fajniej by było mieć źródło lawy. A ty chcesz źródło lawy nieskończone zrobić? Nie, lawy to nie. Ale tak, jak na razie tego One Piece'a średnio mi idzie oglądanie, ale... O, slime tu jest. Obejrzeliśmy z Martyną już dwa odcinki tego aktorskiego One Piece'a i szczerze jestem w ciężkim szoku, jak w miarę nie tak źle im to wychodzi. Podoba mi się ten live actionowy serial. A adaptacja aktorska anime i to jeszcze zrobiona przez Netflixa, to brzmi jak przepis na absolutną porażkę, wyszło nie tak źle. Ty tam rozumiem dalej przy tym dużym zbiorniku lawy się kręcisz. Tak, muszę tutaj sobie zrobić. Giga slime się też do nas zbierają. Ja pinkole, co masz jedzenie? Mam jeszcze jedzenie, ale mam też zombie, które mnie biją, leją, chlastają. No, idę, w takim razie to ja cię będę trochę krył. Slime masz tam, to jest duży slime w ogóle. Właśnie tak, jest zajebiście duży, bym powiedział nawet. On się rozpadnie na małe slimy. Chodźmy bliżej tego zbiornika. Ja bym to pooświetlał trochę. Ten RTX naprawdę nie wie, co ze sobą tutaj zrobić. W sensie taka dobrze, plama tutaj nam światła to pomaga. Jest. Nam to pomaga. A to też prawda. To teraz tak. Zróbmy sobie inaczej. Tutaj... Ja będę biegał bez RTX-a, a ty będziesz z RTX-em. Będzie można się przełączyć. Teraz patrz, robisz tu wiaderko i teraz masz nieskończone źródło wody na środku. Co z tego, jak i tak jak wylejesz, to ci się robi tego naprawdę dużo? Nie robi się dużo. O kurcze. Dobra, teraz się zrobiło dużo. No dobra, ale damy radę to wydobyć? No tak. Diamentowym chyba pikaksem musimy. Tak. Dobra, to ja idę zrobić diamentowego pikaksa w takim razie. Tak. Tak, idę też, uważaj, bo tutaj, kurde, tutaj są te... Zajebiście dużo ich tutaj jest. Ja mam trzy gwiazdki życia. Trzy gwiazdki? Mam trzy życia. Jebaniutki, to nieźle poszukiwany jesteś tutaj. To takim, o szlak, takim mam dwie. W znaczącym stopniu. Mam jedną! Tivolt, umrę. Przejąłem agro. Wypierniczam stąd. Masz jakieś żarło? Mam, ale nie na pasku szybkim dostępie. Okej, okay, dobra, ale przeżyłeś, widzę. O, pająk! Jak umrzeć, to tylko blisko domu. Dobra. Nie mam jednak jedzenia. To ja ci dasz dam, tam radę? Bo ja mam. Tak, dam. Przełącz się czasem na swoją perspektywę, bo ja bez RTX-a biegam, żeby było widać, jak mimo wszystko tak side by side jest drastyczna różnica pomiędzy wyglądem tej gry. Czekaj, bo zgubiłem wejście. To nas. Tak, to tutaj jest zajebiście mocno oświetlone, ale to tylko na RTX-ie widać. Tak, no. Dobrze. Ty, a tutaj mamy szkielety zaraz obok tego naszego wyjścia. Bo ja się idę nauczyć. Ja się idę na tego. Idziesz się nauczyć. Co z 12-godzinnym streamem jeszcze we wrześniu? Czeknes, powiem ci tak. Na razie nie mam kompletnie głowy do myślenia o streamach z taką ilością roboty, jaką mam przy remontach oraz przy streamach z ziemniakiem, który robimy tak czy siak co tydzień. Ale wraz z nadejściem tego całego sezonu gamingowego streamy oczywiście powrócą i to w potężnym stopniu planuję, żeby powróciły. Ale nie potrafię jeszcze w tej chwili się określić dokładnie kiedy. I to tyle tak naprawdę z mojej strony. Dobry. Niedługo. Ile masz diaksów? Ja mam akurat 3. Mam 9. O kurczę. Więc całkiem nieźle. Robię pikaksa diaksowego. Coś jeszcze diaksowego? Może tam jakiś armor? Nie, jedynie to musimy... Nie stać mnie na armor. Na buciki. Dobra, jolo, robię diamentowe buciki. Kto bogatemu zabroni? Oh shit. Pyk, cyk, myk. Dobra, idę kopać w takim razie te jebańce. Obligatoryjna obietnica powrotu streamów. Beszamel, weź nie pierdol, bo streamy w początkowym etapie tam wakacji były całkiem nieźle i regularnie prowadzone. Ale kiedy cały czas coś jest, kiedy cały czas są jakieś druty do ciągnięcia i jakaś robota do wykonania i to się po prostu korzysta z tych momentów, kiedy filmów albo streamów może być mniej, żeby wykonać robotę na miejscu. Ja do vlogów chcę wrócić. Ostatnio sobie jakiś tam fragment nagrałem. Żeby nie robić vlogów na przykład codziennie, tylko zbierać parę historii, mogłoby być dosyć ciekawie. Włącz RTX-a T-Volt, proszę. Chociaż to jest niebezpiecznie w tej jaskini. Mamy krzesiwo w ogóle, T-Volt go zrobił chyba. Znalazłem, ale tak, mamy gdzieś.
Nie wiem, czy przy sobie, czy w której skrzyni. W skrzynce jest, bo też się nam to w sumie przyda, nie? Dobra. Niby jest tutaj trochę tego światła. Ile potrzeba? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem chyba na tą taką tanią bramę, wydaje mi się. Tak też mi się wydaje. No dobra, tutaj jeszcze kamień pod spodem. No to ryje, trochę to trwa. Kop przy brzegu, bo zazwyczaj dalej jest głębiej. No właśnie tak w stronę brzegu się kieruje. Jak na razie działa. 10 bez rogów? Aha, bo musi być... Nie. Nie może być 2, 2, 2, 2. One Piece nie został zrobiony przez Netflix i czuwał przy nim Eiichiro Oda. No jakby z jednej strony tak, ja wiem, że Eiichiro Oda przy tym czuwał, ale tak czy siak. Czasami po prostu anime jest niemożliwe do sensownego przeniesienia go na medium aktorskie, bo szczególnie One Piece, który jest tak cholernie dziwaczny miejscami, to spodziewałbym się, że to może bardzo źle wyjść. Ale jak na razie jestem pozytywnie zaskoczony. Widać, że obsada naprawdę wiele serca włożyła w to wszystko. Zoro jest kozacki, Luffy coraz bardziej mi pasuje, patrząc po tym aktorze. Nami taka, a mech trochę średnia. Buggy'ego na przykład, klauna Buggy'ego zrobili zajebiście moim zdaniem. Chociaż przekształcili go z takiej postaci, która ma być takim śmieszkiem komediowym, w kogoś takiego naprawdę, no całkiem, muszę przyznać, creepy. Co mnie bije? Wydupcaj! Daj mi kopać moje obsydiany, jebany zombiaku. Biegnę do ciebie, biegnę. Nie, dobra, jest git, tylko mi przerwał w progres. Naruto w live action nie miałby racji bytu. No, jakby powiedziałbym, że jeżeli da się One Piece'a zrobić w live action sensownie, to dałoby się też Naruto, nie? Dlaczego jedno tak, a drugie nie? Dobra, ukopałem 10. To nam powinno wystarczyć na ten portal. Czas wyjść na powierzchnię. I co, chcesz z powierzchni to robić? No najlepiej na powierzchni sobie dupnąć, no wtedy będziesz miał, wiesz, piękno świata powierzchniowego, a po przejściu przez portal, boom, piekło. Jak klaun, to creepy, się zgadza. Tak, to prawda, no tylko że w anime takim trochę, powiedziałbym, śmieszkiem jest, przynajmniej z tego, co go do tej pory znałem. A tutaj zrobili z niego takiego, no, mocnego pojeba, lubiącego torturować ludzi. Pikachu się dało w live action. Akurat detektyw Pikachu, no nie, no tam jest sporo Pokemonów więcej niż tylko sam Pikachu, ale też jakby detektyw Pikachu to co innego niż takie standardowe Pokemony, bo pytanie, czy dałoby się sensownie zrobić serial Pokemon, w którym po prostu 11 czy tam 12-letni dzieciak, a może nawet 10-letni zadupca i walczy tymi Pokemonami. Dlaczego Luffy w live action nie jest taki patyczakowaty? A dlaczego Nami z każdym kolejnym odcinkiem nie ma coraz większych cycków? I dlaczego Usopp nie ma zajebiście długiego nosa? No, jakieś tam trzeba po prostu przeróbki zastosować, żeby to miało sens z aktorami. Tak, Emil, widziałem to nawiązanie. Widziałem w komentarzach, a potem gdzieś mi też mignęło, jak grałem. Dobra, akurat nocka jest. Co się tutaj w tym piecu robi? Mięso! Wiesz, co ja bym proponował? Zrobić sobie łóżko. Tak, można by łóżko dupnąć, tylko żeby wełna jest potrzebna. Tam dwa kawałki wełny chyba gdzieś były. Dobra, mamy białą wełnę, 4 sztuki. Tylko że potrzebujemy dwóch łóżek. No, a do łóżka nie potrzeba... Potrzeba trzech? Czarna wełna, tak, 3 łóżka z tego, co mi się wydaje. Ty, no prawie mamy. Nie widzę tutaj więcej wełny. Mamy 5 sztuk wełny. A potrzebne jest 6 na 2 łóżka. Jeśli dobrze kojarzę. Spróbujmy na crafting table zrobić. Łóżko. No, ale widzę, tak, że... 3 wełny. Tak, dobra, i trzy takie drewna. No, zrobię na razie jedno. Zrobię na razie jedno. Ty masz jakąkolwiek wełnę przy sobie? Nie. Chyba, że zostawiłem na dole, ale to możemy na zewnątrz wyjść. Albo ty idź spać. A to ja nie może jeden z nas chyba tylko i spać. Ja wyjdę z serwera na chwilę. Sprytnie, może nie zobaczą na streamie. A ty już masz to łóżko? Była chyba jeszcze jedna szara na dole skrzynki. Jest jasno szara wełna. A, no to zrobię dwa. Nie będziesz musiał wychodzić z serwera. Dobrze. Okej, okay, dobra. Dwa wyra w takim razie. Okay. Coming right up. To ja już tu poszerzam. I widzisz, śmiałeś się, dlaczego chcę taki domek, to tamto, patrz, mamy akacjową podłogę, oświetlenie magmowe, kurde. No dobra, jakby nie sądziłem po prostu, że... Co jest ciekawego w świecie? Świat. No właśnie.
A świat to niebezpieczeństwo. Pogadane. Tak, a kopanie się prosto w ziemię. O, Lagrip. O nie! O nie! Jesteśmy zgubieni! Dobra. Nie, no działa dobrze. No, czat krzyczy RIP. Aczkolwiek to już chyba mogą być takie YouTube'owe bardziej problemy niż problemy naszego internetu. Raz, dwa, trzy. Nie można zrobić z trzech różnych wełn. Nie można? Nie można. Chyba musisz wyjść z serwera. Więc ja... O nie! Rozłączyło się mnie z grą. Dy, to czekaj, ja się spróbuję może podłączyć. Spróbuj, chyba jak wywaliło streama, to też ciebie. No, to chyba jest połączone jedno z drugim. Z nici zrobicie wełnę. A mamy nici? No w sumie tam trochę pająków umarło. Ciągle mijacie blok surowego żelaza, no właśnie nie. Ktoś tam ogląda i nie może wytrzymać. A no faktycznie. Ale nie, czekaj, miejsca nie mam? Nie, masz nić? Jedną sztukę nici znajdziesz? Chyba na dole jest. Brakuje jednej nici, żeby zrobić trzecią białą wełnę. I drugie łóżko. Ty, kupiec jest na zewnątrz. Pierdylisz. A, proszę, proszę. Chodź, chcesz sobie z nim pogadać? Nie. Zobaczmy, co robi. Ja idę po tą nić, próbuję znaleźć. A, on chce emeraldy za sadzonki brzozy i żółty barwnik i proch. Mhm, tak. Ja wiem, jak się kończy łóżko w Netherze, bo widziałem, jak PewDiePie to zrobił. Jak się kończy? Śmiercią. Na samym początku One Piece Buggy był traktowany serio. To pierwszy, który tak po prostu przybił do brzegu, zaczął bombardować miasto, no i Buggy imituje to, co czarną brodę robił IRL. Celowo pokazywał się bardziej creepy, żeby renomę zrobić. No tak, tak, tylko ostatecznie w samym anime ten Buggy, jakby te pierwsze odcinki to w ogóle są sprzed przecież 20 paru lat. Więc ten Buggy moim zdaniem był bardziej odbierany jako taki trochę comic relief niż jakiś poważny złodupiec, który po prostu robił straszliwe rzeczy, więc ja tam go poważnie za bardzo nie traktowałem. No ale tak sobie wyobrażam, że może właśnie w serialu te postaci są bardziej pokazane tak, jak sobie Eiichiro Oda to wyobrażał, kiedy pisał te chaptery, wiecie, ponad 20 lat temu. Jest taka opcja. Kurwa, nie to... Mów coś. Czekaj, jestem skupiony, bo jestem totalnie na krawędzi. Wiesz, nie chciałem się spierniczyć, zwłaszcza, że była wizja moja. Wiem, jak ma białą wełnę, to po chuj, ja robię ciągle wełnę z nici. No ja właśnie poszedłem zebrać wełnę, mam na twoje łóżko. Dobra, to zrobimy jedno dodatkowe w takim razie. Po co? Dodatkowe miejsce przy stole na Wigilię? Tak. Ja wiem. Nie sądziłem, że jesteś taki miły. Nie zabiłem się. Do rany przyłóż. Czy będę kontynuował serię z Immortalsów? Nie, niestety, moi drodzy, nie planuję. Biorąc pod uwagę, jak dużo rzeczy się zbliża na tę jesień, to byłoby ciężko. Będą ciekawsze premiery? Pierwsza najbliższa to dodatek do Cyberpunka, który wychodzi 26 września. I ma być też patch, który robi z Cyberpunka 2.0. I ma być pomiędzy 9 a 26 września i jeżeli ten patch wyjdzie na przykład tak 2 tygodnie przed premierą dodatku, to mam zajebiście ambitny plan przejść na streamach tego Cyberpunka jeszcze raz, żeby zrobić sobie nowego tego. Nowego postaciera. Nowego postaciera na Cyberpunku 2.0, który ma mieć przemodelowane w ogóle drzewka, umiejętności i tak dalej, więc potencjalnie cały ten progres będzie inny. Ale to zależy, ile czasu będę miał od premiery tego... Zajebiście mi to wyszło. Od premiery tego patcha aż do wyjścia dodatku. Żeby zrobić barwnik z lapis lazuli, to z tego pyłu czerwonego, nie, to z lapis lazuli można było zrobić. Bo was zostawiłem na dole. A gdzie ty masz tą jedną wełnę? Masz wełnę białą? Tak. Dasz mi? Nawet dwie. Dasz mi? Dziękuję. Zrobiłem te dwa łóżka pięknie obok siebie. Aha. Może nie kosztują... Chciałem właśnie łóżko zrobić. Pytałeś o barwnik, co chciałeś zabarwić łóżko? No stary. Z kwiatku robi się barwnik, zdążyłem zobaczyć. Tak, ale bo to jest oko pająka, a nie inksak. Dobra, to pomyliłem się. Czak, to jest w życiu. Postronek? Czym jest postronek? Ja sobie tak hipotetyzowałem, że jeżeli kiedyś zachcę nadrobić Star Warsy, to będę miał zajebiście dużo do oglądania. Ale jeszcze daleko mi do momentu, w którym bym jakby chciał coś takiego zaczynać. Surowe żelazo. Mieliśmy gdzieś. Cały czas mi się wszystko miesza w tej grze. No ja przetapiałem trochę tego żelaza surowego.
A po co ci surowe żelazo? Nie, właśnie myślałem, że jest surowe, ale nie ma. Ja surowego też nie mam przy sobie, bo poprzetapiałem wszędzie, gdzie mogłem i potrzebowałem. Dobra, to wiesz co ja proponuję? Mhm. Chodźmy spać, w sensie zapiszę sobie save pointa. Możesz spać tylko wyznaczone punkt do odrodzenia. Dobra, tylko wiesz o tym, że jak ja się tutaj obudzę, to mnie to zabije. Ja tu muszę powiedzieć. Dlaczego cię zabije? No bo sufit jest za blisko, tak mi się wydaje. Przecież ja tu spałem i nic mi się nie stało. Tak, no wtedy, kiedy cię wywaliło z serwera. A, niechcący jak wywaliło. No, to ja wtedy spałem i przeżyłem. Dobra, to O! O! Ścisk? Test ścisku. Czat, powróciliśmy. Nie wiem, co się dzieje, ale wydaje mi się, że 10 minut przed polską godziną zero coś po prostu musiało wygrzmocić. Ale już powróciliśmy. I teraz czas na jak cotygodniowy test siły ścisku. F5 nie działa. Ekran stoi, a głos nadal nawija. Obraz stoi w miejscu? Niemożliwe. RIP obraz. Aha, czyli słyszycie nas, ale obraz się zawiesił? Nie, to coś po YouTubie, bo... Jakim cudem? Teraz działa, RIP obraz. Okej, działa. F5 nic nie daje, już działa. Naprzemiennie piszecie już działa oraz F5 nic nie daje. Czekaj, już git? No jest, mamy to! Woo! Ej, nie słychać obrazu! Synestezja wchodzi. Dobra, okej, chyba żyjemy i powróciliśmy. A chyba, że się nie ruszał obraz, bo ja się nie ruszałem myszką. I ktoś stwierdził, Aha, ale na kamerze się coś ruszało, chociażby ja. Ty, ale tak jakbym się zbliżał do ciebie tutaj. To pa. Tam lekko oddychasz chyba. No. Tak, no postać, znaczy bardziej tak po prostu jak ptaki jakieś, pokazujesz, że jesteś szerszy niż tak naprawdę. Jak oceniasz Starfielda, mam zamiar grać na premierę. Koszmar, no bardzo trudno mi teraz powiedzieć tak naprawdę, bo niewiele z tego Starfielda widziałem. Dzisiaj sobie siadłem przed tym streamem nagrać odcinek na jutro i nawet się nie spostrzegłem, jak minęła godzina. A robiłem poboczną misję, która jest w ogóle tajemniczą misją, dającą jeden z najlepszych, znaczy endgame'owych statków w grze i do tego skafander jeszcze jakiś tam hełm. I strasznie fajnie się bawiłem, no. Tutaj trochę przeszukać, tylko trzeba mocno ogarnąć systemy, które są tam obecne. Jakie tam są zasoby, jakie są badania, jakie są modyfikacje, co robić ze swoimi rzeczami, gdzie je odkładać i tak dalej. Wczoraj trochę na to czasu poświęciłem, żeby dzisiaj już siąść z ogarem, ale wiesz co mnie denerwuje? Mnie to tak wpienia maksymalnie. No. Że... Lagi. Nie, w kwestii Starfielda. Aha. Ta gra bardzo teraz dzieli ludzi w internecie, bo z jednej strony to jest kolejny typowy beteździak, jakby te animacje twarzy, gdzie dosłownie sam wylatujesz z planety i wlatujesz na kolejną jak chcesz, bo większość robisz szybką podróżą. I jak ja się ekscytowałem tymi wszystkimi nowymi systemami, które mi... Co? Co jest? No ale popatrz się. Widzisz, że tam działa wszystko? Tak. No chyba, że to są inne próba... Nie widać dźwięku. Co ten YouTube od dupca? Halo! Jakby... Jak to się nazywa? Credibility nasze spada z minuty na minutę. O, działa. Są lekkie lagi. Działa. Pytanie brzmi, czy jakby wy mówicie RIP, ale czy to jest jakiś jeden dłuższy lag? Nie no, internet za dupce jak szalony. 900 ponad, ale tylko jeszcze upload, no ale upload będzie tak samo dobry. Nie podłączam się do neta ziemniaka, bo oglądać nie mogę, taki słaby ma neta. Ziemniak ma gigabitowy internet światłowodowy. Co 5 sekund jest lag, działa F5. No ale to nie może być wina nasza, bo my klatek nie dropimy, z naszej strony wszystko git. No już 70 jest upload, to coś jest i tak nie tak. Aha, no... No raczej mało prawdopodobne, żebyś miał 1000 downloadu i 75 uploadu. No ale po, Nie zużywasz raczej całej swojej przepustowości. O, tutaj Jakub mi napisał, raz na jakiś czas wywala, ale po chwili wraca. Lag na 2 sekundy co jakiś czas jest. Zmieniasz bitratę? Czasami są pojedyncze lagi, a raz na jakiś czas jest całkiem RIP. Pewnie wina Pago, bo mu ziemniak nie pomógł. YouTube, ty kurko jechana. Matrix ma. Użyjmy odpowiednich słów do tej sytuacji. Ty suko zajechana.
Przestań na streama prześladować. Narzędziu do wypędzenia rowerów typ Hanny. Do napędzania? O nie. To są platformy. Tak to się chyba nazywa. U mnie działa wszystko git. No dobra, no nie zrobimy z tym wiele. I tak będziemy za jakiś niedługi czas tego streama, myślę, w stronę jego zakończenia prowadzić, bo się 22 powoli zbliża, ale dobra, jak mam chwilę uwagi, ziemniak tutaj coś kopał i dalej robił, to ja dokończę moją myśl, że bawię się tym Starfieldem strasznie fajnie, bo ja po prostu lubię takie RPGi. Lubię gry Bethesda, a to jest pierwsza, która wychodzi w takim moim ulubionym settingu, czyli science fiction, kosmos i tak dalej. I dostaję komentarz, że wow, widzę jak bardzo jarasz się tym wszystkim, co jest w tej grze, coś czuję, że jakaś kasa była sypnięta za zamówienie tak dobrze o grze, bo wszyscy się streamerzy, youtuberzy zachwycają, kiedy tak naprawdę jest gówniana. I ja po prostu zdębiałem, bo ani grosza nie zobaczyłem zamówienie czegokolwiek o tej grze i jestem... Czekaj, możemy to zmienić? Nie, nie mam żadnych pieniędzy, dałbym ci tego grosza. Nie, bo wtedy zaprzeczysz całej mojej tu logice, którą staram się zaprezentować. Ja po prostu jestem oskarżany o to, że cieszę się grą, bo jakiś cyniczny typ w komentarzach stwierdził, że nie ma opcji, żebyś się cieszył tą grą bez tego, że ci ktoś za to zapłacił. No bo jest do dupy, moim zdaniem, typowy beteździak, nic nowego. A ja się tak dobrze bawię po prostu. Jasne, już mnie zaczyna frustrować całkiem sporo rzeczy, jak na przykład to, że ta gra jest symulatorem szybkiej podróży, a nie drugim No Man's Skyem. I... Dziwur, dawaj tutaj ten, dajmy sobie ten. I co ty chcesz tu zrobić? Portal. A, okej, okay. No to ładuję w takim razie. Raz, dwa, trzy. Czy zapalniczkę zostawiliśmy na dole? Może jest w tej skrzyni, nie jestem pewien. Paulix, może jest chujowy, ale jakby nie będę oceniał takich rzeczy, póki ostatecznie nie przestanę się ekscytować jego świeżością. Póki nie odkryję wszystkiego i póki nie minie kolejnych, nie wiem, 5, może 10 godzin mojego grania, bo dopiero wtedy, myślę, można ocenić grę tak dużą swoją skalą jak Starfield. I jeżeli wtedy stwierdzę, że gra jest do dupy, to wprost powiem, że jest do dupy, ale jakby... Ty, ale trzeba więcej tego. Jak tu ogień dobrze wygląda. No, całkiem fajnie daje radę. Ale czemu ty to podpalasz, typie? Nie no, portal do Netheru, no to muszą być 3 takie w dole. Tutaj wystarczy dać chyba taki kamień i raz, dwa, trzy. Nie, coś zjebałem. Ty. Nie, coś spieprzyłem. Nie tak to powinno być. Chyba? Nie, czekaj. Jak ma wyglądać portal? Nie można się cieszyć grą za darmo. Do góry. Tak, 3 są w środku. 3 na szerokość, a później pionowo trzeba lecieć. Aha, ja mam laga, bo ty żeś się przełączył. O Boże, ale czy... Dobrze. Nie, dobra, załaduje mi znowu. Chciałem wygooglować ten Nether Portal, ten taki nawet odchudzony. O, 2 na dole, 3 po bokach, 2 na dole, i 2 u góry. To ja już wykopuję. Dobra, prawda, tak to było. Wysokość 3, szerokość 2. No, szerokość też jest 3, tylko bez brzegów, bo chcemy tą tańszą wersję zrobić. No dobra, ale to w związku z tym... A nie, to musi tutaj być na ukos, wszystko, brzegowy nie? Niepotrzebny, czyli jeżeli ja teraz walnę tutaj, 3, 2, 3 i teraz jeżeli tutaj dupnę kamienia i zrobię pyk, myk, kurczę, podpal! Powrót później do zwykłego Minecrafta będzie dla mnie smutny. Ziemniak, czy jesteś na to gotowy? Nie, jeszcze mięso mi się piecze. Tak, Arci, słyszałem. Nie wiem, czy ty słyszałeś o akcji, którą miał Enigma u siebie z giftami. Właśnie, magma nad drzwiami. Że jakiś dzieciak mu wysłał ileś tam gift subów z 50 i się okazało, że podpieprzył matce kartę. I ona napisała do Enigmy, że chce zwrotu całych wszystkich tych pieniędzy i tak dalej. Nie wiem, ile on tam powiedział. Nie wiem, ile on powiedział na ten temat, bo nam to pisał tam prywatnie. Nie śledziłem, jak się o tym wypowiadał w internecie, bo ktoś tu pisze, że jakiś odcinek nawet z tym nagrał, czy wrzucił, czy może to jakiś shot, ale. No ale tak, wpadł w taką trochę skomplikowaną sytuację, w której wiesz, nawet jakby chciał oddać całą tę kwotę, no to on nie ma 100% tych pieniędzy, nie? No, 50-50 tak... się dzieli kasa za suby. No więc... tak, ale później wszystkie inne rzeczy, to i tak ci zostaje z tego 40, 30 parę procent. Tak, no tam 32% wręcz.
Więc no, on sam prywatnie nie jest w stanie, a pytanie, czy platforma sama w sobie jest w stanie. No powiem ci tak, takie EA na przykład, jak ktoś się zgłosi, że jego dziecko kupiło 10 milionów FIFA pointsów i wyzerowało kartę kredytową, to często zwraca i odbiera no tak. Te FIFA pointsy. Czy Twitch taki jest polubowny z oddawaniem pieniędzy za subskrypcję i potem zabieraniem tych subów, bo dziecko? Ja, Paulik, się absolutnie zgadzam z tym, że matka powinna pilnować dziecka. I gdyby Enigma nawet chciał oddać 50% tej kwoty, to jest tylko i wyłącznie jego łaska, bo nikogo nie zachęcał. Drugie 50% no to już nie będzie wykładał ze swojej kieszeni, ale to wątpię, żeby Twitch był taki skory do oddawania kasy. No, ale czemu platforma ma to zwrócić? Ze względu na to, że ktoś się zgłasza po to, bo na przykład dokonał zakupu przypadkowo, przez to, że jego dziecko zarąbało mu kartę, nie? A dziecko miało chyba tam 13 lat, więc właśnie nawet sprawdziłem regulamin, mogło mieć konto na Twitchu, by za 13 lat. Tak, pozwałem swoje dziecko. Pozwałem moją matkę. Tivur, baranina. Baranina? Mam baraninę. To brzmiało jak jakieś moje nazwisko albo pseudonim. Idziemy? Idziemy. Nadszedł ten czas, ale tak bardziej, żeby zobaczyć, jak wygląda. Dobra. 3, 4. Dobra, cały świat się trzęsie. Patrz mi w oczy, kiedy przychodzimy do piekła. O, budowanie terenu. Dobra, watch your step. O, dobra, prawie żigłem. Leciń lub przytrzymaj bez użycia jesteśmy... motki. Ding. Znowu będę miał powiadomienia na telefonie. Z. Właśnie ja chcę wejść tutaj kawałek dalej. Ty, jaka giga świnia! Nie bij tych zombiaków. Nie mam zamiaru. Bez RTX-a? Z RTX-em. Oh shit boy. Cudowne miejsce sobie wybraliśmy. Dobra, wiesz co, Bordo, wracam do nas. Jakoś tak bezpiecznie się... A! Nie wrócę wiesz, do nas! Wiesz, jaki jest problem? Nie wrócę do nas! Kurde! Ja będę! O, tarcza. Kucnij po prostu z tarczą i dasz radę przejść. Nie! Co się stało? Ty! Nie! Ty, świnia przyszła do naszego domu za nami! Ja dupce! Oh shit! Ty, więcej ich tu jest! A, ty masz złoty hełm. A to są, czy to nie są te pigmany? To Aha. są te dobre, których nie można bić, bo jak je uderzysz, to później... To kto nas zaczął bić? Uderzyłeś któregoś? Nie. Trzy tutaj są co najmniej! Kolejne pewnie już idą. A moje bo to są pigmany, a są jeszcze inne. Pigliny! Mnie zabił piglin. What the fuck? Zemsta świni. MVP dla piglina. Wiesz co, teraz jak wejdziesz do portalu, to masz zbudowany mur od frontu. Okej. Okay. Tak, widziałem, że go budowałeś na pre... Ty, ale... Przelazłem przez portal i wydupcają w świat po prostu. Czekaj, przesuńmy jej tam... Skolonizują ten świat, ale będą... O, jest ten nurek. Tak, no właśnie, będą walczyły z tymi zombiakami? Dobra, intrygująca interakcja, dobra. Muszę przyznać. Jakiś łuk zenchantowany mam nagle teraz przy sobie. Czy my wracamy do Netheru? A nie mamy tam co robić, znaczy no możemy tam mamy, spróbować. Żeby rzeczy twoje odebrać. Ja tu umarłem. Tu umarłeś? Tak, już mam je. Zebrałem to, co tutaj leżało. Nie wiem, czy ty czegoś nie wessałeś, ale... Nie widzę. Armora mojego nie mam, ale mam diamentowy pickaxe, 2 diamenty, czyli najważniejsze rzeczy odzyskałem. To też pokażę. Zbroję ci było. Zabrał. Zajebałeś mi zbroję. No to pokażę cię, w którym miejscu. To faktycznie, ty to piglin może. Albo pigman. Świnia zapieprzyła itemy. Piglin armor Nie, moje buty diamentowe. Ty, no tak, przecież on chodzi teraz w tych butach. Mój Gucci Flex. Patrz na to. On... Ty, co to za... Ty, ryba! Nie mam strzał. Dobra, będę go bił łukiem. Nie miałem takiej okazji. Mój ex. Teraz pytanie, czy jakbyś... Ty, no tutaj jest ten pieprzony piglin w moich butach! Czy tam pigmen? I co ja mam teraz zrobić? Przecież jak się ma ich nie atakować? Mam jakiekolwiek rzecz, którą mogę się bić? Ty, ale nawet, że mam te strzały do łuku. Ty, a to nie jest tak? Ała! Już ci go biję, już ci go zabijam. Teraz moje pytanie jest takie, a jakby on umarł przypadkiem, czy on wyrzuci? No nie, bo jak lawa na przykład na niego spłynie, to spali... Strzeliłem mu w głowę! Bąk. Oddaj buty, kurwa! Ty, i one wypadły, i te wszystkie rzeczy wypadały. No, odzyskałem moją własność. To pytanie, gdzie jest teraz reszta tych rzeczy? To jest jeszcze tarcza twoja. Nie będzie mi ta lambadziara mówiła, gdzie ja mogę buty mieć, a gdzie nie mogę. Słuchaj, to jest jeszcze twoja tarcza. Siadaj na butle od Vanisha i nie gadaj.
Wjadę ci tutaj w tego arbuzowego zombiaka, tak że go kurwa nie poznasz później. Jak melon będzie wyglądał. Z jakiś zombie villager, nie? I boję się tego świata, do domu idę, w kimę. Jordany odzyskane. No oczywiście. Ty, patrz co ten topielec zrobi. Cyk, pyk. Co robi topielec? No. Topi się? Nie no, kręci się. Kręć po śladami z nami, kręć po śladami, ej. Jak leżał, to niczyje, oczywiście. Siadaj na butle od Netherite'a. Ja wiesz co proponuję? No. Jakbyśmy wzięli, zburzyli ten portal i go przenieśli w jakieś inne miejsce. Kawałek no tak, dalej. Tak, tak, to wtedy w inne miejsce. Albo nas przeteleportuje. Na dole. W jaskini. No można, no. Diamentowego pika chcę dalej mam, więc można tam pociosać. Wiemy już w jakim kształcie ma być zbudowane, więc to już jest dużo czasu zaoszczędzone względem poprzedniego podejścia. A, Bogdany powietrzne odzyskane. Powierzchnia wody paskudnie wygląda. Powierzchnia wygląda, a to akurat wygląda świetnie od spodu. To jest taka paczka akurat. Tak, to prawda. No bo te wszystkie resursy RTX-owe to, wiecie, mogą być różnie przygotowane. Ja pobrałem jakieś tam jedne konkretne, które pierwsze mi się w oczy rzuciły i nawet, że dają radę, ale niektóre rzeczy są brzydkie. Szczególnie, że ja zainstalowałem jakiś addon do wody i ja nie wiem, czy to nie jest wina tego, że ten addon po prostu jest zbędny i lepiej by wyglądało bez. Zrób sobie złoty hełm, to nie będą cię w Netherze bić. Okej. Okay. Ale co, te świnie? No ty masz teraz złoty hełm. Myślałem, że ty świadomy go sobie nie, skraftowałeś. Nie, miałem złoto. Ale był taki temat, że w Netherze coś tam odpiernicza, że jakoś tak to działa. Ale czekaj, mamy jakieś złoto? Masz jakieś złoto przy sobie? To chyba na dole, ale tak idziemy na dół. Tak, to prawda. Dobra, let's go. Herbatka. Czyli co, jak masz łóżko w Netherze, to umierasz. Tak. No, nie przeżyjesz tego chyba. Nie pamiętam dokładnie, co się dzieje, ale no... Nie jest to najlepszy pomysł. Pamiętam, jak PewDiePie kurwił na wszystkich za to, że mu to zaproponowali. Jak masz na sobie złoty armor, jakikolwiek pis, pigliny nie będą cię atakować, pisze Akurami. Nawet jak ich zaatakujesz? Nie no, wtedy to raczej tak, ale chodzi o takie domyślne atakowanie. Chyba, że możesz ich wtedy atakować, nawet nie wiem. Ja, czekaj. Nie mamy tutaj złota na hełm tyle chyba. O kurde, zapomniałem, że tam jest przecież woda. Mordo, a tu jest złoto. Okej. Dobra, to już będzie złoto na hełm. Co ja chciałem? Ja chciałem... Bo tutaj też chyba się woda leje. Ta, to się no ale właśnie jestem w tej wodzie i wolniej kopię. O! Coś tak właśnie sobie mówię, że ten diamentowy pikaks jakiś gówniany. Moment, w którym jakby wchodzisz w tę wodę, jest przedziwny, bo jest paskudna, a wchodzisz do środka, boom, jak pięknie. Od środka wszystko się tu zakrzywia i załamuje przez te tafle wody. A, czekaj, bo to jest dziura, a tym cztery starcie na buty. A, kurwa. Moment. O, nasz music box. No, właśnie włączyłem, żeby posłuchać czegoś, bo to... Włączyłem tam, żeby posłuchać tam czegoś. Piękne. Za pomocą sztabek złota możesz handlować z tymi cepami z kuszami w Netherze. Jak was mają w dupie, możecie się z nimi trade'ować. Okej. W środku wygląda super. Los Tigeros, to prawda. Piękne wnętrze. No widzicie? To jest lekcja życia, żeby nigdy nikogo nie oceniać po pozorach. Dobra, ja to przygotowuję... Cztery! Cztery? Cztery! Ty pieprzony betoniarzu. Dobra. No to wiem jak, wydaje mi się, że w ogóle pójdziemy do tego Netheru, pooglądamy i będziemy powoli kończyć. Wydaje mi się, że tak, ale słuchaj, ja cię zapraszam, żebyś tutaj przyszedł z resztą rzeczy. No spokojnie, ja sobie, a właśnie. Słabszy jestem dzisiaj. Właśnie też nie dobiłem do 60. Też ci... Krzycz! 59. No ja też do 60 nie dobiłem. Ale mówię ci, ja tą ręką wczoraj druty ciągnąłem cały dzień. Więc jakby no nie ale, dziwię się, że nie ma w niej siły. Ale zanim mi powiedziałeś, żebym krzyczał, to poleciałem do 40 i mówię sobie, Bożysze, co się stało, nie? Mówisz krzycz. Zacząłem lecieć i ostatnia kreska przed 60. No bo krzyk działa. Krzyk działa. To jest jakby wielka tajemnica sportu. Każdy tak naprawdę może wszystko tak długo jak drzepałe robiąc to. No to widzę, tutaj już pozostawiałeś. Tak, tak, ustawiałem, jakbyś resztę dorzucił. W ogóle ładnie wygląda ten. Tu się błyszczy, tam się nie błyszczy, w sensie tu. Widzisz, tu się błyszczy, a tu jest matowe.
Ty, ale ja nie mam wszystkiego. Ty, to ilu nas brakuje? Raz, dwa, trzy... A! Wąs tym ogniem. A, kurczaka, muszę szybko zjeść. Pieczona baranina. Czekaj, jakby... Dwa na dole. Tak. Bez brzegu. Trzy w górę. A to czekaj, tu są dwa czy jeden? Dwa. No dwa. Dwa. Potem trzy w górę. Raz, dwa, trzy. No i po co jest ten czwarty? Tu. Aha, dobra. Zdupcyłeś. Dobra, no za wysoko, wiesz? Ja no lubię i teraz trzeba normalnie zbić też te pozostałe. Bo zrobimy to i wbijamy. No mam nadzieję, że w jakimś sensownym miejscu nas wrzuci go, że jak jakiś ten gast, czy jak to się nazywa, no znowuż w tym miejscu będzie nas nadupcał. Dobra, czyli tu? Tu już wystarczy? No nie, nie, czekaj, tutaj... tu są dwa! Czekaj, dwa, czyli tu jest trzeci teraz. Raz, na górę. Dwa, trzy. I teraz... tutaj jest nie, tak, o, tak, no, tak, tyle, no, będzie... Wystarczy? Gdzie? Czekaj, coś się zdupcyło! Czekaj! O jeden wyżej to musi być. Dwa na ziemi, trzy wysokości, no ty żeś teraz te górne ustawił, to mnie będziesz obwiniał tutaj? Ja jeszcze nic nie położyłem. Czy wygracie w Minecrafta, emater, no, jak najbardziej. Dobra. Czekaj, raz, dwa, trzy, nie. Musi tutaj być jeszcze jeden. Obsydian? Obsydian. Tutaj... No, no i dwa na górze teraz. No, o chuj chodzi. Ale nie mamy tyle. No czekaj. Otwór ma być dwa szerokości, no właśnie... A to czekaj, nie zebraliśmy wszystkich, które są potrzebne z góry? No zapewne. Nie masz ich? Nie, mam. Nie, nie mam, nie mam. Wytywyt! Jakim cudem nastąpiła redukcja ilości tego naszego... Ale wiesz co, to jeżeli tam się wbijemy z powrotem... Do... No tak, tak, będzie można sobie ukopać, ale nadal, jakby co się tutaj wydarzyło, nie ogarnę. Nie mam pojęcia. Pewnie dziś się wysunął z boku po teksturę wpadł, tak jak ja ostatnio w Spider-Manie. Ja myślę, że ty mogłeś jakiś sekret odkryć. Sklep, który kiedyś miał być dostępny do zwiedzania, a nie był. Można by też tę lawę zalać, ale już mniejsza. Nie, tutaj tu się zrobią kamienie. A, no tak. Musi być stateczne źródło lawy. Ty, Volt, miał. No właśnie, już nie mam. Nie wiem, w którym momencie straciliśmy ten obsydian, ale już mniejsza. W rogu obsa postawiłeś albo w eku masz. Może pigman podjebał. O, to też jest opcja. Dobra, już nieważne. Gdzie jest, nie ma znaczenia. Ważne, że możemy sobie tu przyjść ukopać więcej. Kopiemy. Kopiemy. Też sobie tutaj kopę. Pyk. W rogu są oba. Właśnie, a zostawiłeś takie miejsce w rogu? Puste? Nie. Znaczy tak. Trzy podstawa i później wypełnione kamienie. Zresztą inaczej, zaraz się dowiemy. Tak, to tego. Już nie będzie miało znaczenia. Właśnie nie było w rogach, to była ta odchudzona wersja portalu. Wystarczy nam chyba. Chyba, że zrobimy sobie, ja wiem co, ukopmy sobie tyle, by gdzieś w netherze zrobić portal. Aha, gdzie nas odkryć inne miejsce w świecie. Tak, tylko może weźmy tego netera, znaczy tego obsydianu więcej niż planujemy, bo znowu będziemy mieć problem z budową. Tak, to prawda. Wykorzystajmy do czegoś te diaksowe pikaksy, które narobiliśmy. I się zgubicie. O, mam nadzieję, dwa że podstawa, nie. Podstawa, nie trzy. No tak, tam jest dwa podstawy. Tak, tak, to się wydaje się, że tam są trzy. Tam są dwa rzeczywiście. Po prostu gdzieś nam brakło. Czyli ile potrzebujemy na jeden portal w takim razie sztuk? 10. Dwa i po trzy. No, 10. Już mam 7. Ja mam też 7, zaraz będę miał. Już nawet, mam 6. Nawet więcej możemy tych portali zrobić. Kurwa! Won, 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 won. Oj, mi zresetował progres. No, to jest najgorsze, dlatego się teraz nie odbijałem. Tak jak wszystko się odbija w tych teksturach. Coś jest satysfakcjonującego w tym wyglądzie, jakiego uspokajającego. To, że to jest mi się najbardziej podoba to, że właśnie takie widzisz jakby tetrisowe kształciki na tych wszystkich złożach. Fajne to jest. I czuję się tutaj tak spokojnie. Bez RTX-a tego nie ma. Pigmany czekają na nich, by ich uwalić. Dobra, myślę, ja mam 8 przy sobie. Ja mam 14 przy sobie. No to tym bardziej styknie. Lecę do naszego giga wejścia. Bylebyśmy przeżyli w tym netherze na tyle, żeby jakby pójść dalej. Żeby zrobić drugą dziurę. 8 klatek w netherze. 8 kratek w netherze? Nie. To 64 w rzeczywistości. Tak. 64 klatki w netherze to 512 z rzeczywistości.
Dobra, chłop się fleksuje, że mnożyć potrafi. A mogliśmy tam zrobić w sumie. A już pieprzyć to. Chodźmy tutaj. Dobre. Przy tym naszym pokoiku takim. Tak, możemy się tam najeść przynajmniej, nie? Zresztą tam już mamy coś zbudowanego. Co akurat najeść? To, nie to miałem w głowie, po prostu mamy takie ładne miejsce tutaj zrobione, tylko wody w pizdu. Iś. Dobra. Dobra, mam pieczony chleb jeden. Patrzcie, na dowód, że nie ma tutaj wrogach. Bum, tam jest zwykły kamień. Tam też jest zwykły kamień. No więc teraz musimy dziabnąć tu i tu. Podpalaj. Ojej. 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 No żeśmy się dogadali. Podpol. Ej, wbijamy. Ciekawe, co nas tutaj będzie czekało. Czyli świnie zajebały. No autentycznie, no innej opcji nie ma. Dobra, ty, won. Kurwa, bo wrócę przypadkiem jeszcze. Ty, ten sam. Podpijał nas do poprzedniego. Mhm. Bo tamtym mieliśmy na powierzchni, ale nie w tym samym miejscu, więc chyba nam jakby złączyło je. Głupio. Chyba, że tutaj też jakby randomowa ściana była zbudowana przez kogoś panicznie. A czy to będą znowu te świnie? Ty, tu jest jakiś guziec. Ten guziec idzie na mnie! Ten guziec idzie na tak, mnie! To można zabić. Nie wiem takich rzeczy. No i co, będą mnie atakować te tutaj świnioki? Nie atakują, zajebiście. Dobra, możemy ruszać w takim razie przed siebie. Tylko w którym kierunku? No dajmy tam przed siebie. To ja wyłączę RTX-a, a ty zostaw RTX-a i... O, bez RTX-a to smutno. Ty... Trochę smutno, to prawda. Ale można się przełączać, żeby było widać, jaka jest różnica. To idziesz tutaj gdzieś? Tak, idę za tobą. Czemu te świniaki nas nie atakują, wcześniej nas atakowały? Złoty kawałek zbroi! Mnie atakowały, ciebie chyba nie, w związku z tym. Przekopujemy się przez środek? A czemu nie? Gorzej, jeżeli będziemy kopali tutaj po prostu 100 lat. Nie, nie. O, bym spadł. Oh boy! Już myślałem, już miałem śmierć przed oczami. Tutaj kwarcyk jakiś, co to jest? Co my tutaj mamy? Neterowy kwarc. Dobra, nie ma, to nie jest za bardzo teraria, gdzie można sobie swobodnie kopać we dwie osoby, ale nie wiem, czy to kopanie tutaj to był super pomysł. No tak, żeby przejść jak najdalej w którąś stronę, a później się przetagować na górę. Jeszcze to... mamy glowstone'a. To może być ciekawą ozdobą. Dobra, YOLO. Okej. Okay. Glowstone'a bardzo chciałem ukopać. Ty, dobra. Czekaj. A masz jakieś te? Jak, aha, trzeba pewnie jakiegoś z delikatnym dotykiem dupnąć tego. No. Żeby nie rozwalić glowstone'a. Dobra, trudno. Trzeba by craftować. Albo enchantować. No mówił ci, zrób sobie stół do enchantowania. Tak, teraz. To prawda, Rutkowski mówił mi to dawno temu. Nie posłuchałem go i teraz zamiast mieć glowstone'a mam gówno. Ale trudno. To może Terraria RTX za tydzień. Imagine, Terraria RTX. I masz normalnie legitną symulację światła każdej jednej kratki, całej mapy w Terrarii. Ale Minecraft i Terraria to dla mnie są takie dwie gry, które przywołują jakieś takie wspomnienia z dzieciństwa. Kiedy ty miałeś dzieciństwo? Nie wiem, na pewno nie wtedy, kiedy w Minecrafta grałem, ale czułem się wtedy jak dziecko, jak grałem pierwszy raz i to było piękne. Ja zarówno w Terrarię, jak i Minecrafta zagrałem po raz pierwszy, jak już na YouTubie miałem kanał. Ja chyba też. Czy ty tak w ogóle kojarzysz, do dzieciństwa tego nie zaliczam. Właśnie, czy ty kojarzysz, którędy tutaj idziemy? Mordo, ja nawet nie wiem, gdzie jestem w tej chwili. Pokaż lepiej swoją perspektywę. Ale wiesz, ja kopię teraz. Tutaj spadłem, wszedłem i właśnie chciałem się dokopać do tego twojego tutaj, ale to będzie tu? Czy ja kompletnie nie potrafię oszacować dystansu? O szlak! Co żeś zrobił? Nie! Wziął i umór! Nie przytrzymałem shifta. O, a ty idziesz tą moją autostradą właśnie. No właśnie wiem. Ty! Ej! Byku! Byku! Spokojnie! Spokojnie! A! Nie! Dobra. No bo... Trzymaj się, Kok. Mam nadzieję, że uda ci się wstać. Grześ był. Ty będziesz tak niebo Call of Duty. Tak. Dzięki, Grześ. Dzięki. Zajebiście. Zajebiście. To jest to, czego potrzebowaliśmy. Szczerze, myślę, że to jest znak po prostu. Ja się czuję już chyba zbyt zmęczony, żeby dalej kontynuować te nasze tutaj dzikie podróże. Ale nie zmienia to faktu, że możemy jeszcze sobie pogadać chwilę. Nie masz jakichś znowu pytań z Discorda, które wlecą nam rurą pneumatyczną prosto w zwierzę? Właśnie z rurą pneumatyczną nie, bo Mateusz zazwyczaj jeszcze o tej godzinie śpi. Chociaż nie, już jest 10, to powinien wstać. Tylko on ma tą 10 odwróconą, wstaje o 6, tylko że nie rano, ale po południu.
Ty wstajesz o 6 rano, on staje o 6 po południu. Ty tam pod wieczór. No, Ziemniak, czy poza streamami interesujesz się workiem, czy ten Canon event wpłynął na twoje życie poza YouTube'em? Wpłynął, bo T-Volt poza streamami mówi do mnie work. Więc Tony Hawk Pro Working, Harry Potter i work ognia. Nie. Ale ja jesteś sobie, ja sobie ostatnio na chatę zamówiłem, bo potrzebowałem Big Worka, nazywanego przez niektórych Big Bugiem na gruz, ale może być też Big Work. Big Work. Big no i właśnie, work. I wtedy mówi Big Work Big i patrzy work. Na mnie. Więc wpłynęło mocno. Mówię sobie Big dzień. Work i patrzę na tą jedną skarpetę, którą mam na nodze i zastanawiam się, czy Ziemniak ma też w danej chwili swoją na nogę. I do ciebie pytanie. T-Volt, czy życie to Roblox? Nienawidzę Robloxa. Ja kiedyś byłem... A życie całkiem lubię, więc nie zgadza się, nie pasuje. Jak kupowałem auto, to okazało się, że gość, który mi je sprzedawał, pracował wcześniej w tej samej firmie, w której ja pracowałem, więc wspólnie pracowaliśmy, nie mając sobie tak do końca pojęcia, że pracujemy razem. W tym kupiłeś od niego auto. Kupiłem od niego auto i on zaprosił mnie na burgera, bo musieliśmy poczekać do północy z różnych tam przyczyn i względów. I poszliśmy na burgera, gdzie spotkaliśmy się jeszcze dodatkowo z jego znajomym, bo jego znajomy chciał się ze mną spotkać, bo jego syn lubił to, co ja robię. I sam też chciał sposób spotkać i się pogadać. To jakby to tak skrótowo opowiadam. I jak później wylądowałem w mieszkaniu tego znajomego, żeby sobie posiedzieć, wypić sobie kawę, to jego syn... To na telefonie. Ty, zepsuł się ten? Nie, już jest na razie. I finalnie okazało się, że ta gra do otwierania drzwi to po prostu jakiś z serwerów Robloxa. Okazuje się, że ta gra ma nieskończenie wiele różnych rozwiązań w sobie. Nie, żartuję, działa. To był lag po prostu. Ja nie wiem, czy to jest kwestia YouTube'a, czy to jest kwestia u mnie internetu, gdzie w sumie dobrze działa. Wydawało mi się, że coś tam mignęło na tym interfejsie. By mignęło ale na czerwono. Nie jestem pewien, czy ma to większy związek. Dźwięk się skur. Czyli może tak będzie. Jest git? Desynchro jeszcze? Audio rozjechane? Nie, dzisiaj to jest jakaś masakra. Tak, dzisiaj jest bardzo dziwnie. Ale nawet jeżeli na desynchro się nie da rady jakby tego naprawić odświeżeniem, to chyba pozostaje nam jedno. Zakończenie tej transmisji. Też mi się tak wydaje. Tak będzie najlepiej. F5 działa, ale może... Audio rozkurwiło. No co zrobisz? No po prostu. Czat. Widzimy się za tydzień. Na ostatnim wakacyjnym streamie. Tak żeby jeszcze... Wakacji już dla wielu nie będzie. Będziemy tym uśmierzeniem na ból, kiedy aloesem próbujesz smarować świeżo spalony kawałek skóry. Tak, kiedy wybiegłeś z płonącego domu, a obudziłeś się z poparzeniami trzeciego stopnia i po prostu wskakujesz do basenu pełnego aloesu. Tak więc kończymy, moi drodzy. Dzięki wielkie za oglądanie dzisiaj tego streama. Mam nadzieję, że się wam podobał. Widzimy się za tydzień u Ziemniaka na finałowym streamie kończącym cały ten projekt. I będziemy rozwalać całe to studio, w którym jesteśmy. Lecz nie. Siekierami. Nie. Włącznie z laptopami. Nie. I ścianami. Nie. Wyrwiemy okno. Wstawimy nowe. A to możemy akurat. Ale ja tego nie robię. Dobra. Ja mogę tego wyrwać. Musimy ogarnąć ekipę. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie. Grześ już niebawem, myślę. A to się zgadamy poza streamem. No i co? No i to chyba wszystko. To chyba tyle. Myszka tutaj jest? Nie! Co no nie, zostawiłem, bo się zdarzyło. Się zdarzyło. Trzymajcie się, moi drodzy. Do usłyszenia. Dzięki za dziś. Mam nadzieję, że się wam podobało i że Minecraft i RTX może do was przemówi i zagracie sami kiedyś. Albo w coś innego z RTX-em. Chcesz ty? Tak. Używam magicznej mocy tej oto myszy, żeby zakończyć streama. Dzięki wielkie, że wpadłeś.